Środa, 1 listopada, KS Poranek, Dominik Piechota. Dzień dobry, Maciek Buchwald. Witam cię serdecznie. Śpieszmy się kochać ludzi, tak prędko odchodzą. To jest hasło dzisiejszego dnia. Motywacyjny cytat dnia? Motywacyjny cytat dnia, chyba trochę tak. No, myślę, że można potraktować go jako motywacyjny, żeby faktycznie nie żałować później, że się nie spędziło wystarczającego czasu z kimś. Ale tak obniżając skalę, możemy też odnieść do naszego poranka. Nie ma z nami już Przemka Rudzkiego, który odszedł. Ale z programu, tylko z programu. Ale kochaliśmy go. Właśnie chciałem tylko wykorzystać ten moment, żeby podziękować mu za wszystkie wspólne poranki, których zrobiliśmy kilkanaście w duecie i też w trójkę. Tak jest. Więc Przemku, trzymaj się i nie spoczywaj w spokoju, tylko działaj razem. Działaj tak, w swoich... Tak, możecie cały czas obserwować, bo fantastyczne rzeczy będzie robił, ale to prawda, wielkie serdeczne podziękowania, szapoba, to była przyjemność wstawać, żeby też te programy razem z nim tutaj robić. Tak, od razu się chciało. Pozdrawiamy cię serdecznie, Przemku. Gość. A dzisiaj faktycznie Święto Zmarłych. Trochę będziemy mieć w temacie Święta Zmarłych, Dzień Zmarłych, czy Dzień Wszystkich Świętych, bo też myślę, że kwestia tej nazwy zależy od tego, czy ktoś traktuje je bardziej, czy mniej religijnie, ale będziemy porozmawiać też o tym, jak to święto się obchodzi w innych kręgach kulturowych od polskiego. Ale mamy też sporo sportu i nie tylko piłki nożnej, co często się na przykład nam zarzuca jako nerdom piłki nożnej, ale mamy dzisiaj i tenis, i futsal, czyli odmianę piłki nożnej. Mamy też dyscyplinę grobbing, o której będziemy rozmawiali. Właśnie, a ty lubisz w ogóle grobbing? Albo inaczej, czy w twojej rodzinie grobbing jest intensywny? Jak w każdej rodzinie polskiej zaangażowanej jest to bardzo intensywny grobbing, czyli wiesz, walka, ustawianie wszystkich w niczy i takie rzeczy, tylko ja w tym staram się nie uczestniczyć. Ja jak mogę, to chodzę w inne dni. Czasem pójdę zobaczyć tak po prostu, jak to wszystko pięknie wygląda później, bo to jest imponujące, ale jakoś tak ta masa wszystkich ludzi to takie szaleństwo. Zresztą nawet słyszałem, że też często są ludzie, którzy jakby dostosowują cały swój rok właśnie pod to, że swój biznes, pod to, że dzisiaj nas sprzedają wszelkich zniczy, świeczek, wieńców i no to jest ciekawe. Słuchaj, u mnie to jest wydarzenie, ponieważ u mnie jest kilkadziesiąt grobów rodzinnych do odwiedzenia i mój tata ma po prostu tabelkę listę w Excelu z wymienionymi, wiesz, liczbą zniczy, kwiatów i tak dalej, i u nas to jest dosyć, muszę powiedzieć, ekstremalny sport. I żeby... on kupuje to miesiące wcześniej, bo wtedy... Kilka dni wcześniej chyba, ale właśnie ceny skaczą. Zaraz jak tu skończymy, wiesz, podjeżdża, jedziemy i no to jest... To jest dosyć intensywne przeżycie, natomiast gdzieś piękne, że nawet takie wiesz, dalsze pokolenia w naszej rodzinie wciąż jest o nich pamięć i staramy się odwiedzać te groby, takie nawet już zapomniane, jakieś tam wujko, babcia, ciotki, która tam gdzieś w trzeciej alejce to też spoczywa. Sumieczek. Natomiast czy gdyby się Petros spóźnił na program, to byłaby kosa z twoim tatą, bo już by tam zostało wszystko zaburzone? Myślę, że miałby z nim do czynienia. Zobaczmy w ogóle, co dzisiaj mamy. Mamy kalendarium, mamy przegląd prasy, ale właściwie nie mamy przeglądu prasy, bo przegląd prasy, bo dzisiaj jest święto i prasa nie wyszła. Tak się wydaje. Także możemy zrobić przegląd prasy. Co w prasie? Nic, dziękuję. Przegląd prasy mamy za sobą. Ludowe pieśni żałobne. To jest właśnie jeden z elementów tej rozmowy w ogóle o kulturze, która jest wokół śmierci. I śmierć, jakkolwiek nie jest smutnym i ciężkim tematem, to często jest źródłem bardzo ciekawej i wartościowej sztuki. Chwilę o tym powiemy i połączymy się z Radkiem Łukasiewiczem, który wraz z dwójką innych muzyków zrobili chyba 2 lata temu taką płytę Rzeczy Ostatnie jako polskie znaki. Będziemy się łączyć z Emilem Kawałko. Skąd on tutaj się pojawi nawet. Będzie u nas na żywo, przepraszam. Tak. To człowiek, który ja kiedyś poznałem, był na misjach jako wolontariusz w Kolumbii, więc trochę nam też powie o tym, jak to tam wygląda, bo będziemy dzisiaj w różnych kręgach kulturowych, też sobie pewnie odniesiemy się do Meksyku. Jak to tam... Do Meksyku w temacie śmierci, natomiast w Kolumbii... Miła to brzmi dzisiaj. Znaczy no śmierci, no celebrowanie, tak, śmierci, żegnania się. To nie musi, śmierć nie musi brzmieć jakby też drastycznie, jak to filozof powiedział, śmierć jest nieodłącznym elementem życia. Oczywiście nie było takiego filozofa. Jakiś filozof, który coś już powiedział. Bezpieczeństwo w Kolumbii, dlatego oczywiście, no bo była głośna sprawa z porwaniem rodziców Luisa Diaza, piłkarza Liverpoolu. Bardzo przykra sytuacja. Mamy łączenie z Pawłem Kaniewskim, kapitanem KS Konstrukt Lubawa. Piękna, romantyczna historia drużyny z małej miejscowości, która robi wielką karierę w świecie futsalu. Potem mamy rzeczywiście temat tenisowy. Iga Świątek, Hubert Hurczak. Łączymy się z Hubertem Błaszczykiem. Mamy oczywiście serwis sportowy, mamy też pogodę. Każdy, kto wstanie troszeczkę taki wczorajszym dniem, wczorajszym wieczorem lekko zmęczony,
spojrzy sobie na pogodę, rozchmurzy się, jak przyjdzie Monika, będzie już miał lepszy start w dzień, ale też pewnie będzie wiedział, jak na ten grobing się wybrać. Absolutnie. I do tego, jakby tego jeszcze było mało w dzisiejszym poranku, to mamy również, jak to mówią młodzi, używając amerykanizmów, update na temat aktualnej sytuacji w Izraelu, łączenie z Mateuszem Lachowskim i jak zawsze w środę kącik naukowy Petrosa Psylosa, który wie, tak, dzisiaj będzie to właśnie taki zanurzony trochę w tym takim nastroju refleksji a propos przemijania, ale też trwania, bo będzie dzisiaj, jak słusznie powiedziałeś, o egzystencji. Tak sobie myślę o tej egzystencji, o wczorajszym nagrodzie Złotej Piłki ósmej dla Leo Messiego, że ta jego egzystencja piłkarska, która już się chyli ku końcowi, ale jednak jeszcze uwieńczona, dobrze powiedziałem, zwieńczona. Ósmą złotą piłką, no jest to niebywały wynik. Dla ciebie, bo my już o tym też trochę rozmawialiśmy w różnych programach, dla ciebie jakby uzasadniony, czy jednak byś tam się kłócił, że Erling Haaland, gdzie jest sprawiedliwość? No ja już rozumiem to, że jednak jeżeli ktoś wygrywa Mistrzostwo Świata w danym sezonie, to trochę automatycznie lider tej drużyny dostaje złotą piłkę, jeżeli jest jakiś duży turniej. Tak samo Matthias Sammer miał złotą piłkę w 96, jak Niemcy dostawali Euro. Fabio Cannavaro, kiedy Włosi zdobywali Mistrzostwo Świata. I gdzieś tam, no to jest ta wieczna dyskusja, czy powinny się liczyć bardziej właśnie sukcesy zespołowe. I czasem ta złota piłka nie jest konsekwentna, no bo przecież pamiętamy Wesleya Snydera, który wygrał Ligę Mistrzów, został wicemistrzem świata i mistrzem Włoch, i Puchar Włoch, i miał świetny sezon, czyli indywidualnie i drużynowo praktycznie wszystko poza Mistrzostwem Świata wygrał, w finale przegrał z Hiszpanią i nie dostał tej złotej piłki. Więc czasami, no ale faktycznie, nie wiem, akurat tutaj nie mam z tym wielkiego problemu. Wielki problem miałem z odwołaniem nagrody, kiedy ewidentnie należała się Robertowi Lewandowskiemu. Dostał, i nie dlatego... Dostał złotego Andruta, czego więcej jeszcze chciał. Ale nie ze względów jakby tylko takich patriotycznych, tylko naprawdę uważam, że miał wybitny sezon, wszystko wygrał, Ligę Mistrzów, Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, był królem strzelców każdych rozgrywek, no sezon życia i bardzo przykre jest to, że go pozbawili tej nagrody. W zasadzie nie dostał złotej piłki, dlatego że nie dograno Ligi Francuskiej. Jest to bardzo duży absurd, ale ja tutaj, no wydaje mi się, że akurat wielkiej kontrowersji nie ma. Dużo też takich emocji, tak myślałem sobie w ogóle o tym, że te dzieci Leo Messiego, to one po prostu już były na większej liczbie gal, jakby na scenie też odbierały te złote piłki niż 98% piłkarzy. No, Leo Messi był taki lekko znudzony, miałem wrażenie, już odbierał złotą piłkę. Raz, ile można, ludzie. Ale to ciekawe. A jestem ciekaw jednego. Sporo też jakby głosów zabrało te wszystkie celebryckie, bo bardziej influencerskie show, czyli I Show Speed, który tam zaczepiał piłkarzy, z którymi była... No, śmieszne były te sceny niektóre absurdalne, wiadomo. Właśnie chciałem cię bardziej zapytać, jak ty się w tym odnajdujesz? Jak te wszystkie takie postaci... To już dziś jakiś koloryt tej piłki, czy trochę jednak chore, że ludzie się zachwycają, że jakiś gość sobie gdzieś tam poszczeka, gdzieś tam kogoś pozaczepia? Moim zdaniem to jest... Ludzie jakby kupują to, że sami chcieli być w takiej sytuacji, że ty spotykasz tego piłkarza i robisz sobie durnia, wiesz, mylisz tam, czy Nowak Dziokowicz cię wkręca, że jest piłkarzem Milanu, jakby albo mówisz do Ter Stegena, o, ty masz 90 overalla w FIFA, jakby taka seria zebranych absurdów, gdzie ci piłkarze czasem robią sobie z niego jaja, natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu dobre oddanie dzisiaj tego, jak... No właśnie to chciałem powiedzieć, że mnie to jakoś specjalnie nie grzeje, nie czuję potrzeby, żeby takie rzeczy były, a z drugiej strony nie chcę być starym dziadem i jeżeli... co powie, co to jest? I jeżeli boomerem i tak dalej, chociaż słyszałem, że boomer jest już boomerskim słowem, bo jak była lista boomerskich słów, to już nawet boomer. Dzisiaj co jest? Co jest boomerskim słowem? Nie, co jest dzisiaj, jak się mówi na boomerów? Nie wiem, może po prostu stary dziad właśnie, nie mam pojęcia. Nie, no, ale tak się na pewno nie mówi. Odklejony starzec, nie wiem. W każdym razie chciałem powiedzieć, że przez to, żeby nie być taką osobą, to gdzieś trzeba szanować jakbyś estetykę i rodzaj komunikacji, jaką żyją nastolatkowie, którzy są jednak bardzo dużą grupą, dużym procentem odbiorców piłki nożnej, która nie jest tylko dla podchodzących pod 40 czy 30 ludzi, którzy chcieliby cały czas wspominać sentymentalne czasy, ale jest żywa, ci ludzie właśnie grają w te wszystkie futy w FIFA i oglądają tych TikTokerów i tak dalej i ich to bawi, więc myślę, że to jest świadome marketingowe jakieś takie zagranie FIFA czy innych organizacji, żeby do tej młodzieży przemawiać jakby ich językiem i chyba to jest znak czasów, tak po prostu musi być. Wpadł mi jeden pomysł na poranek, to jest tutaj do wydawców, możemy to kiedyś zastosować, żeby zrobić taki test młodzieżowych słów,
może my wszystkim, nie wiem komu, czy tutaj Kędzierowi. Kędzior chociażby się odnalazł, ale właśnie zrobić prowadzący taki test tych młodzieżowych słów, żeby... Czy będą w stanie wytłumaczyć te wszystkie rzeczy, slay, simp i tak dalej, na zasadzie, czy się w tym odnajdą? Myślę, że to by nie było głupie. Myślę, że ja bym mógł polec też połowie rzeczy. Ale to by było niezłe. Dzisiaj... Ale a propos słów właśnie przestarzałych, to ostatnio mój kolega mówi do mnie, bo powiedziałem, że ale bym se wskoczył, szliśmy koło jakiejś wody i mówię, ale bym se wskoczył, bo uwielbiam pływać. A on mówi, a często chodzisz na pływalnię? I spojrzałem na niego i mówię, na co? Jakby kto tak mówi? Raczej w rozmowie takiej luźnej mówisz na basen, a on twierdził, że to jest normalne słowo i zapytałem go, czy mówi też obuwie zamiast buty. Powiedział, że tak. I okazało się, że... Kim ty się zadajesz? Że używa wszystkich słów z tej listy właśnie słów boomerskich, która wyszła. Że każdego z nich używa. Łącznie z proszę ja ciebie, no dobra, ale facetka. Myślę, że jest trochę bardziej boomerskich słów niż pływalnia. To nie było na liście, to już tylko ja tak na zareagowałem. Dobra, Dominik, przechodzimy do kalendarium. Poza tym, że jest właśnie Dzień Wszystkich Świętych, czy inaczej zwany Dniem Zmarłych, mamy też Światowy Dzień Wegan. Ciekawe, czy to ma związek z połączenie? Mocno. No ale składamy najlepsze życzenia wszystkim weganom. Imieniny obchodzą Andrzej, Benigny. Ciekawe, czy Benigny to też męskie, czy to jest jak Dagny, czy to żeńskie imię. Cyrenia. Myślę, że możesz wybrać, co chcesz. Jakub, Jan, Juliana. Konradyna, Licyniusz, Marceli, Maria, Nikola, Rainer. Rainer Maria Fassbinder był taki poeta. Reżyser taki był niemiecki. Robert, Seweryn, Rainer Maria Rilke, poeta wybitny. Teodor, Warcisław, Wiktoryna. Ja mam zawsze problem z takimi imionami jak Wiktoryna, bo one brzmią jakby to było tak, jakbyś nie lubił Wiktorii, byś tak jeszcze... A ją tak wyśmiewał. Tak zgrubiale do niej mówił, ty, Wiktoryna, więc... No ale oczywiście mam nadzieję, że żadnej Wiktoryny tutaj nie uraziłem. Dzisiaj wśród moich faworytów Licyniusz. Jakieś takie dumne imię. Benignus również, nie najgorsze. Benignus tak brzmi jak trochę jakiś dowódca rzymski, tak jak Maximus Benignus. Maximus Benignus, tak jest. No i to chyba dwóch faworytów, Cyrenia nie jest najgorsza. Ja bym Rainera właśnie ze względu na dwóch wybitnych artystów, Rainera Fassbindera i Rainera Maria Rilke, przyjąłbym imię Rainer z przyjemnością. Kochany, urodziny dzisiaj 1 listopada, więc tak. Trochę dziwnie mieć urodziny w Dzień Wszystkich Świętych, nie? To prawda, więc zobaczymy, kto jest tym szczęśliwcem. Chociaż właśnie za chwilę bym się zatrzymał też przy tym Dniu Zmarłych, no bo to niby takie smutne święto, ale jednak... patrząc pod kątem i trochę to robię jako wstęp do rozmowy o też innych kręgach kulturowych, ale jednak pozostając w kręgu kultury chrześcijańskiej, tak naprawdę, dlaczego to jest Dzień Wszystkich Świętych, no jednak śmierć nie jest tylko smutnym zdarzeniem, ale przejściem do, jak wierzą chrześcijanie, lepszego życia, więc gdzieś tam to podejście, że niekoniecznie pogrzeb, czy pochówek, czy pożegnanie musi być jednoznacznie smutną sytuacją, jest mi bliska, że można bardziej skupić się na wspominaniu tego czasu spędzonego z osobą i radości z tym, że ono na przykład jest w lepszym miejscu. Tak, i tak jest... sobie myślę właśnie o tym, że niekoniecznie to musi być straszny, smutny dzień, tylko może być też taki... No tak, najlepszym przykładem tego jest chyba właśnie to Dia de los Muertos, czyli dzień zmarłych, dzień jakby Wszystkich Świętych, obchodzony w zasadzie z pierwszego na drugiego, głównie w nocy, chociaż już ten cały dzień to są obchody w Meksyku. Meksyk jest mi jakoś bliski, no i tam mamy jakby totalne zaprzeczenie tego, gdzie okej, dzisiaj to, co widzimy, jakby te wszystkie wymalowane twarze, postaci i tak dalej, to też już jest ta skomercjalizowana część tego święta, to tak jak na zasadzie, nie wiem, masz mariachi tych grających i masz jakieś... 700 odmian pseudo-mariachi. Tak, dokładnie. To też jest po prostu wszystko zrobione też pod komerkę, że dzisiaj chcesz przyjechać do Meksyku, bo to będzie po prostu trochę jak karnawał w Rio de Janeiro, że tam będzie po prostu zabawa na lewo i prawo i będzie to imponujące i to jest coś, co każdemu polecam przeżyć, ale też jakby nie wzięło się to znikąd, bo rzeczywiście było to takie święto u nich... obchodzone często na wesoło. Przede wszystkim główną taką tradycją jest to, że na przykład ty albo w domu, albo na tych grobach, bo też te groby mają różne formy, ale jakby spotykałeś się, miałeś trochę odzwierciedlić
pozytywny dzień, najlepsze wspomnienia z tym zmarłym. I na zasadzie tam rzeczywiście, nie wiem, on uwielbiał wcinać tacosy albo quesadille, no to wszyscy przygotowywali akurat te jego ulubione specjały. Wiadomo, że tam było, za kołnierz nie wylewał, wypił sobie trochę tequila albo mezcalu, no to to trzeba postawić, powspominać. No zobacz, u nas też jest stypa, prawda? Ale stypa już w samym słowie ma coś i mówi się, o Jezu, ale stypa. A to, a takie spotkanie nie musi być właśnie wcale smutne, tylko może być jakby takim oddaniem jakiegoś hołdu tej osobie tymi rzeczami, o których mówisz, pozytywnymi. Tak, ostatnio widziałem filmik na YouTubie, który już jest trochę gruby, ale też było w tym coś pięknego, że gość, który wiedział, że umrze, przygotował takie nagranie po to, żeby rozbawić swoją rodzinę na pogrzebie, i jak byli wszyscy już przy grobie, to wedle jego życzenia puścili nagranie i było słychać takie halo, wypuśćcie mnie, wiesz, halo, gdzie ja jestem? Dosyć makabryczne, z drugiej strony on był chyba komikiem czy kimś i z rodzina stała i faktycznie się śmiała. I było w tym coś pięknego, że no w ten sposób, że on chciał, żeby wszyscy, wiesz, śmiali się, żeby oni się mieli, kurczę, dobry humor na tym jego pogrzebie, nie? To nie jest proste, i bo wiadomo, że to są zawsze też jakieś mega trudne sytuacje związane z jakimiś chorobami i tak dalej, więc nie jest to absolutnie rzecz łatwa, ale podoba mi się jednak to podejście takie, może nie na wesoło, ale że jednak no postarajmy się po prostu powspominać kogoś fajnie, to które się też bierze z Dia de los Muertos w Meksyku, bo jednak no to, że na przykład tam jest cały czas muzyka odpalona i słuchasz tych jego ulubionych utworów, że po prostu tak nostalgicznie sobie wspominasz, bo to też nie jest tak, że tam jest tylko o Jezu, zabawa, imprezujemy. Nie, no ale wiadomo, że w tym jest też smutek i w tym jest wspomnienie i nostalgia, ale starasz się przeżyć ten dzień tak jakby... Trochę jest akceptacja tego większa, a nie taka walka jakaś. Tak, ale to też teraz może już na takie grubsze tematy wejdziemy, ale to też trochę wynika z tego, jak to w Meksyku wygląda, że to było takie zderzenie, zanim Hiszpanie, powiedzmy, podbili tam te ziemię, tych kultury katolickiej z tym, co tam było kiedyś, więc żeby to wszystko miało ręce i nogi, no to powiedzieli, dobra, to wy sobie w kościele katolickim zakładajcie te maski, przebierajcie się za śmierć, i tam jest mnóstwo w różnych regionach pomieszania najróżniejszych, takich też prekolumbijskich kultur, więc jest to mega duży koloryt i po prostu fajnie coś takiego zaobserwować, bo naprawdę jest to imponujące. Ale do tego jeszcze wrócimy, jak będziemy w temacie Ameryki Południowej, a wracając, ale tak chciałem po prostu nawiązać przy okazji urodzin, że w pierwszej chwili to się wydaje nie do końca fajny dzień na urodziny, a z drugiej strony można też myśleć, że to jest dzień ponownych narodzin, albo właśnie dzień bardzo intensywnego, miłego wspominania ludzi, więc może wcale to nie jest taki zły dzień, a urodziny mają, między innymi Wojciech Pijanowski, no ja jako osoba już urodzona w latach 80. pamiętam te wszystkie programy, pamiętam Koło Fortuny jako jeden z najlepiej oglądanych, Koło Fortuny chyba jest do dziś, ale to pierwsze właśnie z Pijanowskim, jeden taki powiew, wiesz, amerykańskiego show telewizyjnego i właśnie Wojciech Pijanowski, on prowadził zresztą dużo jeszcze Piramidę, była masa tych teleturniejów. Mark Hughes, świetny piłkarz, troszkę gorszy trener, powiedzmy sobie szczerze, że jako trener nie osiągnął jakichś ogromnych sukcesów, był trenerem City w czasach pre-emirackich. Ładnie określone, ale pamiętam właśnie. No i jakieś tam dużo tych angielskich drużyn trenował, ale nie pamiętam jego wymiernych sukcesów. Łukasz Kruczek z kolei lepszy trener niż skoczek narciarski, bo jako skoczek zawsze był gdzieś tam w tle innych zawodników i nie za bardzo indywidualnie mu szła. Trenerem okazał się bardzo dobrym. Ty jesteś entuzjastą skoków czy hejterem? Wiesz co, ja byłem ekstremalnym entuzjastą skoków, jak byłem nastolatkiem, do tego stopnia, że skakałeś, tak? Że bawiłem się, na przykład robiłem zawodników z ludzików Lego, narty, i spuszczałem ich po poręczy takiej wyżłobionej w bloku, czy klatce. Kiedykolwiek któryś wylądował? Poczekaj, no i był zeskok, wiesz, na przykład z kartonu po telewizorze czy czymś, na którym był położony koc, i po prostu mierzyłem, gdzie spadli, i zapisałem wyniki z kolegą z klatki, to zrobiliśmy zawody, do tego jak jeździłem... Zawsze mieli najgorsze noty, no bo nigdy nikt nie wylądował. No nie, ale po prostu gdzie uderzył, to się liczyło jako skok, ale też jak na przykład zjeżdżałem sobie na takim pupoślizgu, czy tam jabłuszku, jak to się nazywa, to też mierzyłem, gdzie zajechałem, i bawiłem się w skoczków. Uwielbiałem to. To było jeszcze przed tymi wielkimi sukcesami Małysza, gdzie byli tacy zawodnicy jak Funaki, jak Harada, Miyahira, no, bardzo lubiłem tych Japończyków, ale też Ahonen, nie wiem, Jakub Janda, coś tacy zawodnicy, Goldberger jeszcze wcześniej, Primoz Peterka, i w momencie, kiedy, i trochę tak zawsze miałem ten problem, że jak coś zaczyna być bardzo popularne i coraz więcej ludzi to lubi, to przestaje być takie moje, a tak się cieszyłem, że to jest taka moja zajawka, i im bardziej te skoki stawały się popularne, to ja się od nich oddalałem, więc w latach 90., jeszcze przełom 2000, byłem ogromnym fanatykiem skoków, a potem zacząłem trochę od tego odpływać, kiedy to już, no bo to przestało być sznyt taki
wiesz, oryginalny, że to jest jakiś mój sport, który lubię. Wiesz, jaką ja miałem zabawę z kumplami za dzieciaka, jako że jestem z miasta żużlowego, Ostrów Wielkopolski, to rysowaliśmy taki tor żużlowy na wielkiej kartce. Tam oczywiście już później to były jakieś, wiesz, wielkie detale, że ktoś tam trybuny mógł nawet sobie postawić, jakieś papierowe gdzieś na środku, jakichś sponsorów tam domalowywać, ale braliśmy kapsle od tam powiedzmy taty. Plastelina do środka? Tak, po piwie i albo właśnie plastelina, albo się po prostu zamalowywało tych żużlowców, no i... Też to robiłem, też robiłem żużel, ale... Najlepsza zabawa po prostu pstrykanie, wiesz. Oczywiście, wyścigi, to jak wyścigi, czy kradą na ziemi, a robiłeś piłkę kapslową? Piłkę kapslową? To był mega fan, że robiłeś... A, też, że grałeś kapslem? Zawodników, bramkarza się robiło z grubego, z Pepsi Be Quick, bo taka była gruba nakrętka, jego się, on, więc bramkarz musiał być większy. Dziadek mi zrobił w ogóle bramki takie drewniane, gdzie siatka była, kojarzysz, jak są takie siatki na warzywa, które są z takiej właśnie siateczki, nie, że plastikowa, tylko taka jakby... Jak na ziemniaki. Tak, taka z oczkami jakby. No. I były siatki. Kurde, zrobiliśmy z bratem ciotecznym trybuny z Lego. No i po prostu było właśnie dwa pyknięcia miał zawodnik. Piłka była bez plasteliny, tylko z logiem tam Nike'a czy Adidasa. To było, rozgrywaliśmy Mistrzostwa Europy. Można mieć fajne dzieciństwo? Można. No. Można, bez komputera. Dobra. Dobra, to było boomerskie. Kontynuujemy ostatnią godzinę. Bermain Stivern, przyznam, że nie znam tego człowieka, bo nie interesuje się chyba sportami walki. Jest to kanadyjski pięściarz, były mistrz świata organizacji WBC, to wierzymy na słowo. Ale Jamesa Warda Prowse'a już znasz, za jego stałe fragmenty mistrza gry, rzutów wolnych. Mistrza rzutów wolnych, ale w ogóle też bardzo dobrego zawodnika. Zobaczmy, co się wydarzyło 1 listopada. 1897 w Turynie założono klub piłkarski Juventus, czyli dzisiaj, uwaga, szybka matematyka, Juventus obchodzi 126 urodziny. Przepiękny hymn Juventusu, zawsze uwielbiam. Juve una storia di grande amore. W ogóle jestem fanatykiem hymnów piłkarskich i Juve to zawsze robi wrażenie, jak oni te mecze zaczynają. Później 1946. W pierwszym meczu w historii NBA New York Knicks pokonali Toronto Huskies 68-66. Dosyć niski wynik. Tak, wczoraj przyznam ci, że nawet odpaliłem sobie jeden mecz NBA, co prawda z odtworzenia. Ale nieważne, być może miałeś atrakcyjniejszy wieczór. Ja wczoraj grałem Dziady właśnie na scenie improwizowane, więc miałem bardzo fajny wieczór. 1950. Pierwszy czarnoskóry gracz NBA Chuck Cooper zadebiutował w barwach drużyny Boston Celtics. Chuck Cooper to jest zresztą chyba zawodnik, tak mi się wydaje, od którego, jakby który był ambasadorem, czy od którego zaczęły się konwersy. A, okej. Nie, to Chuck Taylor. Mała pomyłeczka. Ale przyznaję, że akurat jeżeli chodzi o kosza, to Boston Celtics lubię najbardziej, jeżeli już komuś to mam sympatyzować, chociaż nie oglądam. Natomiast jakoś od czasów Rajona Rondo zostało mi taka od czasów sympatia. Tych mistrzowskich Celtics, gdzie Garnett, Pierce i... Tak jest, są jakieś takie sympatie. Ray Allen i właśnie Rajon Rondo, no super się ich oglądało. Jeszcze Shaq tam był... Ja mam takie oglądanie NBA czasem ze znajomymi, że jako udaję takiego totalnego Janusza NBA i tam na przykład mówię, ty czemu nie robią tyle kroków, przecież w Europie to by nie przeszło i takich zawsze... Albo czemu tam nie ma defensywy i tak zawsze ich trochę wbijam w te klimaty, które mogą ich jakoś tam boleć. A propos tego, jak dzisiaj ta dyscyplina wygląda, ale oczywiście jestem pod wrażeniem mega gigantycznym show. Wczoraj sprawdzałem, że średnio mecz NBA w telewizji w Ameryce ogląda 1,6 miliona, jedno spotkanie, co też pokazuje, dlaczego jest to tak wielki biznes. Ja sobie obejrzałem 3 mecze już w tym sezonie NBA i wszystkie były bardzo fajne i jestem z kolei pod wrażeniem super zabójczego nowego duetu Janisa Antetokounmpo i Damiana Lillarda i to jest, co ci zawodnicy razem robią. To jest naprawdę potężna moc. Ja łów robię za każdym razem, jak słyszę single Money, Money, Money nice. Szwedzkiej grupy ABBA, który wyszedł w 1976 roku. Ludzie też się dzielą na fanatyków ABBY i na hejterów ABBY. Ja na przykład nie słucham ABBY w ogóle na co dzień, ale jak poleci na, wiesz, na weselu na przykład, albo na jakiejś imprezce w późnej fazie, to nóżka zacznie chodzić. Jakie są takie hity karaoke, takie game changery, że puścisz i każdy się do tego... Ale karaoke czy taneczne? Bo to też... Karaoke takie, że właśnie puścisz to i każdy zaśpiewa. Słuchaj, Kryzysowa narzeczona. Moim zdaniem na maksa każdy się podłącza do wielu piosenek Disneya. Od Kolorowego wiatru z Pocahontas przez Miłość rośnie to wokół prawda. Nas, ale Kaja Ibregowicz, ludzie zawsze tak. Na przykład leci, i to nie tylko prawy do lewego, ale jak leci na przykład Kiedyś byłam różą, albo to ludzie po prostu nie są w stanie nie śpiewać. To jest moje doświadczenie, że po prostu ludzie kochają takie
tak jak Dumka na dwa serca, trochę patetyczne, ale wiesz, takie emocjonalne, trochę cygańskie, takie... Byłem na przykład właśnie raz też na karaoke w Meksyku i powiem ci, że to wyglądało totalnie... To wyglądało właśnie ciekawie, bo Meksyk się kojarzy raczej, że zabawa i tak dalej. I każdy prawie utwór był taki smutny. Oni tam siedzieli, zapijali te tequile, ale tam śpiewali tak wszyscy przy tych stołach i właśnie pamiętam, że powiedzieli mi takie zdanie, że nie ma meksykańskiego karaoke, dopóki się nie rozpłaczesz. I oni tak właśnie mega na smutno na przykład mają wersję swoją karaoke i ktoś tam gdzieś próbował podrygiwać, tańczyć, oni tam siada i tutaj się siedzi, pije. Ja słuchaj, totalnie rozumiem klimat smutnego karaoke. Kiedyś zostałem nawet wyproszony z pewnego miejsca za zbyt, powiedziałbym, dobrze, smutne zabawy? Wykonanie żółtych kalendarzy Piotra Szczepanika, bo po prostu spał żółte kalendarze i to nie miało wiele wspólnego z śpiewaniem. No dobrze, kończymy kalendarium. 93 rok wszedł w życie traktat z Maastricht powołujący do życia Unię Europejską, czyli mamy okrągłą 30. rocznicę tego wydarzenia. Tak jest, w 2015 powołania... roku Agnieszka Radwańska jako pierwsza polska tenisistka wygrała turniej WTA Finals, WTA Finals, przepraszam. 2016 rok niemiecki piłkarz Mirosław Kloze oficjalnie zakończył I tu możemy się zatrzymać, bo Mirosław Kloze to też nie był taki jakiś, wiesz, piłkarz, jak to się mówi, zapładniający wyobraźnie, dryblujący niesamowicie jak, ale trochę taki Gerd Müller naszych czasów, w sensie lis pola karnego, zawsze się dobrze odnajdujący, no i wybitnie skuteczny. On przeskoczył w końcu Ronaldo, tego brazylijskiego, i jest najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Chyba tak, 16 goli z tego, co pamiętam. Ale był zawsze taki ból z naszej perspektywy, że nasz on... Mirek z Opola. No właśnie. No ale słuchaj, no właśnie był ten ból, ale na przykład jak sobie myślę o Lukasie Podolskim, wobec którego był ten ból, a jednak... pokazał, że nie rzucał słów na wiatr, wrócił do tego Górnika, to gdzieś szacunek, jest to szacunek i jest to bardzo ładna historia. Motywacyjny cytat dnia dzisiaj. Chylę czoła przed Mbappe i Haalandem, to do was należy przyszłość i myślę, że zdobędziecie złotą piłkę. Obaj jesteście jeszcze bardzo młodzi, a już jesteście wybitnymi piłkarzami. Powiedział to oczywiście Leo Messi i nie sposób się z nim nie zgodzić w tej sytuacji. Prawda. Myślisz, dobra, szybko, pierwszy Mbappe czy Haaland? Kto pierwszy zdobędzie złotą piłkę? Erling Haaland. Drugi... Bez wątpliwości. Bez wątpliwości. Drugi Vinicius Junior. Jude Bellingham może jeszcze jedną dorzuci. A właśnie ciekawe jest to, że Kylian Mbappé dopiero po raz pierwszy został na podium złotej piłki. Ma już 25 lat. To też jest tak, że już mówi się, a przecież to już on musi, jest już w czołówce, zaraz będzie wygrywał. Ale może właśnie to kwestia tego, co mówiliśmy na początku, że nie odnosi sukcesów drużynowych i to mu nie pomaga. No, jakąś ligę mistrzów. No, poza, przepraszam, Mistrzostwem Świata, które ma na koncie. Tak, jakąś ligę mistrzów by się wygrało. Klubowych sukcesów, nie odnosi takich europejskich, bo PSG no nie jest w stanie się przebić do... No a ty myślisz, że kto wygra? Złotą piłkę? Słuchaj, ja myślę, że faktycznie Haaland wygląda mi na kogoś takiego niezniszczalnego póki co, no bo Jude Bellingham oczywiście robi teraz niesamowite wrażenie, ale nie wiem, czy jak długo będzie w stanie zostać na tym poziomie. Chociaż on, znaczy on jest kandydatem takim też. Jeżeli będzie tak dalej grał, to jest taki Zidane trochę dla mnie. Tak kompleksowy piłkarz, potrafiący robić masę rzeczy i atakować, i bronić, i rozgrywać. Niesamowita postać. Więc życzyłbym mu tego, żeby utrzymał ten poziom. Natomiast faktycznie Haaland wydaje się takim kandydatem, no to jest maszyna totalna. To jest trochę taki, właśnie bardziej dla mnie nowy Ronaldo niż nowy Messi. Oczywiście zupełnie inna pozycja, inny profil piłkarza, ale taki w tym swoim automatyzmie, w tym takim byciu po prostu jakimś robotem nieprawdopodobnym, w dobrym sensie. Więc chyba też bym Haalanda pierwszego... Ale Haaland będzie miał trudno, teraz sobie myślę, bo mamy rok przecież Euro. I to też jest wymowne, że będą mieli raczej większe szanse ci, którzy Euro wygrają, czyli wszyscy Francuzi, wszyscy Anglicy, wszyscy... No Niemcy grają fatalnie, ale pewnie też będą kandydatem. No mają nowego trenera, może coś tam. Tak, więc będzie raczej takie totalne szukanie i łączenie tych dwóch światów, czyli kogoś, kto będzie miał sukces na polu klubowym, ale też musi być z dobrej kadry. Słuchaj, jeżeli Bellingham by utrzymał do końca sezonu w klubie taką formę plus, Anglicy faktycznie by sprostali roli faworyta Euro, to kto wie, taki Bellingham, gdyby był liderem tej kadry, mógłby już być brany pod uwagę w przyszłym roku poważnie. Myślałem sobie na przykład nad Harrym Kane'em, gdyby Bayern coś osiągnął, ale to tak też hipotetycznie. No dobrze, słuchajcie, mamy dzisiaj dużo, dużo rzeczy, więc ja przejdę już do tematu pieśni żałobnych, bo będziemy się zaraz łączyć z Radkiem. I chciałem właśnie powiedzieć o tym, co już trochę zajawiłem w naszym wstępie, że ten temat śmierci, no przez to jak...
jest to obecny temat w życiu każdego, jakkolwiek to banalnie nie brzmi, i jak ważnym jest tematem, zapładniał od dawna twórców. Jak sobie myślę o nawet, wiesz, szkole i trenach Kochanowskiego, przecież napisanych dla tej Urszulki, czy o całym baroku i tej dans macabre i te wszystkie egzystencjalne właśnie wiersze, nie wszystek umrę, czy wcześniej tam Horacys, popomnik ze Spiżu. Mieliśmy tego sporo. Mieliśmy tego dużo, ale w ogóle jakby bardzo dużo jest dzieł kultury związanych z przemijaniem śmiercią i jest też dużo, naprawdę dużo fajnych płyt, i tak sobie chciałem państwu polecić, bo one niekoniecznie są strasznie smutne, bo czasami z tego cierpienia, czy no niekoniecznie z cierpienia, ale z refleksji na temat przemijania powstają naprawdę niesamowite rzeczy. I z takich płyt bardzo, bardzo lubię płytę, o, jest Radek, cześć. To ja się jeszcze, Radek, zajawię powiedzeniem właśnie o kilku płytach z tematem śmierci przewodnim. Sufjan Stevens, Carrie and Lowell, poświęcony jego matce. Przepiękna płyta, polecam. Mount Eerie, czyli Phil Elverum, płyta A Crow Looked at Me, nagrana po śmierci żony, przedwcześnie zabranej, też niesamowita. Neil Young nagrał też taką płytę po śmierci dwóch członków swojego zespołu Tonight is the Night. David Bowie też nagrał, nie pamiętam tytułu, taką płytę. No, Nick Cave po śmierci syna, bardzo smutna historia, płyta Ghosting, też niesamowita. No a w ramach tego mamy też zespół Polskie Znaki i płytę Rzeczy Ostatnie. Między innymi Radek Łukasiewicz, znany z zespołu Pustki, z duetu Bisz & Radek, teraz z płyty z Matyldą Damięcką. Radek, opowiedz o tej płycie, bo ja nie zrobiłem tu żadnego wstępu. Tyle, co możemy powiedzieć, że jest to płyta, w której łączycie tradycyjne pieśni żałobne, polskie, ludowe, nie wiem jak stare, w nowoczesnych aranżacjach. Czy to prawda? To wszystko prawda. Po pierwsze, dziękuję, że umieściłeś nas w tak zacnym gronie, bo i Bowie, i Neil Young, i paru jeszcze innych. Ja oczywiście staram się... Proces pracy nad tą płytą był bardzo długi i starałem się wypierać wszystkie inne płyty i takie dokonania muzyczne na temat śmierci właśnie po to, żeby móc się jakoś od tego zdystansować. Ale wszystko zaczęło się w trakcie pandemii, kiedy ta śmierć gdzieś tam była tak blisko nas. Był taki moment, kiedy przecież wszyscy oglądali te doniesienia z całego świata, z Włoch, i to było dosyć przerażające. I postanowiliśmy sobie z dwoma kolegami, Jarkiem Ważnym i Jankiem Zdunkiem, nagrać taką płytę. A Jarek Ważny, jak wspomniałeś tutaj o tych inspiracjach ludowych, to Jarek Ważny jest takim domorosłym etnomuzykologiem, można powiedzieć. On pochodzi z Polesia Lubelskiego i jeżdżąc tam do rodziny, w rodzinne strony, bardzo często napotykał na różne sytuacje czy różne ślady takich starych pieśni pogrzebowych, żałobnych, pieśni, w których tekstach znajdowały się takie elementy jak właśnie pogodzenie się ze śmiercią, jakiś sposób wręcz takiego psychologicznego rozliczenia z tym tematem. I on zaczął zbierać te śpiewniki, zaczął nagrywać ludzi. Bo też warto chyba dodać, że to jest jakby konkretna funkcja, taki zawód takiej pieśniaczki żałobnej. Oglądałem kiedyś o tym dokument, że teraz już coraz mniej ich jest, ale że to była taka po prostu specjalizacja, że jesteś taką śpiewaczką żałobną, pieśniarką. Tak, tak. No mówi się na to płaczki, czy płaczek, czy płaczki. I no, są takie osoby, które ciągle pamiętają ten rytuał. To się dzieje głównie na wschodzie Polski, że tak naprawdę po śmierci osoby ciało pozostaje 3 dni w domu i odbywa się ten cały rytuał pożegnania, znaczy czuwanie, śpiewanie, spotykanie się przy trumnie i tak dalej, i tak dalej. I temu towarzyszą pieśni. Ja obserwuję coś takiego jako osoba, która wychowała się na wsi, bo może nie jakoś daleko od Warszawy, ale 30 kilometrów od Warszawy, to w dzieciństwie, w latach 90. to był naprawdę inny świat niż duże miasto. I ja pamiętam tam takie sytuacje, kiedy moja babcia, wujek, ciocia umierali. Oni zostawali w domu przez 2-3 dni. Nie było takich pieśni, bo nie pamiętam, ja byłem na tych spotkaniach jako 7, 8, 10-latek, ale
Ale było spotkanie, było czuwanie, dzieci się bawiły same ze sobą gdzieś tam na podwórku, grały w piłkę, dorośli się spotykali przy tej trumnie i rozważali, opowiadali, napili się czegoś, trochę popłakali, trochę powspominali. I myślę, że nawet nie ja myślę, tylko są na to dowody naukowe, że to miało bardzo dobry skutek psychologiczny, zamykania jakiegoś tematu, pożegnania, pochodzenia, pogodzenia się z tym losem, takiego no, pogodzenia się ze stratą. Coś, czego my w kulturze miejskiej współczesnej w ogóle nie mamy, bo ta kultura miejska jest taka bardzo, jeśli chodzi o śmierć, po pierwsze tę śmierć wymazuje zupełnie z kadru, czy to w tekstach kultury, czy w normalnej rozmowie i tak dalej. Śmierć ludzi jest sprowadzona do statystyki, do liczb, do tego typu sytuacji, a nikt nie opowiada o tym, ile to trwało, ile tygodni, ile miesięcy ktoś musiał się taką osobą zajmować i tak dalej, i tak dalej. Więc my podchodzimy do tego bardzo tak w białych rękawiczkach, aseptycznie. Większość osób zwłok nigdy nie widziało. A to wszyscy psychologowie mówią, że to właściwie nie jest dobre. Także to nie pozwala się tak naprawdę odpowiednio pożegnać, przeżyć żałoby. No ale to mówimy teraz o zupełnie jeszcze innych rzeczach, takich psychologiczno-kulturowych, ale trochę z takiej potrzeby, żeby wyjść naprzeciw, żeby się zmierzyć z takimi rzeczami, wyszła ta płyta i ona ma korzeń w tekstach właśnie ludowych, bo teksty na tej płycie są napisane przez twórców ludowych, przez poetów 100, 200, pewnie nawet niektóre 300 lat temu. My wzięliśmy te teksty, czy jakieś zręby melodii, bo te melodie nie są wcale oczywiste, bo one tak naprawdę były przez tych śpiewaków, łaczków interpretowane po swojemu. One funkcjonowały jako śpiewniki, czyli spisane teksty bez nut. Ci ludzie nie znali przecież, nie uczyli się grać na instrumentach, nie znali nut, nie było tego zapisu, więc to były naprawdę bardzo duże różnice melodyczne, a tekstowe bardzo niewielkie od regionu do regionu. Więc my mieliśmy dosyć dużą swobodę, żeby to zinterpretować po swojemu. Ja jako producent muzyczny płyty postanowiłem sobie tutaj zrobić z tego taką rzecz na wskroś współczesną, żeby to mogło dotrzeć do współczesnego słuchacza, więc starałem się ubrać to w brzmienia współczesne. No nowoczesne to może złe słowo, ale takie, które puszczone na Spotify'u nie przestraszą 17 czy 20-latka. A powiedz mi jeszcze, czy w ramach właśnie tego, jak poznawałeś te pieśni żałobne, nasze polskie ludowe, bo zastanawiam się, czy my trochę nie podchodzimy zbyt stereotypowo, bo gadaliśmy tu z Dominikiem wcześniej, że urzeka nas jakiś rodzaj takiej afirmacji tej śmierci w kulturze na przykład meksykańskiej, gdzie to jest takie wszystko bardziej muzyczne, powiedzmy upraszczając, weselsze niż u nas, ale może się mylimy, może jakby, wiesz, badając te pieśni, znalazłeś pieśni, może nie wszystkie były jednoznacznie smutne, może były też takie bardziej, nie wiem, tego zmarłego wypuszczające na tamte życie w sposób pogodniejszy. No ja tylko wtrącę, że ja tak miałem takie przemyślenie zawsze, że ta muzyka ma potężny, gigantyczny wpływ zawsze na nasz nastrój, czy podczas jakichś pogrzebów, czy właśnie takich celebracji. Zawsze tak trochę miałem takie nieodparte wrażenie, że brakuje jakiegoś takiego też, może nie zdystansowania, ale też jakiejś takiej różnicy, że zawsze to jest po prostu wprawiające cię w taki, naprawdę aż, nie chcę powiedzieć, że nieprzyjemny nastrój, ale że ciężko mi czasem było sobie z tym tak poradzić. Przypomniałem sobie, jak był pogrzeb Wojciecha Młynarskiego, kiedy jego syn Janek Młynarski zorganizował wielką orkiestrę i zagrali marsz pogrzebowy z Nowego Orleanu na trąbkach, saksofonach. To było niesamowite. Dalej to miało swoją powagę, ale miało już zupełnie inny nastrój. Ale oddajemy głos ci, Radku, bo pytanie się przedłużyło w trzy wypowiedzi. Jeżeli pytacie o to, czy są weselsze, tam jest dosyć duże zdystansowanie, ale w tekstach, raczej nie w melodyce. To znaczy, to co mnie najbardziej urzekło w tym materiale źródłowym, to ta bezpośredniość tekstu, że ci twórcy ludowi się rozprawiali ze śmiercią jako z bardzo zwyczajną rzeczą. To znaczy, taka bezpośredniość metafor, jaka tam jest, to jest właściwie coś, co we współczesnej muzyce w ogóle nie występuje,
jeśli chodzi o ten temat, o temat śmierci, raczej występuje w hip-hopie. Już idę do grobu smutnego, ciemnego, gdzie będę spoczywał aż do dnia sądnego. I to jest na przykład akurat ta jedna na wysoką, na wesołą dosyć melodię, ale one są na dosyć smutną, są takie turpistyczne, filozoficzne, więc to nie ma za wiele wspólnego estetycznie z przywołaną tutaj kulturą Santa Muerte, właśnie meksykańską. Niewiele też chyba z tą nowoorleańską, z południa Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o sposób przeżywania, to jest wszystko dosyć podobne. Chodzi o to, żeby jakoś to sobie wszystko zracjonalizować, żeby to sobie poukładać. Jest w tym takie trochę memento mori w tych polskich pieśniach na pewno, taka myśl z tyłu głowy zaszczepiana słuchaczowi. No ale jest też taka duża bezpośredniość. W ogóle to, co też nas skłoniło, mnie, żeby się tak mocno tym tematem zaangażować, to, że ja jako autor tekstów i piosenek współczesnych zauważyłem, że we współczesnej muzyce rozrywkowej ten temat praktycznie nie istnieje, że to jest właśnie omijane szerokim łukiem, że może utwór 9 na płycie jakiegoś artysty już takiego w średnim wieku odnosi się do pożegnania bardzo subtelnego jakiegoś członka rodziny bądź przyjaciela, ale to jest tak zawoalowane, że naprawdę trzeba przeczytać kilka wywiadów, żeby się domyślać. To jest najczęściej, jeżeli się zdarza coś takiego, to jest taki scenariusz. Natomiast nikt nie, albo bardzo niewielu, a już na pewno się to nie przebija do mainstreamu, nie podchodzi do tematu w ten sposób, że słuchajcie, śmierć to śmierć, trzeba o niej pamiętać codziennie, wtedy nasze życie będzie lepsze i będziemy żyli spokojniej i będziemy szczęśliwsi za życia, więc dzisiaj już pogódź się z tym, że umrzesz. Memento mori, który traktowany jako właśnie cytat motywacyjny. Ale powiedziane językiem współczesnym, a nie po prostu językiem sprzed 300 lat. Czegoś takiego mi brakuje właśnie, że słuchajcie, chłopaki, skonfrontujmy się z tym jak najszybciej. Nasze życie będzie lżejsze i no, to jest podoba mi się ten przekaz. To pytanie, ktoś zaraz ci powie, że no YOLO jest takim przekazem w jakimś sensie, no bo żyjesz tylko raz. Oczywiście mówię to pół żartem, ale wiem, o co ci chodzi, bo tak sobie myślę o tym, co powiedziałeś, że ta wieś chyba też ma znaczenie, bo mam wrażenie, że jak żyjesz bardzo blisko natury, w jakimś cyklu tej natury i według trochę tego, jak po prostu działają rzeczy, to właśnie pewne rzeczy są dla ciebie naturalne. Ten cykl życia i śmierci, sama śmierć. A kiedy żyjesz dalej od tej natury, to one nabierają jakichś kontekstów, ale również jakichś takich znamion tabu. Że trudniej jest o tym rozmawiać, że to jest właśnie jakieś takie skomplikowane i wtedy to owocuje, tak jak mówisz, w ogóle jakkolwiek ukrywaniem na przykład właśnie piosenek na 9 traku u kogoś. A ja też doświadczyłem wielu tekstów kultury, czy to piosenek, czy filmów mówiących o śmierci w sposób bardzo prosty, co nie odbierało też jakby w ogóle, znaczy nie dewaluowało tego tematu, ale jednocześnie ta zwyczajność była czymś bardzo krzepiącym i takim humanistycznym. No bo ta zwyczajność to jest coś, czego najbardziej brakuje w ujmowaniu tego tematu, że my się boimy powiedzieć, że śmierć jest częścią życia, że żyjemy teraz, to prowadzi do śmierci, nigdzie indziej, do śmierci i trzeba się z tym jak najszybciej pogodzić, znaczy jak najszybciej, no każdy w swoim tempie, ale jest to po prostu nieuchronne i będzie nam tylko lepiej. A te wszystkie rytuały ludowe, nawet nie te odległe, tylko te, które ja pamiętam, że jak moja babcia właśnie na podwarszawskiej wsi, w tej wsi umarła w swoim domu, i miała dwóch synów, cały czas, znaczy miała, no miała, bo nie żyje, ale mój tata żyje, jego brat żyje. I moi właśnie tata i jego brat wiedzieli, że pierwsze, co muszą zrobić, to jak najszybciej, babcia umarła w nocy, więc musieli ją jak najszybciej rozebrać z piżamy, ubrać w ubrania, które miała od lat przygotowane w szafie, ponieważ ciało stężeje i trzeba się tym ciałem zająć. I żeby nikt potem, nie było żadnego domu pogrzebowego, to był rok powiedzmy, nie wiem, 98 czy jak pewnie coś takiego. Nie było w okolicy żadnego domu pogrzebowego, tylko te rzeczy się odbywały po prostu w domach.
I ludzie wiedzieli, jakie czynności wykonać od razu, bo wiedzieli, że to jest, że trzeba się tym zająć, bo to jest bliska osoba. To jest jakby w pewnym sensie obowiązek nawet, że nikt tu potem nie będzie łamał rąk, żeby założyć garsonkę babci, mówiąc już naprawdę dosłownie. Więc to mnie, jak sobie pracując nad tą płytą, sobie przypomniałem te rzeczy, że ja właściwie dzisiaj nie mam takich skilli, nie mam takich umiejętności, nie myślę o tym, a będę musiał się prędzej czy później z takimi rzeczami skonfrontować. Podsumowując filozoficznie, oczywiście nie ma się czego bać, a podsumowując muzycznie, dostaliśmy bardzo wiele sygnałów, bo ta płyta wyszła już rok temu, że naprawdę bardzo wielu osobom ten album pomógł przejść trudne okresy i przechodzić właśnie okres żałoby, godzenia się z odejściem bliskiej osoby, co jest dla nas największym takim wyróżnieniem, że coś, co zrobiliśmy z potrzeby czysto artystycznej i duchowej, stało się też utylitarne. To myślę, że super jest zakończyć właśnie naszą rozmowę taką rekomendacją, żeby nie bać się korzystać ze sztuki też, żeby w pomocy w takim trudnym czasie. Polecamy Polskie Znaki i Ostatnie Rzeczy. Dziękujemy ci bardzo, Radku, za rozmowę. Jeśli jeszcze pozwolisz, proszę. Bo płyta to jest jedno oczywiście, ale właśnie okres Wszystkich Świętych zawsze owocuje w nasze koncerty, bo to jest zawsze, organizatorzy koncertów wtedy chcą nas bardzo, więc 2 listopada, czyli jutro w Zaduszki, zagramy w Warszawie w Palladium, a 5 w Krasnym Stawie, tam jest Centrum Kultury, więc w ogóle serdecznie zapraszam. Zapraszamy na koncerty. Zapraszamy na koncerty Polskich Znaków. Dziękujemy ci, Radku. Ja też w tym temacie polecam działalność Instytutu Dobrej Śmierci. Robią niesamowite rzeczy i jeszcze do płyt dorzucę płytę zespołu Bastarda Ars Moriendi, gdzie grają muzykę średniowieczną, żałobną, pod przywództwem Pawła Szamburskiego. Wspaniała rzecz. A teraz zapraszamy na materiał wideo. Patryk Peda komentuje słowa na swój temat, a już potem gość w naszym studiu. A taka opinia Artura Wichniarka do siebie dotarła, który bardzo przyczepił się do tego, że grasz w Serie C i przez pryzmat tego jakby oceniał twoje występy w reprezentacji trochę inaczej niż na pewno ja, niż pewnie też Marcin, bo raczej my ocenialiśmy te występy pozytywnie. No ja tak jak powiedziałem, no ja będę się skupiał raczej też bardziej, co mi trener powie po takim zgrupowaniu, jak tam cały sztab będzie widział mnie w tej kadrze, niż skupiał się na tym, co inni mówią. Ale no, słuchaj, jak chcesz pojechać Wichniara, to jest ten moment, może. Nie, no raczej nie będę tutaj nic mówił. Nie, no każdy ma jakieś tam swoje zdanie. No i ja mówię, no skupiam się na tym, co mi trener mówi, na tym, co się dzieje dookoła, raczej mniej, ale no nie, nawet nie wiem, co mam powiedzieć w takiej sytuacji. No, no to jest jakaś tam jego ocena, tak. A z nami w studiu już Emil Kawałko, były wolontariusz misyjny w Kolumbii, były misjonarz na Madagaskarze, twórca podcastu Kawałek Nieba. Witamy cię serdecznie. Cześć. Już to w ogóle mnie intryguje, ten krótki opis i miejsca, w których byłeś. Mam nadzieję, że też chwilę o tym opowiesz, ale to jest, wiem, że Ameryka Południowa i temat, Dominiku, twój, więc oddaję ci poprowadzenie tej rozmowy. Chcieliśmy po prostu trochę porozmawiać też o samej Kolumbii, też trochę wychodząc od tego, na przykład, co się działo ostatnio. A propos, dzisiaj dużo oswajam ludzi ze śmiercią, z porwaniami, mocna tematyka, więc mówię... Mamy nadzieję, że dobrze się skończy z tatą Luisa Diaza. Tak, ale myślę, że do tego przejdziemy, ale może opowiedz po prostu na początek też w ogóle, co się stało, że do Kolumbii cię wywiało, bo to też taka ciekawa historia, pojechać tam na misję, no i jakby z rdzenną ludnością tak naprawdę żyć na co dzień, oswajać się z zupełnie inną kulturą. Jasne, tak w telegraficznym skrócie, byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w 2019 roku. I tam, no, Panama i Kolumbia to są sąsiedzi, więc tych Kolumbijczyków było najwięcej, bo widać te ich flagi, było widać ich radość, taniec, oni są bardzo tacy przyjaźni, śmieją się dużo, uśmiechają, więc naprawdę zachęcali, żeby do nich przyjechać, ich odwiedzić. I miałem takie marzenie, żeby pojechać tam na 2 tygodnie kiedyś na urlop, no ale że Bóg ma lepsze plany niż moje marzenia, no to pojechałem tam na 3 miesiące. I nie turystycznie, ale właśnie do regionu, gdzie jest... Wojna domowa to może trochę za dużo powiedziane, ale te grupy uzbrojone, które produkują kokainę, sprzedają kokainę, partyzantka. One tam rządzą, tak, partyzantka.
Więc w regionie, gdzie rządzi partyzantka, być, to jest naprawdę coś wielkiego. A jakie to są okolice jakich miast? Jakaś Barranquilla czy coś? To tylko dokończę. Turystycznie to raczej nie ma opcji w ogóle tam pojechać, bo jak wejdziemy na stronę MSZ-u, to wyjazd do regionu Choco jest w ogóle odradzany. No tak, a miejscowość Medellin wszyscy na pewno znamy, oczywiście. Więc od Medellin to tam autobusem trzeba pojechać przez góry taką trasą nieasfaltową, ale taką udeptaną parę godzin i wtedy lądujemy właśnie w departamencie Choco, miasto największe, tam to jest Quibdó, ale to myślę, że nic turystycznego, nic znanego. Mało znane, pewnie mało kto się też tam pojawia, no bo rzeczywiście Kolumbia to jest trochę wszystko i to też jest kraj przepiękny, nieodkryty, trochę bazujący na stereotypach, bo myślę, że ten wątek Pablo Escobara to jest takie pierwsze główne skojarzenie. Też dużo krzywdy pewnie zrobiło to ten serial tak naprawdę Kolumbijczykom, mimo że kraj rozpromowali, to jednak skojarzenie jest jednoznaczne, ale no sam powiedziałeś, że byłeś w tym takim regionie, gdzie rządziła jakby ta partyzantka, gdzie było widać, że tam nie władza ma coś do powiedzenia, tylko właśnie ci, którzy produkują narkotyki. To miałeś rzeczywiście jakąś taką, nie wiem, czy styczność, czy opowieści, żeby to też odczuć? Tak naprawdę z tymi grupami uzbrojonymi twarzą w twarz na szczęście ani razu nie stanęliśmy, ale był taki tydzień, że pływaliśmy od wioski do wioski, bo tam w ogóle może zacznę od tego, że jak spojrzymy na mapę regionu Choco, no to są jakieś drogi, ale to jest tylko część, a reszta to są po prostu jakieś punkty, miejscowości i widać tylko rzekę. I na początku myślałem, kurczę, to nie wiem, oni samolotami latają między tymi miejscowościami, tam nie ma w ogóle dróg. A potem się okazało, że drogami są po prostu rzeki, oni pływają łódkami i te miejscowości są, no to są takie wioseczki zazwyczaj, więc tam państwo nawet nie ma za bardzo jak mieć nad tym kontroli, no bo musieliby wszędzie mieć po prostu... Tak, wszędzie jest dżungla i musieliby mieć wszędzie, nie wiem, oddziały, czy wojska, czy policję, żeby to jakoś ogarnąć, no a tu musieliby całe wojsko, całą policję kraju tam umieścić, więc nie ma opcji, żeby kraj tam rządził, więc rządzą tam grupy uzbrojone. I właśnie z biskupem pływaliśmy od wioski do wioski, bo to była trochę taka misja, żeby dla rządu Kolumbii przygotować raport, jak wygląda sytuacja w tym regionie, jakie ludzie mają problemy. I gdy byliśmy w jednej wiosce, to w wiosce, gdzie byliśmy dnia poprzedniego, w pewnym momencie wparowało trzech uzbrojonych mężczyzn i zastrzelili jedną Indiankę i tylko dostaliśmy zdjęcie na WhatsAppie, że leży martwa kobieta i że jest no, dosyć niebezpiecznie. Okej, no to czyli jednak jest to ta duża nieobliczalność Kolumbii, gdzie prawo dżungli w wielu rejonach tak naprawdę funkcjonuje. Jest to też wstrząsające zderzyć się z czymś takim. I czym też tak naprawdę się tam na co dzień jakby zajmowałeś? Właśnie robiliście te raporty, ale nie wiem, też prowadziliście jakieś zajęcia z ludźmi, pomagaliście ludziom, którzy właśnie też byli w trudnej sytuacji? Ja osobiście większość czasu spędziłem w Istminie. To jest taka druga pod względem wielkości miejscowość w departamencie Choco. I ja mieszkałem z klerykami w seminarium, ja tworzyłem stronę internetową diecezji, uczyłem kleryków angielskiego, więc ja miałem takie spokojniejsze zadania, ale też właśnie tydzień właśnie spędziłem na tej misji z biskupem. Tydzień byłem też nad oceanem spokojnym i co ciekawe, byłem w domu jednego z piłkarzy kolumbijskiej ekstraklasy, który również zna osobiście Luisa Diaza, bo grali razem w Junior de Barranquilla. To jest taki zespół, który był nawet w pewnym momencie mistrzem Kolumbii, właśnie gdy był tam Luis Diaz i mój znajomy. Tak, więc w jego rodzinnym domu wylądowałem, bo jego brat jest księdzem. Jego rodzice też prowadzą taki hotel, więc miałem gdzie się przez tydzień tam zatrzymać. Więc dla mnie to był taki czas odpoczynku, ale też był taki właśnie wątek piłkarski. Czyli zasada, że sześć albo siedem spotkań dłoni zawsze do tego możesz dotrzeć, ale no właśnie, możemy też porozmawiać o tym, co się stało z Luisem Diazem, bo to jest wstrząsające, że mamy mecz Premier League, jedna z największych gwiazd kadry Kolumbii i Premier League w ogóle nie uczestniczy w tej kolejce. Diogo Jota zdobywa bramkę i pokazuje koszulkę Luisa Diaza. Na konferencji prasowej mówi o tym, jakby Jurgen Klopp tłumacząc też sytuację, że Luisa Diaza rodziców uprowadzono, zostali porwani, finalnie udało się odbić mamę przez jakieś takie... Dwie osoby zginęły w strzelaninie przy tym odbiciu, z tego co słyszałem. Tak, i ojciec jakby nie został odbity, tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, bo jeszcze nie złożono żadnych żądań ani okupu, ale Luis Diaz, to też sytuacja, którą tłumaczy trener Premier League na konferencji prasowej, że Luis Diaz wrócił do kraju, poprosił o wolne, wysłali z nim kilku ochroniarzy, żeby czuł się bezpiecznie, żeby też ochraniali jego rodzinę. Czyli jednak wrócił. Tak, wrócił do Kolumbii właśnie organizować się, znaczy jakby pomóc odbić tak naprawdę swojego ojca. I
no dostał jakąś tam ochronę ludzi, którzy mają się z nim opiekować z Liverpoolu, no i będzie po prostu próbował się w tej sytuacji odnaleźć. No on też on pochodzi z bardzo też skrajnie biednego regionu Guajiro, gdzie tak naprawdę nie ma tam mało gdzie są utwardzone drogi, jakby totalnie funkcjonuje tak jak taki... Tak, to jest jedna wielka pustynia, można powiedzieć. Pustynia, rezerwat przyrody jakiś tak, i tak. To też zawsze było podkreślane, że on jest totalnie z takiej rdzennej jakby ludności, jest jakby też Indianinem i tutaj jakby to pewnie, że jest jedną z najpopularniejszych postaci w Kolumbii, sprawiło to, że ktoś chciał to wykorzystać i po prostu zapolował na jego rodzinę, ale też wstrząsające jest właśnie to, jak często Kolumbia zmierza do jakiejś normalności, a z drugiej strony cały czas właśnie trafiasz na takie sytuacje. Ale to jest ciekawe, ponieważ odkąd jednak kraj zaczął się trochę, można powiedzieć, parać produkcją i sprzedażą kokainy, to te porwania, jakby liczba porwań zaczęła maleć, no bo oni mają lepszy sposób na zarabianie pieniędzy, te uzbrojone grupy, więc nie ma to za dużo sensu robić sobie antyreklamy, no ale widać, może okaże się, że są za tym jakieś ukryte po prostu motywy, bo z naszego punktu widzenia za bardzo nie ma to sensu. Ale co do w ogóle Luisa Diaza, celnie powiedziałeś, że jest właśnie z ludności rdzennej, jest Indianinem. Jak robiłem research co do zawodowych piłkarzy, no to myślę, że on jest jedynym piłkarzem na światowym poziomie, który jest właśnie Indianinem. Nawet w samej reprezentacji Kolumbii tam są i czarnoskórzy, i tacy typowi Latynosi. A nie ma właśnie żadnych innych Indian, więc to też jest taki, myślę, reprezentant tej rdzennej ludności w ogóle w całej takiej światowej piłce, bo cała Ameryka Środkowa, Południowa, wiadomo, kiedyś to byli właśnie rdzenni ludzie, a teraz widać pozostały tylko jednostki z tych rdzennych ludów. No tak, bo też wspominano zawsze, jak on zrobił karierę, patrząc na to, że nawet jakby wynaleziono go podczas takiego turnieju Copa America właśnie Indian jakby, gdzie on tam, no w zasadzie sam mówił, że grali tylko na boiskach piaszczystych i gdzie były kamienie na boso. I wielokrotnie były też takie obrazki, że on właśnie wracał do tych swoich rodzinnych stron w każdej przerwie, nawet już po tym transferze do Liverpoolu, i dalej tam po prostu ten chłopaczek jakby zdejmował buty i grał z nimi, więc no, on pochodzi naprawdę z takich regionów, gdzie trudno czasem o wodę, o jakby dostęp normalny do elektryki tak dalej. Ale, co ciekawe, gdy on przeszedł do Barranquilla, do takiego zespołu drugoligowego, to przez pierwszy rok czy dwa lata on był tak skrajnie niedożywiony, że musieli po prostu bardzo na niego zwracać uwagę, żeby go doprowadzić do takiego stanu normalnego, jego organizm, nie? I dopiero później mógł zacząć, nie wiem, nabierać masy mięśniowej i tak dalej. Więc widać, jaka tam jest bieda po prostu i właśnie przez ten przykład Luisa Diaza. A powiedz mi, tak wracając jeszcze do ogólnie Kolumbii i bezpieczeństwa tam, no bo wiemy, że jedną rzeczą są gangi narkotykowe czy kartele, czy jak je nazwiemy, no ale z drugiej strony mówiłeś o samych Kolumbijczykach, że to otwarci, ciepli ludzie, którzy wiadomo są trochę terroryzowani przez tych przestępców, ale jak jest z takim bezpieczeństwem, w sensie na przykład kradzieży, bo pytam o to, bo mój kolega, który właśnie zjeździł Amerykę Środkową i Południową, pozdrawiam cię Jacku serdecznie, to on właśnie miał w Kolumbii, chyba wydaje mi się w Barranquilla, zdarzenie w trakcie karnawału, że ktoś chciał mu ukraść aparat, który miał zawieszony i chciał mu odciąć ten aparat, on mu się nie dał i został jakby draśnięty nożem celowo, nie jakoś bardzo poważnie, ale no to jest jednak, no już nie błaha sprawa, jak ktoś nie waha się, żeby cię tam majtnąć tym nożem, więc abstrahując od całego tego świata narkotykowego i może już bardziej pod kątem wtedy turystycznym, jak myślisz, jest w Kolumbii bezpiecznie dla takiego zwykłego człowieka, czy nie bardzo? Jeżeli jest jasno, jeżeli nie ma zmroku, to myślę, że no w turystycznych miejscach jest jak najbardziej bezpiecznie. No wiadomo, że jeżeli ktoś ma telefon w ręce, to ten telefon bardzo łatwo może zgubić, w sensie ktoś może mu go zabrać. Ale wyrwać. Tak, ale jeżeli ktoś się pilnuje, jak to mówią, nie daje papai, czyli właśnie nie obnosi się, że ma jakieś tutaj kosztowności na wierzchu, to myślę, że wszystko raczej będzie w porządku. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że podjeżdża dwójka osób na motocyklu, ten z tyłu ma broń, kieruje w ciebie, dajesz mu telefon. A takie ci się zdarzały sytuacje, że ktoś celował do ciebie? Mi akurat nie, ale często są obrazki ze stolicy, z Bogoty, gdzie są takie filmiki, gdzie widać po prostu, że ludzie tracą te telefony na ulicach. Ale mówię tak, w turystycznych miejscach jest bezpiecznie i jeżeli jest jasno, i jeżeli mamy ze sobą Kolumbijczyka, Kolumbijkę, którzy wiedzą, gdzie i jak się poruszać, to myślę, że wszystko powinno być w porządku. Z ciekawości właśnie, jakie tam, jak rozmawiałeś z ludźmi, poznawałeś innych, to jakie było właśnie to podejście też do śmierci, skoro mamy dzisiaj taki dzień, no bo jednak jesteś trochę obyty bardziej z tym widokiem, ale takiego, no wręcz morderstwa, bo często jakichś takich też... Tak, to ciekawe, też żyjesz w kulturze, gdzie ta śmierć... Jest powszechna, gdzie jakby...
na przykład co chwilę słyszysz o tym, że ktoś z twoich, może nawet na przykład nie ty, ale ktoś z twoich bliskich albo miał kogoś porwanego, albo kogoś, kogo zaginął, albo kogoś, kto właśnie też ucierpiał na tej wojnie między rządem kiedyś a kartelami. No na pewno jest to bardzo przykry temat, bo w samym Medellin każda rodzina ma kogoś, kto zginął z rąk ludzi Pablo Escobara, więc to jest trochę jakby oni byli po wojnie, po prostu po tym okresie lat 90. Ale jakie jest ich podejście? Ogólnie podejście Kolumbijczyków do wiary, do życia po życiu, do życia wiecznego jest... No oni są dużo bardziej wierzący niż Polacy i też są tacy bardzo pozytywni. Więc wiadomo, ta śmierć jest czymś trudnym, ale oni myślą bardzo pozytywnie, że to jest tak naprawdę przejście do nowego życia i no nie powiem, że się cieszą, że ktoś zginął, bo wiadomo, jest im przykro, ale też umieją to sobie w jakiś sposób zracjonalizować i cieszyć się, że ta osoba jest już w niebie, jest z Panem Bogiem i że jest już jej po prostu lepiej. Ale na Dia de los Muertos tam nie trafiłeś. Nie, to chyba tylko w Meksyku. No tak. Ale jeszcze powiem wam ciekawostkę, bo tak jak byłem właśnie, czy my rozmawiamy o bezpieczeństwie w takich turystycznych miejscach jak Medellin, Cartagena, z którego pochodzi Jürgen Elitim, czy na przykład Cali, też tam jest festiwal salsy, czy Barranquilla, po prostu karnawał. Ja byłem w tym regionie, gdzie jest najwięcej właśnie morderstw, ale co ciekawe, w miejscowości Istmina, gdzie byłem, było bardzo bezpiecznie, bo rządzą tam gangi, a gangi mają taką zasadę, że jeżeli ktoś kogoś okrada na ulicy, to ten, który ukradł, dostaje kulkę w głowę i po prostu kończy swoje życie. Więc dla mnie, jako takiego świeckiego misjonarza, było bardzo bezpiecznie, bo po prostu wszyscy bali się mnie okraść. Są też plusy bycia w takim trudnym regionie. Poczułem się bezpiecznie, bo wiedziałem, że ktoś dostanie kulkę w łeb. Bardzo mocne zasady ulicy, ale oswajamy dzisiaj ludzi z każdym tematem. Mamy też oczywiście nadzieję, że Luis Diaz, chociaż wiadomo, że z światowej sławy gwiazdom, piłkarzem, że też uda się to wszystko tak naprawdę... Tak, trzymamy kciuki za bezpieczny powrót ojca Luisa Diaza. Emil, dziękujemy ci bardzo. Dzięki bardzo. Za przybliżenie. Polecamy też twoją aktywność i działalność, bo masz też podcast, który cały czas tworzysz, tak. Kawałek Nieba, więc tak naprawdę odsyłamy i możecie tam pewnie więcej też spotkać historię Emila. Jak najbardziej. Łącząc też wątki kolumbijsko-piłkarsko-chrześcijańskie, jest tam wywiad z Manuelem Arboledą, czyli znanym z polskich... Dziękuję, Jezus, Franciszek Cuda. Tak. Pytałem go o to, opowiedział co i jak modlił się w polskich szatniach i jak na to reagowali inni piłkarze, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, zachęcam, podcast Kawałek Nieba. Polecamy wywiad. Można znaleźć na YouTubie. Polecamy rozmowę z Manuelem Arboledą, barwna postać, a teraz inna barwna postać, Patryk Peda, jeszcze raz. Dlaczego czasem nam jest trudno przełożyć te umiejętności z klubu na reprezentację Polski? No to tak, to jest prawda, że akurat po wyjeździe jeszcze Włochy, które mają swój tutaj taki klimat, ja jako osoba dość mocno wydaje mi się, że się zmieniłem pod względem takim mentalnym, też dorosłym tutaj, więc no faktycznie moim zdaniem jest trochę różnica takiego mentalu w Polsce, wiadomo, że to też zależy od zawodnika, no ale tak ogólnie patrząc, to wydaje mi się, że ten mental jest trochę inny, że tutaj wszystko jest takie, wiadomo, że na boisku po prostu ma być 100%, ale taki więcej takiego luzu, więcej tak, że robisz to, co ty uważasz, co jest dla ciebie dobre i po prostu skupiasz się na sobie. Nie jest tak, że cały czas ktoś ci mówi, co masz robić. A z reprezentacją, no to też jest dużo zależnych, no bo to jest tak, że w reprezentacji jednak przyjeżdżasz, masz często właśnie zmiany zawodników, często teraz tak jak jest, była reprezentacja, jest nowy trener, wszystko się zmienia. W klubie jednak pracujesz codziennie, masz te treningi codziennie, mecze co tydzień, jesteś w danym klubie już od kilku lat, więc wszystko, wiesz jak to wygląda, to jest zupełnie co innego klub, a reprezentacja moim zdaniem tego nie można powoływać, no ale wiadomo, że też jak przyjeżdżasz na tą reprezentację, no to na tym poziomie to już po prostu trzeba się szybko zaklimatyzować i współpracować razem. A teraz w KS Poranek czas na futsal i historię, jaką kocha sport, czyli mała miejscowość, bardzo młody klub, 2012 rok, to jest rok formalnego powstania klubu sportowego Konstrakt Lubawa.
KS, czyli tak jak my, można powiedzieć, że klub satelicki, klub, klub satelicki, nie no, klub filialny, klub współpracujący. Amatorski klub sportowy, najpierw epizod w Pucharze Polski, później już powstanie bardziej profesjonalnych struktur, rozgrywki ligowe, 2017 rok, awans do baraży o grę w Ekstraklasie, przejście jednej rundy. Potem wreszcie udaje się w 2019 roku, drużyna Konstraktu awansuje do Ekstraklasy i już w debiutanckim sezonie imponujący wynik, bo wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski. 2020-2021 kolejne srebrne medale za wicemistrzostwo, w następnym brązowe medale. Europejskie puchary później. I 2022-2023 mistrzostwo Polski, awans do preeliminacji Ligi Mistrzów, wygrane preeliminacje, main round, jest sen o Lidze Mistrzów spełniony. I dlatego mamy z nami Pawła Kaniewskiego, kapitana właśnie tej ekipy, pięknie wystrojonego też w strój, i on nam pewnie też tę historię przybliży trochę bardziej, no bo jest w samym centrum tego wydarzenia i może nam od razu, Paweł, powiesz cześć. Cześć, witam serdecznie. Cześć. Skąd się ten fenomen Konstraktu Lubawa wziął, no bo historia niewiarygodna, pewnie gdyby była w takim futbolu normalnym, to dzisiaj każdy by o niej słyszał, a tak chcemy ją też trochę podpromować, więc doskonale, że do nas też napisaliście. Tak, zgadza się. Wydaje mi się, że w takim futbolu, w normalnej piłce 10 lat, tyle ile istnieje Konstrakt, no to jest bardzo krótko, a my w 10 lat zdobyliśmy Mistrzostwo Polski i teraz jesteśmy w najlepszej 16 w Europie, bo udało nam się awansować w Lidze Mistrzów. Więc myślę, że na pewno jest to jakiś fenomen. A na pytanie, jak to się udało, no to myślę, że na pewno ciężka praca i z roku na rok progresowanie, szukanie nowych zawodników i też na pewno ciężka praca na treningach, rozwijanie się trenerów, bo cały czas jest ten sam trener od 10 lat, co też jest godne zauważenia. Więc on też musiał robić progres, żeby tą grupę cały czas, tak, nie wiem, mogę powiedzieć, ulepszać i żeby ci zawodnicy z roku na rok stawali się lepsi. No tak, ale to na przykład z kim, jaki był na razie taki najważniejszy moment, taki największy, z kim mieliście okazję rywalizować już w Europie albo z kim też możecie zagrać, kto tak naprawdę też jest takim niedoścignionym wzorem, jeżeli chodzi o tę Ligę Mistrzów, że tam czekaliście, kurczę, może na nich by można wpaść, to by była historia w ogóle nie z tej ziemi. No teraz tak naprawdę możemy trafić już na największych, bo jutro jest losowanie i trafimy do grupy z trzema drużynami i my będziemy czwarci. No możemy trafić tak naprawdę teraz na Barcelonę, na Sporting, na Benfica, na Palmę Futsal, no to są już tacy najlepsi na świecie, wielokrotni zwycięzcy Ligi Mistrzów. No ja osobiście jako wierny fan Barcelony oczywiście chciałbym trafić na Barcelonę. Czyli co, futsalowa Barcelona wkrótce w Lubawie, jak się poszczęści z losowaniem? Niestety nie w Lubawie, bo takie są rozgrywki, że te turnieje są rozgrywane w danym mieście i jest to 5 dni i są rozgrywana cała grupa, więc 3 spotkania musimy zagrać w przeciągu 5 dni i zobaczymy, jaki gospodarz nam się trafi. Mhm. A powiedz mi jeszcze, Pawle, jaka jest teraz sytuacja w Ekstraklasie futsalowej, bo ja pamiętam czasy, w których na przykład Klirek z Chorzów był takim dominatorem kiedyś, seryjnie zdobywał, później chyba rekord Bielsko-Biała był taką drużyną. Jak to teraz wygląda? Jest jakaś jedna drużyna, no wy jesteście mistrzami świeżymi, ale czy jest jakaś drużyna, która jest takim faworytem, czy jest grupa drużyn, która walczy o to trofeum na zmianę? Jak to wygląda teraz w Ekstraklasie futsalowej? Tak, zgadza się. Jeszcze jak zaczynałem futsal w pierwszej lidze, to takim dominatorem był Clirex. Gdy już awansowaliśmy i zacząłem grać w Ekstraklasie, no to takim hegemonem był rekord. No naprawdę nie dało się ich doścignąć. Pamiętam nasz pierwszy mecz w Lubawie w Ekstraklasie. Przegraliśmy 9-0 i nie potrafiliśmy nawet zawiązać jakiejkolwiek walki. Ale tak jak mówię, tą ciężką pracą w końcu wyrównaliśmy ten poziom i w końcu udało nam się w zeszłym roku zdobyć to mistrzostwo. Ale aktualnie w lidze są bardzo 3 mocne zespoły, które walczą o medal. I teraz jeszcze doszły 2-3 takie zespoły, które naprawdę mogą namieszać, tym bardziej, że od zeszłego roku jest faza playoff,
czyli na koniec sezonu 8 najlepszych drużyn walczy ze sobą do dwóch zwycięstw w fazie pucharowej. A to powiedz nam jeszcze, bo powiedziałeś też o tej ciągłości na przykład myśli szkoleniowej trenera, który jest od 10 lat od początku. A jak to wygląda z zawodnikami? Czy to na przykład są ludzie gdzieś z okolic, zebrani, tacy, którzy zebrała się fajna paczka ludzi, czy raczej też po prostu ludzie zewsząd, z całej Polski, ale też dobra selekcja? Też jak tak naprawdę gra Konstrakt taktycznie, bo to jest też ciekawe. No czymś jednak musieliście się wyróżnić, żeby też całą Polskę zaskoczyć i nie tylko? Myśl jaka jest, na pewno jest sporo zawodników z Lubawy, z okolic, bo też klub stara się szkolić młodych zawodników i co roku dobierać z jednego, dwóch ze szkółki i ich szkolić pod kątem futsalowym. Ale no, nie da się na pewno samymi miejscowymi grać. Ja też nie jestem tak naprawdę stąd, jestem tutaj 7 sezon, ale też nie pochodzę z Lubawy. No i też opieramy dużą część na zawodnikach z zagranicy, ale tym już się zajmuje trener, on ich wybiera na podstawie jakichś tam filmików i też rozmów z menadżerami. A jak gra Konstrakt? No myślę, że dla kogoś, kto nie oglądał nigdy futsalu, ciężko to wytłumaczyć, ale ogólnie nasza gra opiera się przede wszystkim na dobrym przygotowaniu motorycznym, na wybieganiu i na dość prostej grze, bo nie kombinujemy, ale staramy się taką walką i fizycznością wygrywać te spotkania. A powiedz jeszcze, Pawle, jak to jest z popularnością futsalu teraz, na przykład jak dużo kibiców przychodzi na mecze ligowe albo na mecze kadry? Czy to jest dalej jakiś taki trochę jednak niszowa odmiana, czy na przykład sukcesy w Europie powodują wzrost zainteresowania waszymi meczami? Na przykład u nas w Lubawie zawsze mamy komplet publiczności. Wiadomo, hala też nie jest wielka, nie mamy jakichś nieograniczonych miejsc, także jest to około 700 osób, ale tak naprawdę na każdym meczu jest pełno, jest przez 40 minut cały czas doping. Ale to jeśli chodzi o ekstraklasę, no bywa różnie. Czasem są takie zespoły, w których no nie ma zbyt dużo kibiców, ale ogólnie widać, że coraz większe jest to zainteresowanie. A jeśli chodzi o kadrę, no to na każdy mecz też przychodzi bardzo dużo ludzi. PZPN stara się organizować te spotkania już na większych halach, tak jak na przykład w Koszalinie, gdzie na ostatnim meczu było około 4000 osób. No to już naprawdę jest w hali bardzo fajny doping i to się niesie, myślę, że na podobnym poziomie jak na dużych stadionach. No bo jesteś reprezentantem Polski. Jakie to uczucie było dostać powołanie do kadry i grać z orzełkiem na piersi dla ciebie? I też co was czeka, no bo jednak też tam duże sukcesy. Tak, zgadza się. Jestem reprezentantem od roku już tak etatowo. Dostałem prawie 3 lata temu pierwsze powołanie, ale wtedy gdzieś tam kontuzja zatrzymała mój rozwój. A teraz już od roku jeżdżę regularnie i jest to naprawdę dla mnie spełnienie marzeń, bo pamiętam, że jeszcze jak nie grałem w futsal, grałem sobie gdzieś tam na podwórku w piłkę czy w szkole, to dla mnie było marzeniem założyć orzełka na piersi mieć i usłyszeć polski hymn i reprezentować Polskę. Nieważne w jakim sporcie, czy to jest futsal, czy to jest piłka. Dlatego to zawsze jest moje marzenie i zawsze jadę podwójnie zmotywowany na zgrupowania. A jeśli chodzi o eliminację do Mistrzostw Świata, to tak jak powiedziałeś, czekają nas teraz 2 ostatnie spotkania. Aktualnie rozegraliśmy 4. Jesteśmy liderem grupy. W grupie mamy Ukrainę, Belgię i Serbię. I teraz w grudniu 15 i 20 grudnia będziemy rozgrywać 2 ostatnie spotkania. Jeśli wszystko pójdzie po myśli, to we wrześniu za rok pojedziemy na Mistrzostwa Świata. Za to trzymamy kciuki. Mnie zawsze jeszcze ciekawi jedno, no bo futsal uwielbiam oglądać. Bardzo atrakcyjna dyscyplina. Tak, natomiast to jest trochę inna dyscyplina sportu. To nie jest tak, że ktoś jest dobry w piłkę nożną, to wejdzie sobie na halę i się w tym odnajdzie, więc tak... Z ciekawości, jakby teraz Kostar Unijajic powiedział, dobra, ja wykładam swoich zawodników z Legii, wygrać jako Konstrakt Lubawa, myślisz, że jaki padłby wynik? Ale na hali? Czy na hali, tak, totalnie w futsalu. Znaczy, dokładnego wyniku może nie podam, ale jestem w stanie się założyć, żebyśmy nie przegrali. No właśnie, bo to jest jednak tak... Jakie ty masz doświadczenia z tym? Dawaj. Ja również... Gdzieś tam, no wiadomo, to nie ten poziom, kiedyś byłem w trzeciej lidze, ale wiem, że jak przychodzi jakiś zawodnik w ekstraklasie, też mamy kilka takich przypadków, że gdzieś tam Waldemar Sobota,
wiem, że na początku miał bardzo ciężko, teraz już coraz lepiej wygląda i naprawdę robi już różnicę w swoim zespole, no ale pierwszy rok no to rzadko nawet wchodził na parkiet, bo gdzieś tam jeszcze musiał się w ten futsal zgrać i tak dalej i poznać schematy, bo tego jest naprawdę sporo. A powiedz mi właśnie, co jest w futsalu najważniejsze, bo tak z bardzo amatorskiego doświadczenia grania na przykład na hali albo z oglądania, to wydaje mi się, że przede wszystkim technika, bo to jest taka bardzo mała gra, nie? Bardzo, na bardzo małej przestrzeni, bardzo szybko tą piłką trzeba operować. Ale to no jest taktyka, i taktyka z tego, co mówisz. Czy to są najważniejsze elementy dobrego zawodnika futsalu, czyli technika plus taktyka, bo ta motoryka chyba odgrywa mniej, nie wiem, czy siła fizyczna mniejsze wrażenie niż jakby w takiej piłce pełnowymiarowej. Znaczy tak, na pewno technika, no bo gramy na bardzo małej przestrzeni, mamy tak naprawdę co kilka sekund kontakt z piłką, więc na pewno ta technika jest tutaj kluczowa. No taktyka oczywiście tak, w futsalu może gołym okiem tego nie widać, jak się ogląda futsal, ale my mamy tyle schematów, każdy rożny, każdy aut, każdy rzut wolny, wyjścia z pressingu, no mamy tych schematów tyle, że musimy się tego uczyć, mamy to gdzieś tam, tego obrazki, jak się poruszać w danej sekundzie, tutaj każda sekunda jest ważna w każdym schemacie, więc to też jest bardzo istotne. No i też futsal się troszkę zmienia na świecie, też trochę poszedł w stronę fizyczności. Kiedyś to była taka ładna gra bez kontaktu, a teraz już trzeba się troszkę poprzepychać, troszkę barkiem powchodzić mocniej i też na pewno tutaj trzeba zauważyć, że trzeba być dobrze przygotowanym motorycznie, bo to jest bardzo mała odległość na dużej prędkości, co chwilę jest zmiana biegu, pójście do kontry, powrót na pełnej szybkości. Na szczęście mamy zmiany hokejowe, więc możemy zejść na chwilę odpocząć i po chwili wejść znowu ciężko pracować. To jeszcze tylko dopytam, jakie są na przykład najczęstsze takie niedociągnięcia albo błędy, jak właśnie wchodzi jakiś taki piłkarz z, powiedzmy, z ekstraklasy albo z jakimś większym nazwisku. I też jaka twoja obserwacja, czy ci, którzy dzisiaj odgrywają główne role w polskim... Wjeżdża w ślizgiem od razu. Czy ci, którzy... Właśnie, ja nie mówię, nie ma ślizgów. Czy ci, którzy jakby są kluczowymi też postaciami w polskim futsalu, to bardziej takie osoby, które już od dzieciaka grały właśnie na hali? Czy raczej gdzieś też zanotowały taką po prostu ewolucję, że przeszły z trawiastego boiska tam po jakimś czasie? Znaczy sprostuję, na pewno ślizgi na hali są dozwolone. Wiadomo, to taka jedna rzecz. A co do tych, jaki największy błąd taki zawodnik z trawy popełnia, wydaje mi się, że kluczowe tutaj jest ustawienie w obronie, bo w futsalu, jeśli jeden zawodnik gdzieś źle pobiegnie, to już naprawdę jest bardzo duży błąd i od razu jest to duże zagrożenie dla drużyny, w której on występuje. Więc myślę, że to jest taka kluczowa rzecz, że ma na początku problemy z poruszaniem się w obronie, bo też tego sporo jest. Trzeba wiedzieć, jak się zachować w danym momencie, gdzie zasekurować kolegów i gdzie zamknąć, jaki kierunek. To jest istotne. A jeśli chodzi o kluczowe postacie w futsalu, no z tym bywa różnie. Są osoby, które zaczynały na trawie. Pewnie większość z osób, które grają w futsalu, kiedyś miała jakąś styczność z trawą. Ale są też takie osoby, które tak naprawdę nigdy nie grały. Zaczęły od futsalu i są na przykład 10 lat i one są kluczowymi postaciami. Myślę, że jedyne, czego możemy tutaj życzyć, to dalszego rozwoju, żeby o Konstrakcie Lubawa świat słyszał coraz bardziej. Tobie oczywiście Barcelony, dobrego losowania i niech ta piękna przygoda trwa i w kadrze, i przede wszystkim w klubie, bo przyznaję, że zrobiła na mnie ta historia, Paweł, wielkie wrażenie. Gratulacje i trzymamy kciuki za więcej. Dziękuję bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Paweł Kaniewski był z nami, kapitan KS Konstrakt Lubawa. Niech ta Barcelona się zdarzy, to by było piękne. Taka grupa: Sporting Lizbona, KS Konstrukt Lubawa, FC Barcelona, Liga Mistrzów w futsalu. A ja przyznam, że odpaliłbym sobie to. Jeszcze czwarte chyba musisz, czy tam są trzy drużyny w grupie. Ale tak, no kto jeszcze? Nie wiem, jak są te zasady, czy koszyki ewentualnie, więc tutaj nie chcę rzucać, bo zaraz mnie eksperci futsalowi sprostują, że jak nie możesz wiedzieć, że przecież Sporting jako topowa ekipa jest w tej samej grupie co Barcelona, więc to nie mogą na siebie trafić i tak dalej, więc wolę się to jeszcze nie wymądrzać. No dobrze, ale zmieniamy dyscyplinę w takim razie. Tak, no, mamy dzisiaj futsal porwania. Futsal porwania, no tak, to dyscyplina ekstremalna, ale mówię o dyscyplinie sportowej, że przechodzimy do tenisa. Nie wiem, czy możecie mi nasi kochani wydawcy, moi kochani wydawcy powiedzieć, czy mamy już gościa naszego?
Dobra, to zaraz będziemy się łączyć z Hubertem Błaszczykiem, bo jest o czym porozmawiać. Nasi reprezentanci Iga Świątek i Hubert Churczak rozpoczynają... Co ja powiedziałem? Churczak. Powiedziałem Churczak? A, zamieniłem końcówkę zdania. Tak. Oczywiście, że Hubert Churczak biorą teraz udział w swoich... Znowu powiedziałem Churczak? Powiedziałem oczywiście Churkacz i powiedziałem Churczak. Dobra, nie będę już mówił. Hubert i Iga. Hubert i Iga walczył. Ojej, ale to jest ten moment, kiedy wiesz, ja już będę miał zawsze w głowie Churczaka. To jest, są takie przekręcone rzeczy, które się zostają na zawsze w głowie. No, nie mówmy o Churczaku. Dobra, czy ty, na ile ty jesteś, Dominik, wkręcony w tenisa? Oglądasz? Jesteś fanem? Wiesz co, nie oglądam, bo jest dużo po prostu piłki, dlatego uwielbiam takie łączenia jak właśnie tutaj z Hubertem naszym. Żeby być na czasie. Tak, żeby być na czasie, żeby dowiedzieć się co i jak. Wiem, że jest turniej teraz WTA w Cancun, gdzie grają właśnie topowe tenisistki i to zawsze też fajny klimat w Meksyku. Wiem, że tam ekipa też... Właśnie Kanał Plus Sport robi jakieś ciekawe akcje, ale tak, żeby właśnie śledzić na bieżąco, to nie, bo zawsze lubię sobie obejrzeć finał Wielkiego Szlema, bo jednak to jest dla mnie coś imponującego. Śledziłem przez lata, byłem mega, mega fanem Nowaka, znaczy głównie byłem za Federerem, ale no, cała ta rywalizacja przecież z Nowakiem czy z Rafael Nadalem, no to było coś imponującego, że odpalałeś na 3-4 godziny ten finał i... Jest to sport dla mnie klasowy, bardzo elegancki. Klasowy? Myślałem, że to dziwnie zabrzmiało. Nie, klasowy, ostatnio... jakby tylko dla jakiejś klasy społecznej. Nie, ale, no, ale to też wiadomo, no, kosztuje bardzo dużo w ogóle wejście do tenisa i to jest też poważny wydatek, ale ostatnio dużo mojej uwagi zwróciło sporo takich wyciąganych sytuacji, gdzie na przykład ci tenisiści się właśnie oburzali na jakieś zachowania z trybun, gdzie tam, nie wiem, ktoś mlaskał, ktoś tam coś mówił, ktoś udawał pszczołę i dużo było takich właśnie... Oglądałem te filmiki, tak, z usuwaniem widzów z trybun. Tak, i dużo było takiego, albo ktoś, jak wtedy jak raz podszedł też do sędziego i powiedział, że on używa haseł, które powiedzmy używano w nazistowskich Niemcach albo coś takiego i tam... Wiesz, siedzi sobie jakiś gościu z tyłu i ten sędzia idzie i pyta, kto to, i wiesz, po prostu jakieś takie abstrakcyjne sytuacje. To też pokazuje, jaka jest zupełnie inna kultura na trybunach tenisowych. No, absolutnie, no w ogóle tenis mi się właśnie, tenis kiedyś był takim sportem właśnie, chyba dalej jest, czy w jakimś wymiarze chce być i dlatego tak dziwią takie zachowania, takim właśnie eleganckim, właśnie takim troszkę, chyba w początkach był sportem zainteresowań wyższych sfer i to było takie nobilitujące pójść na mecz tenisa, szczególnie jak myślę sobie o Wimbledonie na przykład, nie, że ten Wimbledon prawie że jak wyścigi konne, taki tak, kapelusze i tak dalej, no ale też na przykład jak myślę o tenisie i o transmisjach meczów, to zawsze mi staje przed oczami, właściwie przed uszami Bohdan Tomaszewski i jego styl komentowania, taki bardzo elegancki, bardzo erudycyjny, jeszcze z tym akcentem takim przedwojennym, więc faktycznie w tym tenisie i te stroje takie zawsze były eleganckie, to się pewnie zmienia, ale chyba jednak zostaje pewien rodzaj takiego, przynajmniej próby dbania o jakiś rodzaj kultury, że są przecież kary za tam rzucenie rakietą, za jakieś takie niesportowe zachowania. Myślę, że gdyby taki system kar był w piłce, to by połowa zawodników wylatywała non-stop, albo połowę stadionów byłaby zamykana, bo przecież to, co się krzyczy z trybun piłkarskich, a to, że wiesz, udawanie pszczoły, to myślę, że to byłby bardzo przyjemny mecz to nie piłkarski. Było najgorsze. Jest już z nami Hubert Błaszczyk, dziennikarz TVP Sport, do którego raz po raz dzwonimy, żeby właśnie nabrać tutaj trochę wiedzy a propos tenisowego świata. Dzień dobry, Hubert. Cześć, sprostuję. Ja już w TVP Sport nie pracuję jakiś czas, więc... Ale reszta się zgadza. Dziękuję, że to robisz. Przepraszam cię za tę pomyłkę. Nie będę tego zrzucał na wydawców, jest to całkowicie moja wina. Słuchaj, pytamy cię, co się teraz dzieje wśród naszych najważniejszych postaci w tenisie, bo wiemy, że to też ważny moment sezonu, więc jakbyś mógł nam opowiedzieć też, zapoznać nas trochę bardziej, co u Igi, co u Huberta i jakie teraz wyzwania ich czekają i też jak te ostatnie spotkania wyglądały, bo też tam sporo odwracania sytuacji i emocji. No jesteśmy na ostatnim etapie sezonu. Iga Świątek gra ostatni turniej. To jest turniej WTA Finals, czyli finały całego cyklu WTA. Taka impreza podsumowująca sezon. 8 najlepszych zawodniczek jest zapraszanych, kwalifikuje się z rankingu właśnie do tego turnieju. Są podzielone na dwie grupy.
i z każdej grupy wychodzą po dwie zawodniczki. Czyli to jest taki szczególny turniej w sezonie, no bo normalnie gramy drabinką, czyli przegrasz jeden mecz i odpadasz. A tutaj możesz przegrać jeden mecz w grupie, a i tak wygrać cały turniej, a nawet dwa mecze przegrać. I tak się stało kiedyś udziałem Agnieszki Radwańskiej. Natomiast Hubert Hurkacz walczy o to, żeby znaleźć się w takim turnieju dla 8 najlepszych tenisistów. Aktualnie jest 9, goni Duńczyka Holgera Rune, ma do niego teraz w tak zwanym rankingu live 180 punktów straty. Grają teraz turniej w Paryżu, gdzie jest za zwycięstwo 1000 punktów. I później jeszcze obaj są zgłoszeni do takiego mniejszego turnieju w Metz, gdzie jest do zgarnięcia 250 punktów. Także sporo matematyki. Ale żeby tak prosto wytłumaczyć, no to Hurkacz po prostu musi w Paryżu zajść dużo dalej niż Rune i wtedy będzie miał szansę, żeby znaleźć się wśród tych 8 najlepszych zawodników. Wczoraj właśnie rozegrał pierwszy mecz w Paryżu, grał z groźnym Amerykaninem Sebastianem Cordą. Jak to Hubert? Zagrał 3 sety i było naprawdę sporo właśnie zwrotów akcji. Na szczęście w tym ostatnim secie przełamał rywala w kluczowym momencie i gra dalej. Dziś zagra z Hiszpanem Bautistą Agutem. A jeszcze to właśnie, wydaje mi się to oczywiste, ale wolę dopytać, o jaki dziwny dźwięk wydało krzesełko. Hubert, gdyby inne twojemu imiennikowi udało się załapać, to byłby pierwszy Polak w historii, który by się do tej ósemki załapał, nie? No bo chyba nikt nie brał udziału, nie znam się tak dobrze na tenisie, ale nie przypominam sobie, żeby ktoś był w tej najlepszej ósemce na koniec sezonu. Wiesz co, Hubert zrobił to już 2 lata temu, też tak rzutem na taśmę w ostatnim turnieju się zakwalifikował, ale wtedy no już był bardzo zmęczony sezonem i do tego turnieju kończącego sezon przystąpił już taki mocno wygazowany i przegrał tam 3 mecze. Okej, okay, czyli Hubert był pierwszy w historii, ale już to zrobił. Przepraszam za moją ignorancję. Tak, a na twoje oko takie eksperckie dostanie się, czy jakie też ma na to szanse? I też z drugiej strony, jak w ogóle ci zawodnicy podchodzą zwykle do tych turniejów? Czy to jest tak, że rzeczywiście czekasz, jest to takie nobilitujące, prestiżowe, czy właśnie jednak ostatni taki turniej i nie każdy też na to patrzy, jak na takie finalne rozstrzygnięcie, kto w tej ósemce jest najlepszy. Wiesz co, ogromna jest pula w tym turnieju. Panowie grają o duże pieniądze, a jak w grę wchodzą duże pieniądze, to też jest duża motywacja. Myślę, że Hurkacz jest w stanie awansować do tych finałów, natomiast, no tak jak mówię, nie wszystko zależy od niego. Jego rywal tą końcówkę sezonu po US Open ma zdecydowanie słabszą. Tymczasem Hubert no jest w gazie, gra coraz lepiej. Wygrał duży turniej w Szanghaju. To jest turniej Masters rangi 1000, więc no bardzo duża sprawa dla polskiego tenisa, dla Huberta Hurkacza. Tylko ten Paryż jest też trochę specyficzny, bo to jest turniej halowy, ale nawierzchnia jest tam wolniejsza, więc to nie do końca może pasować Hubertowi, ale wiadomo, jeśli jest się w dobrej dyspozycji, jeśli gra się dobrze, no to wtedy nawet teoretycznie gorsza nawierzchnia, wolniejsza w przypadku Huberta nie powinna sprawiać jakichś większych problemów. Czyli mamy dwa teraz pytania nurtujące, czy Hubertowi uda się, już teraz zapamiętam po raz drugi, awansować do najlepszej ósemki i czy Idze uda się wrócić na pierwsze miejsce w rankingu? Bo ja nie widziałem, przyznaję, że jeszcze nie widziałem żadnych tam starć, ale widziałem dużo takich jakichś różnych pobocznych wątków, czy te sesje na plaży, gdzie ona była jako jedyna w czerwonej kreacji, czy też to, jak ją podczas nagrywania jakiejś chyba akcji takiej marketingowej On Jaber wystraszyła, to tak w ramach też Halloween, więc klimacik tam też chyba jest dobry, tak mi się wydaje, że jednak jest oczywiście rywalizacja, ale też tak pojechać na koniec sezonu do Cancun, to też przyjemna sprawa i też no jednak już jako taka śmietanka kobiecego tenisa się pokazywać na finiszu rozgrywek. No odpowiem na pierwsze pytanie. Tak jak powiedziałem, dla mnie Hubert jest w stanie to zrobić i jest w lepszej dyspozycji niż Rune. Na pewno musiałby zrobić w Paryżu co najmniej, myślę, półfinał, żeby to się punktowo zgadzało, żeby wyprzedził Duńczyka. Oczywiście to zależy, czy on dzisiaj wygra na przykład z Dominikiem Thiemem. Myślę, że tam będzie równy mecz i jest 50 na 50 w tej dyspozycji. Jeśli dzisiaj Rune by odpadł, a Hubert by wygrał z Bautistą Agutem, to otwiera się naprawdę fajna droga. Chociaż jakbyście spojrzeli pewnie na notowania bookmacherów, no to Hurkacza tam za wysoko nie stawiają, jeśli chodzi o ten awans. Ale tak jak mówię, jeśli chodzi o formę, to ja wierzę.
A WTA Finals to na pewno jest super impreza, aczkolwiek też było dużo wokół tej imprezy szumu, bo na Cancun zdecydowano się stosunkowo późno. Tam musiał powstać obiekt od samego początku. A jak wiemy, no, ty pewnie, Dominik, doskonale wiesz, że w Ameryce Południowej ludzie mają na wszystko czas i ten obiekt powstał za 5:12. Zawodniczki w zasadzie mogły potrenować na nim dzień przed turniejem, co jest w przypadku turniejów tenisowych niespotykana sytuacja i każdy też narzekał na jakość tego kortu, że są jakieś nierówności, że tutaj piłka odbija się jakoś dziwnie. No co jak na taki duży turniej jak WTA Finals i 9 milionów dolarów w puli, no to jest rzecz dość słaba. A jeśli chodzi o atmosferę, to na pewno tenisistki takie jak Ons Jabeur, Iga Świątek, one mają ze sobą dobry kontakt, ale wiadomo, jak się wychodzi na kort, to już później każdy myśli tylko o tym końcowym celu. Tym bardziej, że tak jak mówię, kasa, jeśli chodzi o tenis kobiecy tutaj w finałach WTA jest naprawdę robiące wrażenie. Hubert, muszę powiedzieć, że ty jesteś moim krajanem, Ostrów Wielkopolski, o ile się nie mylę, więc to też wyjątkowa sprawa. Tak jest, aktualnie jestem w Ostrowie. Więc. A no to kurczę, pozdrawiamy cały Ostrów Wielkopolski, pozwolimy sobie na trochę prywaty. Ja niestety nie jestem, bo obowiązki, ale jeżeli rodzina to ogląda, to przyjadę na groby spokojnie. Powiedz tylko, Hubert, na końcu, gdzie możemy cię czytać i oglądać, skoro też zaczęliśmy od małego fopa przy wprowadzaniu, więc tutaj, żeby też zareklamować, gdzie ludzie łaknący tenisowej i nie tylko, bo też żużlowej wiedzy mogą chociażby cię po prostu szukać twoich opinii. Wiesz co, prowadzę w kanale sportowym program tenisowy, więc raz w miesiącu, może raz na dwa miesiące się spotykamy, ale też mam przyjemność komentować turnieje wielkoszlemowe w Eurosporcie, więc przy okazji właśnie transmisji z najważniejszych turniejów tenisowych. A tak to wiadomo, jak każdy, na Twitterze staram się być aktywny, więc zapraszam do dyskusji, bo naprawdę dzieje się teraz pod koniec tego sezonu sporo. Jeżeli chcecie być na bieżąco, Hubert Błaszczyk, który był z nami, dzięki serdecznie. Dziękujemy i ci bardzo, Hubercie, a my oczywiście nie mamy innego wyjścia i też bardzo się z tego cieszymy, bo wybiła nie możemy dziewiąta. Się doczekać. To przyjemność. 9:01. Absolutna przewaliliśmy. Cześć Monia, czy ty się wybierasz w rodzinne strony? Chyba na weekend. Dzisiaj obowiązki, robię dla państwa serwis sportowy. Jutro normalnie pracujemy, więc chyba pojadę w rodzinne strony. Mamo, tato, w sobotę albo w niedzielę przyjadę. I cały Białystok może wiedzieć, że wyjdzie na rynek i pewnie gdzieś tam uświadczy towarzystwa Moni. Będzie Białystok witał, po prostu będzie wjazd Moni do Białegostoku. Czerwony dywan od razu. Się wita w Białymstoku chlebem, solą, jakimś napitkiem. Babką ziemniaczaną. No właśnie. A to jest przysmak białostocki, podlaski, babka ziemniaczana? Kartacze chyba bardziej. Kartacze, tak. Ach, Podlasie. A w Ostrowie Wielkopolskim czym się wita? W Ostrowie Wielkopolskim serdecznością. A, czyli tam nic. Wyjedziecie głodni z Ostrowa Wielkopolskiego. Głodni, ale szczęśliwi. No właśnie, coś za coś. A też mam jakąś ciocię w Ostrowie Wielkopolskim. Pozdrawiam. No pewnie mnie uczyła polskiego, albo coś się zaraz... Nie, jest lekarzem. Pewnie mnie leczyła, chociaż ja nie chodziłem dużo do lekarza. Przejdźmy do serwisu. A ja nigdy tam nie byłam. Zapraszam cię. Dobra. Moja mama ugości cię i ja również. Serdecznością. Serdecznością. To nie, akurat mama specjałami licznymi. Przechodzimy do serwisu. Ale wiecie, sportowy. Też powiem o Hubercie Hurkaczu. Jest bardzo dużo tego Huberta Hurkacza w dzisiejszym... Hurkacz. Tak, a nie w dzisiejszym... Dobrze. Zapraszam. Hubert Hurkacz udanie rozpoczął turniej ATP 1000 w Paryżu, który najpewniej zadecyduje o tym, kto wystąpi w kończących sezon finałach dla 8 najlepszych zawodników tenisowego roku. Polski zawodnik po zaciętym spotkaniu w 3 setach pokonał Amerykanina Sebastiana Kordę. Swój drugi mecz Hurkacz rozegra już dziś około 13, a jego rywalem będzie Roberto Bautista Agut. Z doświadczonym Hiszpanem Polak ma bilans 1-3, ale to on wygrał ich ostatnie spotkanie w lutym tego roku. Znamy już gospodarza Mistrzostw Świata w 2034 roku. Prezes FIFA potwierdził, że turniej ten odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Mundial w 2026 roku odbędzie się na boiskach Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku. 4 lata później czeka nas turniej organizowany przez Hiszpanię, Portugalię i Maroko, ale 3 pierwsze mecze zostaną rozegrane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Wczoraj poznaliśmy gospodarza turnieju w 2034 roku. 3 edycje, 5 kontynentów, 10 krajów zaangażowanych w organizację.
Dzięki temu piłka nożna jest naprawdę globalna. Piłka nożna łączy świat jak żaden inny sport, a Mistrzostwa Świata to idealne przesłanie jedności i integracji, napisał w mediach społecznościowych Infantino. Jan Sobociński, Jarosław Niezgoda nie będą dłużej reprezentowali barw odpowiednio Charlotte FC i Portland Timbers. Oba amerykańskie kluby postanowiły nie przedłużać umowy z zawodnikami. Sobociński został wykupiony przez Charlotte w 2021 roku. Klub z Karoliny Północnej wydał za środkowego obrońcę ponad 1,5 miliona euro. Defensor pozostał jednak jeszcze przez pół roku w ŁKS Łódź na półrocznym wypożyczeniu i na stałe dołączył do swojej nowej drużyny w styczniu 2022 roku. Od tego momentu rozegrał 28 spotkań. Niezgoda do Portland Timbers trafił w styczniu 2020 roku z Legii Warszawa za blisko 3,5 miliona euro. Dla zespołu rozegrał blisko 100 meczów, strzelając 23 gole i notując 8 asyst. Obecnie zmaga się z kontuzją kolana po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Vinicius Junior przedłużył kontrakt z Realem Madryt. Brazylijski napastnik będzie występował w Zespole Królewskich do 2027 roku. Vinicius trafił do Realu 5 lat temu. Królewscy zapłacili Flamengo 45 milionów euro. Od tego czasu Brazylijczyk rozegrał 232 mecze, w których strzelił 62 gole i zanotował o 5 asyst więcej. Z Królewskimi zdobył wszystkie najważniejsze możliwe trofea w Hiszpanii i w Europie. Szkoda, że państwo nie widzieli Dominika Piechoty, który nawiesił tej informacji. Tak, cieszymy się. Vinicius. Ja ostatnio tyle czytam, że jestem kibicem Barcelony, że mnie to męczy po prostu w kurze. A jesteś kibicem Realu? Nie jestem, ale na pewno nie jest mi bliżej do Barcelony. No. Więc po prostu jest to dla mnie taka też przytyk duży. No, a tak sobie pomyślałem o tym Jarosławie Niezgodzie, że to tak jest, że to niestety jedna z tych karier, które nie mogły się chyba nigdy dobrze rozwinąć przez kontuzję, bo powiedziałaś, że on obecnie zmaga się z kontuzją. Tak. Mam wrażenie, że on co chwilę zmaga się z kontuzją, troszkę tak jak z Bartkiem Kapustką, że co się uda jakąś formę osiągnąć, to kontuzja. Bardzo współczuję takim sportowcom, którzy jakby nigdy się nie mogli sprawdzić zupełnie tak swobodnie, bo to zdrowie niestety nie pozwalało. Ale zobaczmy, Bartek Kapustka czy Kuba Moder to są takie nazwiska, przy których budzę się każdego ranka i liczę, że zobaczymy ich grających w piłkę. Jakub Moder czy pół godziny w rezerwach rozegrał. Tak, i to było pół godziny zaplanowane. Trzymamy kciuki za więcej. Absolutnie. Sympatyczne postaci. To ja pokażę, tak, piłkarze. Trzymamy. I Monia, trzymamy kciuki za pogodę. Trzymam kciuki za pogodę, ale zobaczcie, nie jest tak źle. We wszystkich świętych pogoda może nas nie rozpieści, ale mogło być gorzej. W końcu mamy już listopad. Nie wszędzie będzie dzisiaj padać. Parasole muszą na pewno przygotować dzisiaj mieszkańcy Dolnego i Górnego Śląska, także ci, którzy będą przebywali w okolicach Lublina, Białegostoku czy Olsztyna. W pozostałej części kraju aura powinna być bardziej łaskawa. Najcieplej będzie dziś we Wrocławiu. Tam słupki rtęci pokażą nawet 15 stopni Celsjusza. Najchłodniej tym razem w Olsztynie około 8 stopni. Biometr niekorzystny tylko w północnej części kraju, a przysłowie na dziś to: wszyscy święci niezgodą wiatry ze śniegiem przywiodą. Myślałem, że wszyscy święci balują w niebie, powiesz, ale jestem rozczarowany, że nie nazwałaś białego zdania bez rytmu, bez melodii. Wszyscy święci balują i głosu Krzysztofa Cugowskiego. No ja... A ty umiesz śpiewać chyba, co? No pokażę to przed momentem. Szczególnie jak Krzysztof Cugowski, ale Monia, bardzo jestem rozczarowany, że nie nazwałaś Białegostoku stolicą czegoś, bo zawsze masz różne określenia, a teraz po prostu powiedziałaś Białystok. No teraz tak. Stolicą piękności kobiet i otwartości domów. To chciałam, żeby dopowiedział to Dominik. Tak jak Ostrów Wielkopolski jest stolicą serdeczności, wiemy tu. Do dziś polsko stoi i ludzi utalentowanych. O, mocne słowa. Kto jest jeszcze z Ostrowa? W sensie ty i Hubert Błaszczyk, Hubert, tak? To jest wiele osób. Wczoraj w Lechu Poznań zadebiutował chłopak z Ostrowa Wielkopolskiego, Max Dziuba, którego pamiętam, że duży, duży talent też swoją drogą. Mam nadzieję, że się będzie mega rozwijał i o nim usłyszymy, ale pamiętam, że jakby przez to, że jego ojciec, jak ja byłem młody i gdzieś tam kopałem piłkę, to już jakby słyszałem o tym, że jest taki mały chłopak, bo to jest jakby syn trenera i on tam już od najmłodszych lat... Trenera Marka Dziuby? Tak. Czyli byłego piłkarza i trenera ŁKS-u na przykład, tak, i Widzewa. Tak, dokładnie tak. Więc byłego reprezentanta Polski. Jak Max Dziuba miał z 5 lat czy coś takiego, ja miałem wtedy, nie wiem, z 15, to jakby totalnie słyszałem, że jest taki chłopak, który już tam super kopie. Więc fajnie teraz zobaczyć, że zadebiutował w Lechu. Przyjemna historyjka. Kiedyś słyszałem o czymś takim. Ostrów Wielkopolski talentami stoi. Czego ci życzyć na nadchodzący tydzień? Uśmiechu. Życzymy ci uśmiechów. Bardzo dużo energii. Energii. Motywacji. Motywacji. Słońca. Słońca. Pozytywnego biometru. A dzisiaj w Warszawie słońce.
akurat. Dzisiaj było bardzo przyjemnie. Tak, jest bardzo przyjemnie. Ja pamiętam chyba 3 albo 4 lata temu na Wszystkich Świętych właśnie 1 listopada spadł śnieg i było bardzo zimno, więc naprawdę cieszmy się z tej temperatury, która jest za oknem właśnie dzisiaj. Jest pięknie. Wyjątkowy był widok rano pustej Warszawy. Kiedy jechaliśmy do pracy i po prostu nie było spotkaliśmy nikogo... się na przystanku przypadkowo. Tak, to było absurdalne. Spotkaliśmy się, nasza dwójka na przystanku, plus jeszcze Ola, która jest makijażystką i byliśmy tam 3 jedynymi osobami. Jechaliśmy, tylko my. Ja też jechałam sama, wczoraj stałam w korkach, a dzisiaj po prostu jechałam płynnie, więc chciałabym, żeby takie dni były zawsze. Przeżyję. Monia, dużo uśmiechu. Energii, motywacji. I serdeczności, otwartości, takiego wiesz, pozytywnego myślenia. Słuchajcie, trzeba się nastawiać pozytywnie, jakby już dzisiaj wiemy, że umrzemy, więc korzystajmy z tego, co mamy. Co się zmieni, wszyscy mamy takie samo przeznaczenie. Dokładnie, tak. No, ale to jest prawda. No. Ale może nie będę z takim przekazem, zaraz mamy łączenie a propos korespondencji wojennej. Niefortunne, ale tak, faktycznie... No ale... nie, ale jednak ja zawsze trzymam się po prostu pozytywnego przekazu do życia, natomiast porozmawiamy dzisiaj, no rozmawiamy tak, mamy szeroki przekrój tematyczny, ale też teraz porozmawiamy o tym, zrobimy kolejny update sytuacji w Izraelu i nie tylko. Tak jest. To ja dziękuję. Dziękujemy ci bardzo. Monia. Monika nie. Wądołowska, jak Monia... zawsze. Dobrego dnia. Perfekcyjny serwis. Jeszcze musimy chwilkę czekać na połączenie z Mateuszem Lachowskim, który przebywa obecnie w Izraelu. Dobra wiadomość, odnalazłem swoją kartę bankową, którą zgubiłem. A w jaki sposób dostałeś telefon, ci o tym sam powiadomił? Nie, po prostu okazało się, że zostawiłem ją w pewnym miejscu, w którym byłem i ktoś ją znalazł. Okej. Okay. Ale żeby nie było żadne jakieś tam balety. Dominik się bardzo martwił dzisiaj rano, jak się spotkaliśmy. Właśnie mówiłem, że nie martwiłem. A, nie martwiłem. No, wyglądało się, jakbyś się martwił. No to moim zdaniem się martwiłeś to. Okej, okay. No tak miałem wyraz. No to nie jest przyjemne, jak się zgubi kartę. Wiem, ale po prostu wiedziałem, że miałem kontrolowane punkty miejsc, gdzie może być. To jest ciekawe mieć kontrolowane punkty miejsc. No bo po prostu wiedziałem, że gdzieś jechałem samochodem, byłem u znajomych. A, myślałem, że to się pizzę, ciekawszego kryje za kontrolowanymi punktami miejsc, miejsca, które ty kontrolujesz. Byłem w domu, więc jakby wiedziałem, że no, nie może być gdzieś w takim miejscu, nie wiem. Kontrolowałem, gdzie byłem. No to już dobrze, to już że kontrolujesz, dobrze. Gdzie byłeś. Jak nie kontrolujesz, gdzie jesteś, to jest gorzej. Zobacz, faktycznie dzisiaj jest ten spektrum tematów dosyć szerokie i zmieniamy je szybko, no ale z drugiej strony co mamy zrobić? Dobrze, ale też no, dzieją się rzeczy, nie? Czasami tak pamiętam, jak kiedyś właśnie byliśmy z teatrem improwizowanym Klancyk w jakiejś telewizji śniadaniowej i tam właśnie też po kolei jakieś tematy i była wtedy chyba tsunami, czy jakaś taka katastrofa klimatyczna, wydaje mi się, że to było tsunami, czy jakiś tajfun, który bardzo dużo ofiar pochłonął. Była rozmowa o tym i była, a teraz teatr komediowy zapraszamy i myśmy trochę nie wiedzieli, jak w tym wejść, w tą aurę, która była w studiu, wiesz, jednak takiej smutnej i bardzo dramatycznej sytuacji, była o niej mowa przez 15 minut, jak tu wejść i robić jakieś głupoty. A z drugiej strony no, trochę życie tak polega, że cały czas skaczemy, nie? Jak to dźwignęliście? Po prostu trzeba było zrobić swoje. Po prostu robiliśmy swoje. No, myślę, że im bardziej byśmy o tym myśleli i próbowali jakoś to nazwać, to byłoby więcej cringe'u i nieporozumienia i niezręczności niż po prostu robić swoje. No, nie ma co uciekać. Tak jak teraz mówisz, że mamy pozytywny przekaz i nagle musimy się połączyć z... Nie, ale ja z tym w ogóle nie mam problemu. Trzeba mieć po prostu jakieś lekkie wyczucie też w tym wszystkim, jak się w tym poruszać. Ale to nie wiem, ja nie czuję w ogóle żadnego takiego zażenowania, że tutaj jakieś trochę śmieszków, tutaj zaraz poważne tematy, jakby też jest poranek, trzeba trochę słodzić, mieszać, niech trochę ludzie dostaną informacji, niech trochę będzie innych rzeczy. No ty, ale zresztą ty bardzo mocno obcujesz w tym świecie komediowym, więc sam wiesz, że to jest jakby taka granica, to gdzie jest żart, gdzie możesz, gdzie nie możesz, to jest... To prawda, ona jest czasami bywa, jak wiemy... ciężka do określenia i też przebiega w innym miejscu do niektórych ludzi, więc zostaje ci, tak jak mówisz, wyczucie. Ale tak w temacie już Izraela muszę się podzielić z tobą i z państwem historią, która mnie jakoś strasznie poruszyła ostatnio, która w ogóle trochę się łączy z naszym gościem, bo Mateusz Lachowski, poza tym, że jest dziennikarzem, korespondentem wojennym, studiuje też reżyserię w Łodzi. I właśnie jakiś czas temu rozmawiałem z kolegą z Łodzi, reżyserem, który teraz kończy szkołę, który jest Syryjczykiem, który przejął po mnie w ogóle mieszkanie w Łodzi. I on opowiadał o tym, że jak była demonstracja w Warszawie propalestyńska, on na nią poszedł
i okazało się, że jest kontrdemonstracja izraelska i zobaczył innego naszego znajomego, też reżysera, z Izraela. I oni, wiesz, nagle w Warszawie, znając się ze świata filmowego i tak dalej, chodząc, wiesz, na piwko, będąc zupełnie też poza tym, bo on nie jest, on też nie jest osobą religijną, to w ogóle są, wiesz, super złożone rzeczy, mm-hmm. ale w każdym razie on stał w gronie tych demonstrantów propalestyńskich, tamten stał w stronie tych izraelskich, popatrzyli na siebie i mówi mi ten mój kolega, że podeszli do siebie, zaczęli płakać, przytulili się, nie powiedzieli im słowa i wrócili do tych stron. I to jakoś mi tak, wiesz, łamie serce ta historia, no bo co tu powiedzieć, jakby co oni mają zrobić, kiedy żyją właśnie w Polsce, mają bliskich po dwóch stronach barykady, teoretycznie są wrogami, jednocześnie są przyjaciółmi. Wiadomo, że takich historii jest mnóstwo, ale jakoś mnie to tak poruszyło, bo też tak są ludzie, których znam. Dotykasz to naocznie, jakby widzisz to od nich, to jest łamiące serce. I też tak pomyślałem o tym, jak to jest właśnie... Tutaj widziałem, że na czacie ludzie pisali, kiedy rozmawialiśmy o Kolumbii, że powinno się też cieszyć, że się żyje w kraju, w którym nie ma, wiesz, terroryzujących karteli i porwań. I podobnie też tak mi się zrobiło jakoś tak dziwnie, a jednocześnie... Dało mi to do myślenia, że warto docenić, że ktoś może być na podobnym poziomie, nie wiem, ekonomicznym, społecznym jak ty, studiował z tobą w szkole, ale jego sytuacja jest kompletnie inna. On nie może pojechać na przykład do rodziny, bo był też w szkole chłopak z Palestyny i opowiadał o tym, jak to, wiesz, każdy przyjazd do rodziny to było przeszukiwanie pod, nie wiem, karabinem i tak dalej. No to są jakieś potworne rzeczy tam. Wiadomo, że jest to, nie będę się wymądrzał, bo jest to konflikt potwornie trudny i złożony, ale sama taka świadomość ludzkiego doświadczenia, że mijasz gościa, z którym sobie właśnie pójdziecie na kawkę, piwko, nie wiem, na imprezę w szkole filmowej, a jego rzeczywistość i to, co on zostawia, jest absolutnie przerażająca. Nie? I, tak, ja zawsze powtarzam i jestem co do tego przekonany, że jakby rodząc się w Polsce, czy w ogóle tutaj w Europie, to jesteś w skali świata takim farciarzem, jeżeli chodzi jakby jakąś taką skalę cywilizacji, startu, wiadomo, że to też jest jakaś taka nierówność, ktoś się rodzi w bogatszej rodzinie, ktoś w nieco mniej zamożnej, ktoś w małej miejscowości, ktoś w dużej, to zawsze jest jakaś rzecz do wyrównania, ale no sam fakt tego urodzenia się w Europie to jest w skali świata jakby niesamowity fart, czy jakbyś gdzieś miał przyjść na świat w Indiach, czy nawet gdzieś tam w tej Ameryce Południowej, w jakichś biedniejszych regionach, jakby zupełnie inna skala też tego, co cię od początku czeka, a propos tego też doświadczenia, ja mam w planach gdzieś tam z moim przyjacielem wybierać się do Brazylii. Właśnie on mi wczoraj tak zarzucił takim tekstem, że wiesz co, ja to tylko tak, żeby było jasność, bo tam rozmawialiśmy, co każdy z nas by chciał od wyjazdu. On mówi, wiesz co, ja już chyba nie ten wiek, żeby tam chodzić po fawelach czy gdzieś po zmroku i szukać jakichś przygód, że kiedyś byśmy to robili, a dzisiaj to już jest tak trochę człowiek tak różnymi rzeczami dotknięty, że po prostu mówi, dobra, już lepiej zobaczyć coś fajnego, nie szukać niepotrzebnie emocji, ale jest ale z nami... te emocje są niestety, tam gdzie jest Mateusz, mamy... Jest z nami Mateusz Lachowski, dziennikarz i reżyser, korespondent wojenny, też tak naprawdę współpracownik Newsweeka Wirtualnej Polski. Dzień dobry, fajnie, że udało nam się połączyć. Opowiadaj. Ja bym jeszcze tylko, zanim Mateusz zacznie opowiadać, cześć Mateusz, to bardzo mnie zaciekawiło to, bo nie wiedziałem, że jesteś też studentem reżyserii i bardzo ciekawe połączenie dla mnie. Ja kończyłem i dziennikarstwo, i reżyserię, ale to dziennikarstwo zostawiłem, a ty jesteś aktywnym dziennikarzem, jeszcze bardzo specyficznym, korespondentem wojennym. Czy ta szkoła filmowa to był wybór pod kątem na przykład, nie wiem, jakichś działań dokumentalnych, łączenia tego z dziennikarstwem, czy to są oddzielne totalnie na początku nie, wiesz. Zabawne, bo ja też dużo o to słyszałem, bo się z Michałem Edelmanem byłem na roku. Pozdrowienia dla Michała i dla Maćka, jego brata. To jest. No, więc gdzieś tam chyba się przecinaliśmy. Wiesz co, jak ja szedłem do szkoły, tutaj będzie trochę szumiało, bo samoloty latają. Nie ma problemu. Jak ja szedłem do szkoły, to w ogóle nie myślałem o dokumentalnej robocie, ale bardzo mi się podobał ten kurs dokumentalny na pierwszym roku z Marysią Zmarszkoszanowicz, z Grażyną Kędzielaską, też pozdrawiamy. I to mnie jakoś zajarało bardzo dokumentem, więc ja tak myślę o dokumencie przyszłościowo.
Tylko że w międzyczasie się wydarzyła wojna na Ukrainie, a ja robiłem na drugim roku film dokumentalny na Donbasie. I też szkoła jakoś nie była wtedy zachwycona, sam go sobie musiałem wyprodukować, no bo się też obawiali, mimo tego, że wtedy ten konflikt był bardzo spokojny. Więc jak się zaczęła ta wojna, to ja pojechałem tam z kamerą po prostu trochę tak na zasadzie, no po prostu, żeby tam być, żeby widzieć to, co się tam dzieje. Trochę też z niezgody na takich zasadach. Trochę też jako wolontariusz. No i już zostałem na 20 miesięcy. Trochę też dlatego, że na przykład jak wjechałem do Buczy, to się okazało, że jestem tam jedynym polskim dziennikarzem wtedy, kiedy wjeżdżałem. To był tam 1 kwietnia, czyli dzień, dwa dni po wyzwoleniu. To zależy, jak na to spojrzeć, no ale, ale jeszcze ciała leżały na ulicach. Po prostu jest trochę nisza. Znaczy nisza w takim sensie, że rzeczywiście w dzisiejszych czasach redakcje nie do końca mają ochotę wysyłać korespondentów w takie miejsca. I na przykład w Izraelu, z tego co wiem, jest jeszcze jedna dziewczyna, jeszcze jedna dziennikarka i to tyle, jeśli chodzi o polskie redakcje. A skąd, mamy skąd największą wojnę na Bliskim Wschodzie, nie? No właśnie, zaraz nam opowiesz, co tam się dzieje, ale jeszcze kończąc wątek twój, to powiedz, skąd u ciebie w ogóle taka, czy to jest poczucie misji, żeby przekazywać, co się dzieje, czy właśnie ciekawość, czy sam powiedziałeś o tej niezgodzie, czy to jakoś jest takie wewnętrzne pragnienie, czy przymus, żeby w te miejsca jeździć i oglądać to z bliska. I czy teraz te motywy się powtórzyły właśnie, jak w przypadku Ukrainy? Nie, czy tutaj to ja byłem ciekawy, wiecie, bo to też jest taka zabawa, że jak jechałem pierwszy raz do Donbasu, to tam miałem takie poczucie, że ja nic nie wiem o tej wojnie, że o tej wojnie się mało mówi w Polsce, bo już się w pewnym momencie w ogóle nie mówiło. Jak ja chciałem zrobić jakiś reportaż, to w ogóle nie można było znaleźć żadnej redakcji, która by była tym zainteresowana w 2018 roku, bo to już 4 lata minęły i wiedziałem, jak duża jest, jak pojechałem i się z tym zderzyłem, co tam zastałem, i wiedziałem, co ja czytam do tej pory w polskich mediach, to wiedziałem, jak duża jest dezinformacja. Tu w tym konflikcie, tu w izraelsko-palestyńskim konflikcie, dezinformacja to jest w ogóle jeszcze wyższy poziom. To znaczy obie strony dużo przekazują propagandowych informacji. Zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy. I poziom spiętrzenia, ja chciałem to zrozumieć, chciałem tego doświadczyć, chciałem to zobaczyć. Gdzieś się interesowałem zawsze Izraelem. To jest inny temat i nie tylko i Palestyną. Byłem ciekawy, z czego to wynika. To wydawało mi się tak pokomplikowane, że no i to się potwierdziło, to znaczy to się potwierdza. To jest bardzo, bardzo skomplikowany problem, bo to nie jest tylko tak, że 4 tam kilometry stąd rzeczywiście obóz dla uchodźców został zbombardowany przez ciądę, bo wiatr wieje, został zbombardowany przez Izraelczyków i zginęło 400 osób i wczoraj to się wydarzyło. Tylko to jest też tak, że no po prostu tutaj obie strony w pewien sposób, no od czego to się zaczęło? Ja jestem w Sderot, tutaj 1400, tutaj w tych miejscowościach, między innymi w Sderot, 7 października weszli hamasowcy i po prostu wyrzynali ludzi. 1400 osób wyrżnęli w jakiś straszny straszny sposób. Mnie ciekawiło, skąd jest ta nienawiść. I ja dalej nie wiem, dalej tego doświadczam, że rozmawiam z kimś, kto jest bardzo sympatyczny, na przykład po stronie izraelskiej i kogo zaczynam lubić i rozmawiamy sobie, jest miło. I nagle jak zaczynam rozmawiać o Palestyńczykach, no to słyszę, że po prostu no nie może być Palestyny, nie są narodem. No takie rzeczy straszne i gorsze. I że trzeba ten problem rozwiązać, ludzie są problemy i tak dalej. Z drugiej strony, jak byłem na zachodnim brzegu, bo teraz pojechałem, też tam nikt z polskich dziennikarzy nie jeździ. Teraz, w tej chwili. Wcześniej dużo, ale mówię od 7 października. To no to też usłyszałem dokładnie to samo. Wszystko było fajnie i sympatycznie do momentu, kiedy nie zaczęliśmy rozmawiać o Izraelu i się okazało, że Izrael nie ma prawa istnieć i wszyscy Izraelczycy powinni zginąć. No i no to jest pewnego rodzaju kosmos. Żyjemy w XXI wieku no i po prostu obserwujemy jakąś taką niezwykłą nienawiść. Nawet w kontekście Rosji, Ukrainy. Wydaje mi się, że no po prostu nie wszyscy tacy są, bo znam też ludzi, mam tutaj znajomych, którzy nie mają takich ostrych poglądów. Oni są bardziej tacy, chcą, żeby jakoś zakończyć ten konflikt, żeby był pokój. Jest część Izraelczyków, która chce, duża część, myślę, że większa była zdecydowanie przed 7 października, która chce autonomii palestyńskiej jako państwa, żeby państwo powstało.
Natomiast po tym, co się wydarzyło 7 października, rzeczywiście tutaj znów wszystko się wywróciło do góry nogami. To trochę tak, jak po tym, co się wydarzyło 24 lutego, chociaż trudno to porównywać, bo wojen ogólnie nie powinno się porównywać. Tak, Mateusz, ale właśnie, biorąc to, co powiedziałeś przed chwilą, że jest spora część ludzi, których chciałaby pokoju, ale czy w ogóle teraz w tej sytuacji i teraz jak tam jesteś, widzisz jakiekolwiek szanse, żeby ten pokój, albo żeby przynajmniej jakikolwiek rozejm nastąpił, bo wydaje się ta sytuacja poza swoim wieloletnim pokomplikowaniem, ale teraz jeszcze takim zaognieniem, że czy w ogóle można mieć jakąkolwiek nadzieję na to, że to się, wiesz, jakoś zacznie w ogóle iść w stronę pokoju? Nie, to nie ma na to szans w tej chwili. Nie ma na to żadnych szans, bo ani jedna, ani druga strona nie chce. Bo to po prostu musimy sobie zdać też sprawę z tego, że to jakby kolejna nowa wojna, nie? Jest konflikt od 75 lat, a może i od 29 roku, odkąd się były te zamieszki w Jerozolimie i ten pogrom. Czyli od początku właściwie, kiedy tutaj osadnicy żydowscy zaczęli przyjeżdżać, zaczęły się te konflikty w pewnym momencie już na ostro. Natomiast no, w 1948 roku się przeradziło w realną wojnę, w której ginęły setki ludzi. Doszło to do, powiedzmy, tych deklaracji z Oslo, gdzie obie strony chciały jakiegoś pokoju. No i potem pojawili się politycy po jednej i po drugiej stronie, mówię politycy, bo po stronie palestyńskiej terroryści też z Hamasu po prostu, którym bardzo nie pasowało to, żeby ten pokój, no bo pokój zakładał jednak pewne, żadna ze stron nie była do końca zadowolona z tego pokoju, bo to tak zazwyczaj bywa, że pokój ma swoją cenę i ani jedna, ani druga strona nie do końca chciała go zaakceptować i go torpedowała. No i tutaj w Izraelu mieliśmy rząd od 2009 roku, właściwie tam z przerwą roczną, gdzie rządził pan premier Netanyahu, teraz moim zdaniem chyba jedna z najbardziej znienawidzonych osób Izraelu. Tylko oczywiście nikt teraz nie będzie w stosunku do niego wyciągał żadnych konsekwencji, bo trwa wojna. No a po drugiej stronie Hamas urósł w siłę. Przede wszystkim w Strefie Gazy, bo jednak na zachodnim brzegu dalej Fatah. Tam nie wiem, czy słychać, tak w tle tak cały czas jest takie lekkie huki. To właśnie artyleria izraelska cały czas nawala w Gazę, no mówiąc krótko. I to jest non-stop. To jest coś, co jest tutaj w tym miejscu, w tym rejonie, dzieje się non-stop. Co parę minut słychać wybuch, pocisk leci te kilka kilometrów, bo stąd jest jakieś 4 kilometry do Gazy na piechotę i gdzieś tam sobie spada. Cały czas latają samoloty, helikoptery. Tylko to jednak w dalszej odległości, bo dalej się już nie da po prostu pojechać. Tam jeżdżą samochody, ale to są zazwyczaj żołnierze w tych cywilnych też samochodach. Oni sobie tam zjeżdżą na zbiórkę i idą dalej. Ale dziennikarze byli prosieni, żeby dalej nie jechać. Więc no, krótko rzecz ujmując, ja tutaj szans na pokój żadnych nie widzę, bo Izrael potrzebuje manifestacji siły. Mało tego, że Izrael potrzebuje manifestacji siły, to premier zdaje sobie sprawę z tego, że straci władzę, jeżeli tylko wojna się skończy, no bo będzie go trzeba rozliczyć za ten 7 października, więc on będzie ten konflikt podgrzewał. Z drugiej strony Hamas na tej wojnie ugrywa wszystko. Zaczęliśmy mówić o Hamasie, organizacji, która już po części była zapomniana. Dodatkowo dostaje pieniądze od sponsorów, bo jest od sponsorów arabskich oczywiście, umówmy się, z takich krajów jak Katar, ale nie tylko, od szejków arabskich, petrodolary i różne innego rodzaju właśnie wsparcie. Ma też wsparcie od Iranu, więc on będzie też podgrzewał ten konflikt, więc będą cierpieli niewinni cywile. Bo też trzeba pamiętać o tym, że choćby w tym obozie dla uchodźców, bardzo możliwe, że ci ludzie nawet chcieli wyjechać z tego obozu dla uchodźców Dżabali na północy Strefy Gazy, ale nie mogli, bo Hamas nie pozwala wyjeżdżać cywilom, bo cywile są dla niego żywymi tarczami, więc tak to wygląda. Mhm. A jak też dziwnie by to nie brzmiało. Jak też wygląda taka twoja codzienność, jak możemy zapytać, i też takie poczucie bezpieczeństwa, bo też pewnie już masz jakieś doświadczenie, tak jak powiedziałeś, z innych konfliktów, ale no jednak jest to też taka sytuacja, w której musisz się trochę odnaleźć, na co możesz sobie pozwolić, gdzie potencjalnie się poruszać, gdzie lepiej nie. Jak też ty w tym wszystkim się czujesz, z takiej już perspektywy po prostu wykonywanej bardzo dobrej pracy ostatnio?
Wiesz co, no, to, że ja jestem po stronie izraelskiej, sprawia, no bo nie da się wjechać do Gazy. No można by było spróbować przez Egipt, ale to też jest ryzykowne. Nie tylko ze względu na to, że Izrael bombarduje strefę Gazy, ale też no, na to, że jednak Gazą rządzi Hamas. I to, no, jest to organizacja terrorystyczna i zasadniczo, jak wjeżdżasz, tak mi się wydaje, że jednak chrześcijanin wjeżdżający, czy po prostu z kraju chrześcijańskiego wjeżdżając z Polski, no to słyszałem różne opinie i to nie byłby najlepszy pomysł. Natomiast sam Izrael żyje normalnie, znaczy względnie normalnie. Jasne, że tam wczoraj były 4 alarmy rakietowe, czyli były syreny, słychać było wybuchy. Natomiast no, to jest jakaś codzienność Izraela, do tego się tutaj wszyscy przyzwyczaili. Po prostu kiedy leci rakieta ze strony Hamasu, czy kilka rakiet, czy kilkanaście rakiet, no to zaczyna pracować system żelaznej kopuły, czyli taki system przeciwlotniczy, przeciwrakietowy. Wyjął syreny, ludzie schodzą albo do schronów, albo czasami po prostu kilka pięter niżej, jak mieszkają gdzieś wysoko, bo też te rakiety Hamasu to nie są jakieś rakiety potężne, tylko to są często rakiety samoróbcze robione właśnie na terenie strefy Gazy, więc one całego budynku raczej nie zniszczą. Choć też no, byli zabici, byli ranni w wyniku tych ataków, bo tych ataków, to tych rakiet zostało wystrzelone tysiące tutaj na Izrael. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj raczej wojsko po prostu nie pozwala gdzieś zbliżać się właśnie do Gazy. Te parę kilometrów to jest maks, gdzie można podjechać. Tu się kręcą ekipy też telewizyjne z różnych krajów i no, jest kupę wojska. I tak naprawdę ja tutaj, wiesz, w porównaniu, wiecie, w porównaniu z Ukrainą, to ja się tutaj czuję, no, jak w Polsce trochę, no totalnie bezpiecznie, tyle że jest 30 stopni ciepła. Znaczy nie chcę bagatelizować w tej chwili, no bo to też nie jest tak, bo jeżeli żyjesz w cieniu rakiet, no to jest bardzo, bardzo takie deprymujące psychicznie, też na tych ludzi to źle wpływa i oni też się boją, co będzie dalej, czy się nie rozleje ten konflikt, ale chodzi o to, że jednak państwo Izrael stara się... Tak, po pierwsze, a po drugie państwo Izrael stara się zapewnić swoim obywatelom maksimum bezpieczeństwa, na ile jest to możliwe, no w tych realiach. Te systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, żelazna kopuła, no to jest coś, co naprawdę, no tych ofiar, gdyby nie to, tych ofiar byłoby po prostu no, niepomiernie więcej, bo te rakiety by trafiały, one są zawsze wycelowywane przez Hamas w... po prostu w cywilne cele, w osiedla, w miasta. Hamas strzela po prostu tak, żeby zabijać cywilów. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Na szczęście są te systemy, więc ludzie jakoś sobie radzą. A chciałem cię zapytać, powiedziałeś, że czujesz się nieporównywalnie bardziej bezpiecznie niż na Ukrainie. Więc to mnie zaciekawiło właśnie, rozwijając pytanie Dominika trochę o taką rzeczywistość takiego dziennikarza, korespondenta wojennego. Jakbyś mógł przez chwilę powiedzieć, jak to było wtedy, kiedy pojechałeś na Ukrainę? Czy jakkolwiek, nie wiem, wiesz, będąc jednak kimś nie zaangażowanym w konflikt, tylko korespondującym, czy jakkolwiek to strony konfliktu respektują, czy tam była po prostu, wiesz, wolna Amerykanka, nie. Dziko i musiałeś sobie radzić sam? Nie, to jakby mówienie o tym, że Rosja, tutaj mam kamizelkę, oznaczenie, press, jeszcze akredytację dziennikarską, więc tutaj to wygląda tak, że trzeba być oznaczonym, żeby gdzieś właśnie, no, no po prostu, żeby to było widoczne z daleka. W Ukrainie tak nie jest, w Ukrainie lepiej chodzić, jeżeli się jest blisko frontu, a ja jeździłem stricte na front, mieszkałem w Donbasie, wynajmowałem tam mieszkanie w Bachmucie, najpierw potem w Kramatorsku, przez miesiące Kramatorsk jest ostrzeliwany dość często, więc no tam nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa. Tam jak słyszysz alarm, no to oczywiście w Kijowie teraz, na zachodzie Ukrainy jest bezpiecznie, to nie da się ukryć. Natomiast ja mówię o tych miejscach, w których ja zazwyczaj przebywałem, to znaczy na wschodzie, blisko frontu, w tych rejonach 10, 15, 20 kilometrów od frontu, no tam żelaznej kopuły nie ma. Więc tam, jeżeli Rosja ostrzeliwuje te gdzieś jakieś cele, a często też strzela po miastach, no to wiadomo, jak to się może skończyć, zwłaszcza jak używa jakichś rakiet większych. O tyle szczęście jest takie, że mam takie wrażenie, że jednak Rosja ostatnio unika tych celów cywilnych. Znaczy od czasu do czasu też je ostrzeliwuje, ale mogłaby bardziej strzelać. No to są wszystko takie rzeczy no, skomplikowane. I to nie jest, i to rzeczywiście jest skomplikowane. Zazwyczaj jak się w Polsce mówi, że coś jest skomplikowane, no to jest taki pic na wodę, żeby po prostu zakończyć temat. Ale zarówno to, co się dzieje tutaj, ta wojna w Izraelu jest skomplikowane, jak i to, co robią
to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie. Najciekawsze jest to, że jedno na drugie będzie miało wpływ i już ma bardzo duży wpływ. Wiesz co, dla mnie jest jeszcze taki jeden ciekawy wątek, bo często się tak mówi, że wojna powszednieje, no bo te konflikty cały czas trwają, są otwarte i będą trwały bardzo długo, tak jak mówisz, ale jakby też skala tego, co ludzie przyjmują, jeżeli chodzi o informacje i tak dalej, to jakby też... Ta ciekawość już trochę z czasem w każdym z nas, powiedzmy, delikatnie gaśnie. No chyba ale... gorsze jest to zobojętnienie, nie? Że jak... tak, tylko też wydaje mi się, właśnie chciałem nawiązać do pewnie też ludzi, z którymi rozmawiałeś, czy się spotykałeś, bo nawet w kontekście tej wojny na Ukrainie często były takie reakcje, że ale czemu oni sobie normalnie żyją, przecież tam trwa wojna, co to za wojna i tak dalej. Wydaje mi się, że nawet tak biologicznie jest powiedziane, że jakby ty się też przyzwyczajasz do poziomu stresu i też jakby nie tak. jesteś w stanie żyć w strachu takim samym na przykład miesiąca, bo... Ten musisz poziom, nie wiem, czy, tak, czy kortyzolu, czy czegoś się tak po prostu już wystrzeliwuje, czy wyrównuje, że nawet twój organizm biologiczny już po prostu reaguje, że to jest okej, okay, przyzwyczaiłem się, mam takie życie, że tutaj lata rakieta, ale ja muszę funkcjonować. Mhm. No nie, to tak jest. No, czy jakby tutaj też zobaczyłem, że ludzie po prostu starają się żyć normalnie. Chodzą na plażę. No, co z tego, że jest alarm, jest strach? Czy ten strach też opada z każdym dniem? Paradoksalnie, im dłużej trwa ta operacja tutaj w Gazie obok, gdzie giną cywile, no, ale też są zabijani ci bojownicy Hamasu, tym bardziej mam wrażenie, że strach opada w Izraelu, bo ten pierwszy dzień, te pierwsze dni to był, nie było mnie jeszcze tutaj wtedy, to był szok. I nawet te pierwsze dni, jak tutaj jeszcze przyjechałem, to ludzie jeszcze dalej byli w takim lęku, rozmawiało się o tym, no też od razu były też te syreny też na pewno... Jasne, że jest z tyłu głowy to poczucie, że jest ta żelazna kopuła i że raczej zostanie ta rakieta zestrzelona. Natomiast zawsze jest jednak to ryzyko, że czasami ona się gdzieś przebije. No i pojechałem do Aszkelonu, który jest tutaj bardziej na północ, niedaleko, bardziej przy morzu. To takie miasto, na które Hamas wystrzelił kilka... No, myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że kilka tysięcy rakiet wystrzelił. Cały czas ostrzeliwywał Aszkelon. Jak tylko mógł, jeszcze zanim Izraelczycy weszli do strefy, to cały czas ostrzeliwał Aszkelon, bo on jest blisko. No i tam widziałem dosłownie, jak ta rakieta jest wystrzeliwana. Nawet wtedy i znów byłem w takiej sytuacji, że nie myślisz o tym, żeby nagrywać, żeby coś robić, tylko po prostu, no, żeby uciekać albo padać na ziemię, bo taka jest też procedura tutaj, że się kładzie na ziemi, kiedy leci ta rakieta. Dosłownie było widać, jak ona się podnosi, no i później... żelazna kopuła zestrzeliła, jej fragment spadł. No ale właśnie ktoś mógł być w tym miejscu, gdzie ten fragment spadnie na ziemię. Albo ta rakieta mogła zostać niezestrzelona. Więc ten stres na pewno dalej jest, no ale no, nie da się w takich warunkach, gdzie to już trwa i trwa, do tego w pewien sposób nie przyzwyczaić. No, nawet w trakcie II wojny światowej, jak czytamy książki, było życie jakieś. Ludzie starali się jakoś choć na chwilę od tego uciec. I tutaj po prostu... W cieniu wojny dzieje się normalne życie i tak samo jest w Ukrainie. A gdzieś tam dalej, te kilka kilometrów stąd, to jest dla mnie najbardziej niewyobrażalne zawsze są te miejsca właśnie, w którym ja jestem teraz. Tam gdzieś jakieś odległości stąd cały czas walą te pociski. One lecą trochę nad nami, trochę tam bardziej w drugą stronę. Te kilka kilometrów i spadają na jakieś budynki, gdzie są ludzie. Tam jest piekło i to jest po prostu... Ta granica, te kilka kilometrów, które wyglądają zupełnie normalnie, no widzieliście, no ja sobie siedzę tutaj w samochodzie, po prostu wygląda zupełnie normalnie, a w którymś miejscu zaczyna się piekło. No i o tyle w Ukrainie mogłem jeździć do tego piekła, bo była taka możliwość, można było jeździć pod sam front i to obserwować i rzeczywiście rozumieć, co to jest ta groza wojny, której się, uważam, nie da pokazać w żadnym filmie. Można próbować, są jakieś... Jakby są filmy, które to rzeczywiście potrafią jakoś ugryźć, ale jednak mimo wszystko to jest coś, bo film mimo wszystko zawsze upiększa, mam takie poczucie. Jest jakimś takim romantyczną sztuką i sprawia, że jak pokażemy coś z ładnymi zdjęciami, to jest, wydaje się, takie interesujące, ciekawe. A wojna, im więcej gdzieś jeżdżę i obserwuję, to wydaje mi się, że ona jest po prostu obrzydliwa i ona nie jest tak naprawdę ciekawa, bo wyciąga jakieś najgorsze instynkty ze wszystkich, z dziennikarzy też, z ludzi, z żołnierzy, ze wszystkich. Mateusz, dziękujemy ci bardzo i dziękujemy za robotę, którą wykonujesz. Tu widzę, że na czacie bardzo dużo masz też, no, jeżeli to dobre słowo, fanów, ludzi, którzy bardzo doceniają twoją pracę. Parę osób pyta, gdzie można oglądać twoje korespondencje na twoim kanale YouTube'owym, tak? Tak jest, przede wszystkim tak, trochę też na social mediach.
Ja teraz będę pisał jakieś dwa znowu teksty, ale powiem szczerze, że odkąd tutaj przyjechałem, to tyle jeżdżę, tyle oglądam, że chyba na koniec gdzieś napiszę jakieś takie podsumowanie. To także zapraszam na mój kanał. Tak? Dziękujemy. Pana Mateusza Lachowskiego i wszystkiego social media obowiązkowo do śledzenia, bo Mateusz Lachowski, korespondent.pl, tak się nazywa chyba kanał Mateusza. Zapraszamy tak na ten kanał, zapraszamy na jego rację. Dziękujemy ci bardzo, Mateusz, i za to, co robisz, i za łączenie. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Ja już mam, widzę, że tata podjeżdża i muszę jechać na groby, także cię, Dominik, zostawię z Petrosem na temat egzystencji. Było, dziękuję bardzo, to nasz debiut tylko w tym duecie. Tak jest. Damy radę, myślę, spokojnie. Ja państwu też dziękuję, a zanim pojawi się w studiu Petros Psylos ze swoim gościem, będzie to dzisiaj Roman Danieluk, filozof i historyk, i rozmawiać o egzystencji. To jest taki temat, że myślę, że się na pewno gdzieś tam dołączę, chociaż nie mam nic do powiedzenia, ale nie mam na to żadnych dokumentów, ale ty sam dobrze też wiesz, że wielokrotnie jest to taka część, która w głowie, nie wiem czy każdego człowieka, ale pewnie bardzo sporej części zajmuje dużą przestrzeń. Takie myślenie. W sensie takie egzystencjalne? Ale tak na zasadzie, wiesz, po co, gdzie, czemu. Ale w taki właśnie refleksyjny sposób. Przyjemny czy nieprzyjemny? Ja często myślę o tym. Absolutnie w nieprzyjemny. Nieprzyjemny. Ja właśnie. Tak, że jakby po co my to robimy? Ja sobie często myślę o tym, nie potrafię tego wymówić dobrze, o tym portugalskim saudade, czy jak się. Saudade. Bo to jest jakaś taka narodowa cecha, gdzie jest pewna nostalgia, smutek, ale jest też pewna akceptacja tego przemijania. Wszystko przemija. Ale jest smutno pozytywna, więc to się gdzieś miesza, ale rozumiem. Tak, jest dużo jakichś takich has. Są też tatuaże, właśnie tu do pasa, czyli jakby wszystko mija. Włoskie, na klacie. Tak, ale też portugalskie właśnie. No to w każdym języku znajdziesz. Tu do pasa po włosku. Tu do pasa po hiszpańsku. No dobra, porozmawiamy. Idziesz na grobing? Tak, idę na grobing, porozmawiamy dobra. Z Petros, już z tobą porozmawia o egzystencji. Ja państwu bardzo dziękuję. Kompa mi zostawisz? Żartuję, bierz. A teraz jeszcze materiał z Football Bloody Hell o Jakubie Moderze, o którym mówiliśmy wcześniej. Była taka też rozmowa i zastanawianie się, czy on będzie w stanie wyrobić się na mundial. Tak, było. W Katarze, że tak, że będzie jakaś taka próba przyspieszenia. Tam wiemy, że są problemy z rehabilitacją skomplikowane i to też bardzo mocno wydłużyło ten czas rehabilitacji. Ja jestem ogromnym fanem tego chłopaka i bardzo dobrze mu życzę, zwłaszcza, że są przykłady w historii, gdzie patrząc na zerwanie więzadeł krzyżowych, niektórzy zawodnicy potrafili wracać jakimś absurdalnie szybkim tempiem. Pamiętam, że po którejś kontuzji Arek Milik, jeszcze będąc w Napoli, wrócił najszybciej chyba z tych właśnie piłkarzy, o których kojarzę te rehabilitacje. Natomiast tutaj to się przeciąga do 19 miesięcy, ale wiemy, że tutaj były 32 minuty, zanim potem powiedziałem, będzie 60 minut, 90, zanim jeszcze będziemy mogli w ogóle Kubę oglądać, to i tak mi się wydaje, że to jest początek dopiero przyszłego roku, kiedy Roberto De Zerbi go będzie wprowadzał. Natomiast dla mnie jest bardzo pozytywne to, że co jakiś czas sam Roberto De Zerbi, niepytany, nie wyrywany przez polskich dziennikarzy na konferencjach, tylko sam z siebie mówi o tym, jaka jest sytuacja z Kubą Moderem. Ostatnio chyba Michał Zachodny rozmawiał z Jamesem Milnerem, tak, który też bardzo pozytywnie się wypowiadał, no bo jednak, kurczę, 19 miesięcy poza grą. Jeśli to, na co czekacie najbardziej w środę, na poważne rozmowy, a dzisiaj też rozmowy egzystencjonalne, rozmowy o życiu, czyli kącik naukowy Petrosa Psylosa. Dzień dobry, Petros. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. No tak dzisiaj w temacie będziemy rozmawiać z panem Romanem Danielukiem, filozofem, historykiem, poszukiwaczem wiedzy, nauczycielem, który jest zainteresowany problematyką egzystencjalną. Dzień dobry. Tylko sam przygotowałeś wstęp, czy to był czat GPT, bo też powiedziałeś, że... Wstęp jest, ja zawsze czasami przy biografiach korzystam, bo goście wysyłają takie jakieś skrótowe informacje, a to czasami chociażby na waszą stronę trzeba ładnie przeformatować, żeby później taki blok z opisem gościa umieścić. To wrzucam do czata GPT, proszę, żeby zrobił z tego pół strony czasami, ale później to jest weryfikowane wszystko i okazuje się, że czwórka sobie świetnie radzi sobie. No proszę. Polecam, jeżeli ktoś chce swoje bio poszerzyć. W przeciwieństwie do trójki.
W przeciwieństwie do trójki 3.5, bo wersja darmowa. Ja wiem, że za darmo to i ocet słodki i w ogóle, ale wersja darmowa jest beznadziejna, więc jeżeli ktoś mówi, że ChatGPT jest do niczego, no to... No ale niektórzy nadzieje mają. No a potem się o to potykają, no i czytają na przykład nie te zakończenia, nie tych powieści, które sobie zamówili, na przykład. Tak, się okazuje, że w lalce był Raskolnikow na przykład, ze Zbrodni i Kary. Taki no ostatnio... tak, no tak. Ciekawe, ale... czy Wokulskiego przeniósł do Zbrodni i Kary. Całkiem możliwe. Ostatnio był taki przypadek w mediach, jedna z dziennikarek korzystała z ChatGPT, żeby research na temat lektur przygotować i nie przeczytała tego, co przygotowała. Ojej. Później wysłała domyślam to dalej. Konsekwencji. No to takie właśnie były konsekwencje, jakich się domyślasz. Ktoś przez przypadek zerknął i nagle okazuje się, że Raskolnikow ze Zbrodni i Kary jest w lalce. No, także... Ale myślę, że publika chętnie by kiedyś dostała taki właśnie na przykład segment 5 rzeczy, których sztuczna inteligencja ułatwi mi życie i myślę, że to jest taki format, który ludzie by też chętnie kiedyś sięgnęli właśnie. No ja mam takich narzędzi gdzieś z 3000, które korzystają ze sztucznej inteligencji i właśnie z jednym z nich wczoraj rozmawiałem, przygotowując się do dzisiejszego naszego tematu, bo wczoraj rozmawiałem z Albertem Einsteinem. I to nie jest tak, że jakieś mam problemy z głową. Się okaże. Tak przynajmniej uważam. Chociaż zawsze się kiepskim sędzią we własnej sprawie jest. No ale tu jest właśnie ta rozmowa. Zapytałem, czym według Alberta Einsteina jest śmierć i czy kiedyś będziemy żyli wiecznie, a on odpowiedział to, co odpowiedział, tam jest na ekranie. Moim zdaniem śmierć to stan, w którym nie jest możliwe świadome odczuwanie, więc nie ma się czym przejmować. Istnieją różne przekonania tam na temat życia, bla bla bla, lecz nie ma dowodów naukowych, które potwierdzałyby jakąś formę istnienia po śmierci. Nie sądzę, że kiedykolwiek będziemy żyli wiecznie, ale moglibyśmy podjąć próbę poszerzenia horyzontów naszej wiedzy o śmierci. Tak odpowiedział Albert Einstein. Oczywiście to jest ChatGPT, który przeczytał różne rzeczy Einsteina i teraz stara się go imitować. Tak powiedział Einstein. A ty co sądzisz o śmierci? To jest pytanie nokautujące. To jest nokautujące pytanie. Bardziej trudno właśnie polemizować z Einsteinem. Natomiast tak bardziej poważnie, rzeczywiście ta formuła, która tutaj została przedstawiona, ona jest dość często cytowana przez różnych myślicieli, niezależnie od światopoglądu, niezależnie od jakiegoś stosunku do religii, od stosunku do jakichś innych kwestii, że no nie ma się co przejmować, dopóki nas to nie dotyczy, no w tym sensie nie przejmować. Przejmować oczywiście w momencie, kiedy dotyczy naszych bliskich. Tutaj na przykład Sartre się wypowiada, że to jest największa tragedia, jaką można sobie wyobrazić, kontekst śmierci naszych najbliższych. No i w tym momencie już się nie robi śmiesznie, robi się bardzo smutno i bardzo poważnie, no bo to jest stan nieodwracalny, bo to jest stan i mamy tego pełną świadomość, wszyscy mamy tego pełną świadomość. Ja zdaję sobie sprawę również z tego, że w tej chwili mówię rzeczy banalne, ale ten banał kosztuje ludzi mnóstwo cierpienia, mnóstwo no, takiego głębokiego smutku. Tutaj może taka maleńka dygresja, przed którym nie warto uciekać. Przed którym nie warto uciekać. Kultura, w której żyjemy, próbuje wyminąć żałobę, próbuje wyminąć okres no, takiego smutku koniecznego do przeżycia. No, okazuje się, że to bez sensu, bo to wraca potem. Taki smutek nie przeżyty, on później wraca w różnych takich patologicznych formach, no i psycholodzy mają pełne ręce roboty, żeby to potem podkręcać. Także ten smutek trzeba przeżyć. No niemniej jest to... Skandal pewien. Skandal pewien. No, uczę się tyle, jeżeli chodzi o śmierć. Tak. Zdobywam wiedzę. Tutaj buduję dom, z majątek zdobywam. Uczę się języków, buduję różne relacje. Dbam o swoją reputację, a później do piachu to wszystko. A później to wszystko trafia do piachu i zostają tylko takie ślady po nas. Bardziej wyraźne, mniej wyraźne, najczęściej mało wyraźne, bo ostatecznie wszyscy jesteśmy dość przeciętni. Takich, którzy zostawiają
zostawiają takie potężne ślady na historii, to naprawdę wielu nie ma. One też wieczne nie będą. I one też wieczne nie będą, tak, tak. To tylko w zależności od dobrej woli historyków czy jakiegoś czynnika politycznego będzie zależało, czy to będzie wspominane, czy nie będzie wspominane. Natomiast jak pisze, czy mówi, wypowiada się na ten temat Sartre, jest to głęboka właśnie niesprawiedliwość. No, skandal swego rodzaju. No, jak to tak może być? No, to po co ja się w ogóle urodziłem, skoro mam umrzeć? No, po co właśnie ten cały proces tego całego krzątania się tutaj na ziemi, skoro mam tak sobie po prostu zniknąć? Ten moment nieistnienia, czy próba wyobrażenia sobie swojego własnego nieistnienia, no jest dla wszystkich olbrzymim problemem. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić. No, możemy sobie wyobrazić brak czegoś lub nawet kogoś, no, w ostateczności, ale nie siebie samego. No w tym momencie, no jako, już nie chcę wchodzić w taki żargon filozoficzny, jako ten podmiot myślący, prawda, jako ten podmiot poznający, poznawczy, no nie jesteśmy w stanie tego jakoś ogarnąć. No i co? No i się pojawia strach. No i się pojawia strach, bo w momencie, kiedy czegoś nie jesteśmy w stanie ogarnąć, w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie czegoś jakoś, no, dotknąć, opanować umysłem, jakoś, no, przykleić do tego odpowiednich emocji, no to zaczyna się wkradać, no, jakiś rodzaj lęku. Z kolei musimy sobie z tym lękiem zacząć jakoś radzić. No i zaczynamy na różne sposoby kombinować. A już to przy pomocy religii, już to przy pomocy jakichś prób ucieczkowych w ogóle od tego tematu, żeby w ogóle się tym nie zajmować, żeby się wokół tego jakoś nie krzątać. No ale przychodzą takie dni jak dzisiejszy, kiedy jest taka ogólna refleksja, ogólnospołeczna refleksja nad tymi problemami, tymi zagadnieniami, kiedy wszyscy idą na te cmentarze, no i wraca ta myśl. Czyli gdyby nie było śmierci, to nie byłoby też religii? Myślę, że religia byłaby tak czy inaczej. To jest jeden z ważniejszych elementów tworzenia się wszelakich formacji religijnych. Niemniej religie i tak by prawdopodobnie istniały, no już chociażby dlatego, że my od nadprzyrodzonego oczekujemy nie tylko sposobu na ominięcie śmierci albo w ogóle, no, poradzenie sobie z tym problemem. Tutaj chrześcijaństwo zrobiło, no, taki wielki skok, jeżeli chodzi o porównanie do religii antycznych. No, okazuje się, że według chrześcijaństwa śmierci po prostu nie ma. Jest zmiana stanu. Przechodzimy z jednego miejsca do drugiego. No i to nasze życie, jakkolwiek byśmy to definiowali, jest kontynuowane, przynajmniej w przestrzeni jakiegoś zachowania świadomości. No, już nie jesteśmy nie ma tej naszej cielesności, nie ma tego, do czego jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni. Zresztą te definicje, które tutaj chrześcijaństwo proponuje, one do końca nie są czytelne, no ale przez to niewiele tracą na swojej wartości, ponieważ każdy może sobie tam coś, tak jak gdyby od siebie, trochę dośpiewać. Może to bardzo jest interesujące z innego punktu widzenia, bo jeżeli nie ma cielesności, a jako ludzie bardzo z ciałem jesteśmy związani i bez ciała to już nie jesteśmy ludźmi, a tak samo jesteśmy osadzeni na przykład w czasie. No, żeby umysł mógł funkcjonować, to potrzebny jest czas, bo pojawia się sekwencja myśli tak. A jeżeli mamy, no, według w niektórych religii funkcjonować poza czasem, to jest w ogóle niemożliwe, bo umysł nie może poza czasem istnieć. Musi w funkcji czasu funkcjonować. No tak, no, to takich szczegółowych kwestii akurat ani w Piśmie Świętym, ani w jakimkolwiek innym świętym tekście tej czy tamtej religii raczej nie znajdziemy. Raczej nie znajdziemy. Tu się raczej, no, teolodzy odwołują do takich, no, trochę słów wytrychów. Mówią o miłości, która wszystko załatwia. Zresztą to jest akurat bardzo taki wygodne słowo, bo w tutejszym życiu też nam się wydaje, że załatwi. Czasami załatwia na trochę, czasami nie załatwia wcale. Milowa. Ale tak, ale miło posłuchać. I to nas uspokaja. No, w każdym razie o to chodzi, żebyśmy się nie czuli w tej panice, w tym metafizycznym takim lęku. Żebyśmy, no, jakoś sobie potrafili radzić ze świadomością swojej własnej śmiertelności, jakby na to nie patrzeć. Bo ciągle ta perspektywa jest na razie nieuchronna. Tak, ale pojawia się technologia i różni ludzie, tacy jak Ray Kurzweil w Stanach Zjednoczonych, albo wielcy miliarderzy typu Branson, którzy
przeznaczają miliardy dolarów w badania nad nieśmiertelnością. To, z czego nie pozwoliła nam załatwić biologia, to być może zrobi technologia i da nam taką perspektywę żywota wiecznego, chociażby w ramach, nie wiem, scyborgizowanego ciała albo w wirtualnym świecie. Właśnie Ray Kurzweil mówi, że to ostatni most prowadzący do długowieczności, czyli przegranie naszego mózgu do nośnika niebiologicznego. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, dlatego może nie będę tam w szczegóły wchodził. Ale czy jesteśmy choćby blisko? Znaczy, no, badania są posunięte. W ogóle jest taka ciekawa książka Jak żyć długo Sinclaira, która bardziej opisuje te aspekty takie biologiczne długowieczności, może nie śmiertelności, bo jednak nasze ciała biologiczne w pewnym momencie mogą już być nie do naprawienia, ale przyrównuje je do domu, który nienaprawiany, gdy nie wymieniamy cieknącej rynny dachówki, nie naprawiamy cieknącej, no to niszczeje. Tak samo jest z naszymi ciałami, więc przeprowadzając regularne naprawy i zmieniając trochę ten zły plan budowy tego domu, który może się zawalić, można przedłużyć znacząco życie. To jest perspektywa biologiczna. I Sinclair, David Sinclair, doktor, polecam tę książkę, napisał coś takiego. Jaka jest granica życia? Moim zdaniem jej nie ma. Wielu moich kolegów się z tym zgadza. Nie ma żadnego prawa biologii, które głosi, że musimy się zestarzeć. Ci, którzy twierdzą inaczej, nie wiedzą, o czym mówią. Daleko nam jeszcze do świata, w którym śmierć będzie rzadkością, ale już blisko nam do odsunięcia granicy, jeszcze dalej w przyszłość. I tutaj jeszcze dalej. Znajdujemy się na etapie kolejnej historycznej zmiany. To, co do tej pory wydawało się magią, stanie się prawdziwe. To czasy, kiedy ludzkość przedefiniuje to, co możliwe, czasy końca tego, co nieuchronne. No i teraz zastanawiam się, jeżeli te wizje faktycznie się ziszczą. Wiem, że trochę sceptyczny co do tego jesteś. Jestem. No właśnie, ale zakładając teraz, że będzie tak jestem. Jak w tym dziku naukowym o długowieczności, to co to oznacza dla człowieka? Widziałbym może to nie tak do końca sceptycznie, ale jednak no, z dużą dozą ostrożności. Jeżeli już padło to porównanie do domu, no pomimo dbania o dom, pomimo wymieniania wszystkich tam psujących się elementów, naprawiania, podkręcania i co tam jeszcze robienia, domy mają swoją żywotność jednak mimo wszystko ograniczoną. No i rzeczywiście można to mocno wydłużyć, ale przeciągnąć w nieskończoność no, raczej się nie da. W nieskończoność to nie, ale można później przegrać. To jest właśnie wizja futurysty Raya Kurzweila. Naszą świadomość do krzemu, do symulacji komputerowej. No, jeżeli będziemy na tym etapie, to będziemy o tym rozmawiać. Na razie jest coś innego. Otóż panowie, którzy naprawdę dużo pieniędzy mają, doszli do takiego etapu, który wszyscy tak intuicyjnie chcemy osiągnąć. Jest pytanie, po co ludzie gromadzą niepotrzebne im tak w gruncie rzeczy, na przykład przedmioty, to takie zwykłe zbieractwo. Własności, tak. Tak. Ja mówię najpierw o tym zbieractwie takim, które jest rozpatrywane jako patologiczne. To się przyda, tamto się przyda, jeszcze coś i tak w pewnym momencie się zagraca mieszkanie. To czasami jest tylko takie urocze, a czasami wręcz groźne. Ale tak, zaraz potem przechodzimy do etapu takiego gromadzenia już dóbr, tu kupię działkę, tam sprzedam akcję, tam coś, tak gromadzę. Pytanie po co? No w pewnym momencie, do pewnego momentu... Jest jakieś myślenie o potomstwie, pewnie, ewentualnie. Tak, to się najczęściej mówi, ale w pewnym momencie już i potomstwo jest zabezpieczone. No i dochodzimy no, tak krok po kroku do takich panów, którzy mają naprawdę gigantyczne pieniądze, które są w stanie wpływać na losy świata. Już w tym momencie chyba nie przesadziłem. No to czas pomyśleć o nieśmiertelności. A właśnie Branson jest tą postacią, która rzeczywiście dostosowała całe swoje życie do tego, żeby jak najbardziej wydłużyć, że tam no, każda czynność jest jakby poddana badaniom, jak to wpływa na niego temperatura pokoju, kolory, wszystko i tak dalej, każde pomieszczenie do czegoś innego. Jestem bardzo ciekaw tego, jak finalnie, o ile uda mu się 13 czy 10 lat potencjalnie to życie wydłużyć, bo to też trudne do zbadania. No oczywiście, ale oni mają znacznie bardziej ambitne plany, nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, tylko kilkaset. Nawet niektórzy twierdzą, że tylko to już jak na razie takie science fiction parę tysięcy lat. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie zdążą.
Jakoś na razie chyba jeszcze nie. Ja się oczywiście na tym nie znam i w związku z tym naprawdę trudno mi jest to oceniać. Niemniej wydaje mi się, rozmawialiśmy o tym niedawno, że istnieje jakiś kruczek techniczny, jakiś kruczek w przestrzeni tych właśnie poszukiwań, który okaże się być takim węzłem, którego się rozwiązać nie da. Takiego, taki kamień, który będzie kamieniem potykania się i nie uda się tego w tym momencie. Trudno powiedzieć, co będzie dalej, bo rzeczywiście ten wykładniczy wzrost wiedzy i wzrost możliwości no jest gigantyczny. Co będzie dalej, trudno powiedzieć. Natomiast na tym etapie. Poza tym no, pojawia się jeszcze jedno pytanie. Jeżeli całe życie takiego człowieka jest podporządkowane takiemu bardzo uważnemu rozglądaniu się, co wpływa, jak wpływa i tak dalej, gdzie jest spontaniczność, gdzie jest ta radość życia? No, jeżeli ktoś odczuwa radość z tego, że mu tam odcień na przykład, nie wiem, żółtego koloru działa lepiej albo gorzej, no bardzo proszę, no, ostatecznie nie wnikam w niczyją prywatność. No, ale trudno mi to sobie wyobrazić, że to może być fajne, sympatyczne i przyjemne. Można założyć, że to jakaś misja, ale wątpię, żeby to była jakaś egoistyczna radość, bo to nie jest tak naprawdę życie. No zaczynamy spekulować w obrębie cudzych wyobrażeń na temat tego, co właściwe, co niewłaściwe, co mu sprawia przyjemność, co mu nie sprawia przyjemności. No chyba, że czegoś nie wiemy, no bo możliwe, że tam jest jeszcze druga strona, bardziej taka optymistyczna i bardziej radosna. Nie wiem, nie mam pojęcia. No, wszystko zależy od sensu może życia, ale może ich sensem życia jest przeżycie. Jak najdłuższe. No wychowani jesteśmy w każdym razie w kulturze, która mówi, że to jednak nie ma sensu. No coś warto robić innego. No to oczywiście też podlega swojej krytyce, bo to takie szafowanie swoim życiem, zdrowiem i tak dalej, taka fanfaronada, szczególnie u młodych facetów, tak do 35 roku życia to pewne, no nie jest niczym pochwalnym, ale... No z drugiej strony życie no, z takim czujnikiem na wszystko, co niebezpieczne, co zagraża, co może... No to w tym momencie należałoby się też pozbyć niektórych myśli, bo niektóre myśli to emocje, a te emocje, jak wiadomo, no, tutaj rytm serca jakoś tak zmieniają. Tak. A to z kolei może prowadzić do jakichś stanów też niebezpiecznych. No, nie mam pojęcia, no, ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nie należy przesadzać. Mhm. To jaki ten sens powinien być? O mój Boże. Spodziewałem się tak mocnych pytań. O godzinie równo 10. Tak, rzeczywiście. 1 listopada. Tak, godzina 10, 1 listopada. Wybiło. Jaki powinien być sens życia? Przewrotnie odpowiem, niech każdy szuka swego. Ale tak naprawdę, oczywiście te sensy w życiu nam podpowiada kultura, w której żyjemy. To nie jest ten sposób, żeby sami sobie jesteśmy w stanie ten sens wymyślić. Najczęściej mamy całe mnóstwo podpowiadaczy. No, z przestrzeni bardzo różnych na chwilę obecną. Dawniej to było dużo prościej. Źródeł informacji, źródeł jakichś do naśladowania pewnych wzorców życiowych było odpowiednio mniej. Dzisiaj jest tego dużo więcej. Także można sobie wybierać i jak tam kto chce. No, najbardziej istotne w tym momencie wydaje mi się, żeby to nie było sprzeczne z naturą danego człowieka, z jego jakimiś tam wewnętrznymi takimi no, imperatywami, które go popychają w jedną stronę, a tutaj nagle, nie wiem, sens mu nagle ktoś narzuca zupełnie inny. Żeby tych sprzeczności po prostu unikać. Żyć, jak to się brzydko... Znaczy, przepraszam, jak to się tak potocznie mówi, żyć w zgodzie z samym sobą. Cokolwiek by to w tym momencie nie znaczyło, wiem, znowu banał. Nie, ale jeżeli mogę, tylko to mnie zaciekawiło też z początku tych rozmów, czy są jakieś takie metody, które potencjalnie większości ludzi pomogłyby po pierwsze oswoić się ze śmiercią, a dwa też z tą żałobą, która to też jest przeciekawe, że jest jednak tym rzeczywiście... nieporuszanym wątkiem, a który jednak jest nieodzowny do tego, żeby ją po prostu przeżyć. Można to tylko złagodzić. Natomiast to tak jest, nie wiem, jak z bólem pooperacyjnym. Są środki przeciwbólowe i to będzie trochę łatwiej, ale to i tak trzeba określony czas odbyć. Po prostu no, tak wygląda proces leczenia w danym momencie. Tu jest też rodzaj leczenia. Co do tego akurat nie mam wątpliwości. Ciekawe są opowieści ludzi, którzy się z tej żałoby... No,
kończy im się ta żałoba. U niektórych jest to takie płynne wychodzenie, że tak z tygodnia na tydzień czują się już lepiej i lepiej, ale to z reguły trwa 8 miesięcy, 7 miesięcy, 9 miesięcy, różnie. Tak tradycyjnie mówi się, że do roku. W momencie, kiedy, i to nawet psychologia podpowiada, że jeżeli taka żałoba trwa dłużej niż rok, no to trzeba szukać pomocy specjalistów, bo to już nie jest normalne. Ma najczęściej po jakichś 6-7 miesiącach, a u niektórych to jest takie pstryknięcie, no to takie codzienne czynności i nagle takie uwolnienie, że już się czuję lepiej, już się czuję w miarę normalnie. No i to daje już perspektywę życiową w miarę czytelną, już taką optymistyczną. Natomiast no, niestety no, nie da się tego tabletkami załatwić, nie da się tego, nie wiem, zalać na przykład alkoholem, czy nie daj Boże czymś innym. Tego się nie da zrobić, chociaż no już nie będę tutaj robił reklamy używek, także może akurat ten wątek, który przyszedł do głowy, pominę. W niektórych sytuacjach takich dość silnego stresu podobno, no, po to, żeby tego szoku za mocno nie odczuwał nasz mózg, no czasami może coś i warto, ale to już tak bardzo mocno na marginesie. Tak, żeby uniknąć stresu pourazowego. Tak. Piękno chyba neurobiologii też opisywał. Ale to jest bardzo ciekawe, bo też pojawiają się takie pomysły, żeby jakoś blokować te odczucia wynikające ze straty, bo tak naprawdę dlaczego cierpimy? No dlatego, że powiedzmy, no trochę redukcjonizm stosując, nasz mózg to jest zespół rozpoznawaczy wzorców. Niskiego, my trochę z profesorem Zenonem Maryjakiem 2 czy 3 tygodnie temu na ten temat rozmawialiśmy. Też się powoływał na książkę Raya Kurzweila, jak stworzyć umysł. Sekwencja rozpoznawaczy niskiego poziomu, jakieś tam prymitywne kształty, coś tam później wyższe abstrakcje i najwyższe jakieś tam filozoficzne i tak dalej. I wszystko, co przechowujemy w głowie, to jest sekwencja tych rozpoznawaczy. Taką sekwencją jest też pamięć o osobach, bo tak naprawdę bliskie osoby, z którymi mamy często kontakt, mają odbicie konkretne fizyczne w naszym mózgu, bo to są konkretne rozpoznawacze wzorców, które zajmują się rozpoznawaniem tej osoby, modelowaniem jej zachowania, przewidywaniem reakcji i tak dalej, czyli mamy lustrzany obraz danej osoby w swoim mózgu. I w pewnym momencie może się pojawić problem, bo jeżeli wszystko jest okej, no to jest lustrzany obraz, możemy interakcje prowadzić, przewidywać zachowania, ale wszystko jest okej, gdy ta osoba jest. Gdy jej nie ma, to nagle okazuje się, że pojawia się sprzeczność, bo tutaj nie ma tej osoby, a w mózgu cały czas ona istnieje, bo rozpoznawacze wzorców dalej są przyuczone do tego, żeby ją jakoś modelować i dalej ona jest w naszym umyśle, a w świecie realnym nie ma. Ogromna sprzeczność się pojawia. Są też pewnie ta pustka, jak nawet z kimś nie masz kontaktu, ale jest ci powiedzmy bliski i nagle ta osoba, mimo że tak nie była na co dzień potrzebna, powiedzmy, znika, to i tak jest wielki ból. Tak, oczywiście. No stąd no dość powszechnie znane sytuacje, gdzie no, tak znowu kulturowo pozycjonując, starsza pani, wdowa idzie na cmentarz porozmawiać z mężem. No i nie ma co się, no niektórzy się tak mogą pouśmiechać, no ale to zupełnie naturalne zjawisko, to właśnie dokładne odwzorowanie tego, o czym przed chwileczką była mowa. W głowie jest potrzeba kontaktu, jest potrzeba rozmowy, no tylko tyle, że już nikt nie odpowie. No to się odpowiada za niego. Co on by w danej sytuacji odpowiedział? Jak by zareagował na daną sytuację, na dany problem? Jakby się taka rozmowa mogła toczyć? To taki swoisty rodzaj autoterapii, prawdę powiedziawszy. ChatGPT odpowie. Też są już firmy, że można sobie wgrać ślady cyfrowe. W słynnym serialu Czarne Lustro też w odcinku Zaraz Chyba Wracam było poruszane. Dzisiaj każdy z mediów społecznościowych korzysta, zostawia wiadomości, swój styl pisania, mówienia. Można to wykorzystać do przyuczania ChatGPT i on może odwzorowywać tę osobę. Byłbym bardzo ostrożny, bo w tym momencie to ta żałoba mogłaby się nie skończyć. Tak naprawdę chodzi o co? Chodzi o to, żeby jednak pewien rozdział w życiu zamknąć, kiedy on już jest zamknięty. No, to, co w naszym mózgu zostaje jako pewien obraz, jako pewien wzorzec i tak dalej, niech sobie zostanie, ale trochę z boku. A żyć trzeba dalej. To nie jest istotne, czy ktoś ma lat 25, 30, 40 czy 70. Dalszy etap życia po prostu jest do rozegrania i tego typu przedłużacze. Ja wiem, że niektórzy się nie potrafią wyzwolić, ale to już jest taki swoisty nauki. To chyba już idzie w stronę jakiejś patologii. Na pewno nie służy dobrze jakości życia. To na pewno.
Także no, w tym momencie technologie mogą nam trochę bardziej zaszkodzić niż pomóc. Mogą pomóc prawdopodobnie w innych przestrzeniach. Mhm. W tym serialu Czarne Lustro też były takie odcinki poświęcone w ogóle chyba... film pierwszy możemy zapętlić, wyświetlić, poświęcone temu, że treść czyjejś świadomości wgrywa się do komputera i można później na wieki wieków amen z nią obcować. Oczywiście to jeszcze jest na razie science fiction, ale wspomniane Ray Kurzweil, ale nie tylko, bo też poważni inni, albo jeszcze nawet poważniejsi naukowcy zastanawiają się nad tym, w jaki sposób skopiować mózg do komputera. Na razie to się udaje, obrazek ósmy też, jeżeli możemy wyświetlić później, w przypadku muszek owocowych, po kilku latach badań przeniesiono konektom. Bardzo precyzyjny tutaj jest on pokazany. 3016 neuronów do komputera, łącznie z synapsami, tymi no, wartościami tych wag, powiedzmy, w synapsach. I udało się symulację uruchomić takiej muszki w komputerze. I tak, stosując zasady indukcji, ci naukowcy twierdzą, że będzie można w przyszłości z mózgiem człowieka zrobić. Twierdzą, że świadomość jest w gruncie rzeczy sprawą obliczeniową, że nasz mózg jest takim hardwarem, software to nasz umysł i ten software w postaci konektomu będzie można do komputera wgrać i sobie odpalić właśnie symulację, z którą a to nasza rodzina będzie mogła porozmawiać, a to ta symulacja robotem posteruje. Tu w ogóle też jest taki rysunek. Ale nie trudno sobie wyobrazić też sytuację, kiedy ktoś to skopiuje. I prześle gdzieś indziej, rozmnoży, wykorzysta do własnych celów. I teraz, która z tych moich świadomości będzie w którym miejscu, w momencie, kiedy ona będzie rozmnożona? Pytanie o, no już o moje własne ja w tym momencie się pojawia. Już mi trochę brakuje wyobraźni. Bo jeżeli chodzi o kopiowanie, przesyłanie, rozsyłanie naszych danych, no to działa RODO. A co by tutaj działało? Już ja nie chcę wchodzić w kwestie prawne, bo to akurat w tym miejscu bez sensu. Jeszcze to nie ma żadnych podstaw do tego, żeby próbować to regulować. Niemniej sama myśl od razu mi przyszła do głowy, że przecież to można skopiować i rozesłać w dowolne miejsce w dowolnej ilości. No to w tym serialu też ten wątek był poruszany. Aha, czyli to już to wymyślono. Tak, że tam można było czyjąś świadomość skopiować i później znęcać się na tych różnych kopiach w nieskończoność. Jeszcze był inny odcinek. Białe Święta się nazywał, taką świadomość skopiowano. Tam może nie będę spoilerował, co tam dokładnie się działo, ale mogę powiedzieć, że w tej symulacji ona została zamknięta i przyspieszono, czyli ta świadomość, ta osoba, bo to nie była wyłącznie, nie był umysł, tylko też świat wirtualny wygenerowany, w którym i ciało tam było i wszystko, ten umysł funkcjonował i można było przyspieszyć czas, że minuta w naszym świecie realnym to tam 1000 lat. 1000 lat w zamknięciu, w chatce jakiejś, gdzie grała ta sama muzyka cały czas, to wszystko było samo. Nie dało się wyłączyć radia. Tortury istnie, piekło. No i w tym momencie doszliśmy do szatana. Bo rzeczywiście, no to... Na szczęście na ten moment jeszcze nie funkcjonuje, ale nieszczęsna też i muszka o owocówkach, która... też czuję. Tak, tylko tyle, że ja co innego mam na myśli, mówiąc muszka owocówka, bo to Kinsey zaczynał od muszki owocówki, a potem wiadomo, co się stało. Czyli muszka owocówka jest dobrym punktem odbicia do przełomowych momentami badań i wydaje mi się, to oczywiście nie ma związku, aczkolwiek jest no jakoś tak kojarzącym się elementem, że od muszki owocówki się zaczyna, a potem są gwałtowne przełomy, jeżeli chodzi o wiedzę w przestrzeniach momentami bardzo odległych. No tak, piekło. No tak, piekło. Dostojewski takie piekło też opisywał, tylko tam może bez technologii to przedstawiał. Pokój z pajęczynami, w którym... Tak, tak. No, z przeczuciami Dostojewskiego bardzo ostrożnie.
z przeczuciami Dostojewskiego bardzo ostrożnie, bo to jest trochę w ten sposób, że on przewidywał wielkie katastrofy i wielkie wstrząsy, które miały nastąpić no, w jakimś nieodległym czasie. One nastąpiły. No i tak odłożyliśmy sobie trochę Dostojewskiego na półkę. Natomiast Czesław Miłosz w swoich z kolei rozważaniach na temat Dostojewskiego zauważa, że to wcale nie musiało tak być. To znaczy te wstrząsy to były tylko zapowiedzi jeszcze większych wstrząsów, o których nam się w ogóle nie śniło. Dlatego też z tym Dostojewskim to byłbym w tym momencie bardzo ostrożny, a biorąc pod uwagę, że nałożyliśmy przy jego pomocy no, ten kontekst piekła, no, piekła wygenerowanego technologicznie, no to jesteśmy w koszmarze. No to jesteśmy w koszmarze. Nie przypuszczam, żeby Dostojewskiego wyobraźnia sięgała aż tak daleko, ale intuicja już tak. Ten facet miał naprawdę bardzo, bardzo żywą intuicję, szczególnie w kontekście no, kondycji rodzaju ludzkiego, marnej kondycji rodzaju ludzkiego. Nieżyjący, nieodżałowanej pamięci profesor Ludwik Stoma, który miał kiedyś na kominku, jak sam opisywał w swoich felietonach, no, cały zbiór Dostojewskiego, pełne wydanie dzieł Dostojewskiego, któregoś razu, kiedy wypił trochę za dużo białego wina, bo tylko białe pijał, szanujemy, ściągnął to wszystko z tego kominka i wrzucił do kominka. Później na pytanie, dlaczego tak zrobił, to było tak ładnie oprawione i pasowało, prawda, do kominka, odpowiedział, że jest listopad, a on nie ma najmniejszej ochoty zapoznawać się z kondycją rodzaju ludzkiego, bo Dostojewski pisze prawdę, ale ona jest nie do zniesienia. Także w tym momencie te intuicje Dostojewskiego mogły iść dużo dalej niż nam się wydaje, niż się wydawało jego komentatorom no, jeszcze w XX wieku. No ale to tylko spekulacje. Gdy mówimy o śmierci, to bardzo często obraz piekła się pojawia. Z chrześcijaństwa znamy różne wizje diabłów, które gotują w smole grzeszników. Tylko to chyba taka trochę, powiedzmy, takie disco polo chrześcijaństwa, prawda? No raczej średniowiecze. Raczej średniowiecze. Ostatnie dwa wieki średnie to okres potwornego lęku, takiego nasilenia się tej obawy przed tym piekłem, które było bardzo, bardzo, bardzo tak obrazowo przedstawiane. Do obłędu doprowadzało to poszczególnych ludzi i całe duże grupy społeczne. Jeżeli się przyglądać wystąpieniu Lutra, to ono w podstawach takich psychologicznych ma właśnie ten strach. W kategoriach racjonalnych, no to oczywiście te wszystkie postulaty, z którymi on wystąpił. Natomiast w przestrzeni psychologicznej to jest właśnie ten strach, do czego zresztą Luther w swoich pismach się przyznaje. Że on dopiero wtedy, kiedy będąc człowiekiem wykształconym, będąc teologiem, będąc doktorem nauk tam teologicznych, sięgnął wreszcie po Pismo Święte, które tak dobrze znał prawie na pamięć i przeczytał je jeszcze raz, no szczególnie jeżeli chodzi o Nowy Testament, tylko jak gdyby z troszeczkę innych pozycji takich no, emocjonalnych, nagle zauważył, że Ewangelia to dobra nowina. A że Chrystus przyszedł nie po to, żeby sądzić, tylko po to, żeby zbawiać. No takie podstawowe rzeczy. Czyli ten lęk, piętrzący się lęk był między innymi podstawą tego wystąpienia. Mhm. Taki lęk dla przywódców kościelnych może być idealny. Idealny, tak. Oczywiście. To bardzo dobre narzędzie, bardzo sprawne narzędzie i bardzo skuteczne narzędzie. Mhm. Także. Mhm. Ale początki chrześcijaństwa raczej nie polegały na tym, że się straszyło. A nie, no tutaj no, trzeba było zadziałać dokładnie w drugą stronę. Mhm. Dokładnie w drugą stronę. Tak nawiasem mówiąc, bardzo ładnie o tym pisze profesor Polak. Jądro się nie zmienia, ale powłoka ewoluuje, dostosowuje się do zmieniających czynników zewnętrznych.
Czynniki zewnętrzne na początku były trudne, bo trzeba było się przebić. No, najpierw jako sekta żydowska, wśród innych sekt żydowskich, i było ich dużo przecież. No a potem, kiedy już to przestała być sekta żydowska, bo nie masz Greka ani Żyda, w związku z tym wychodzi chrześcijaństwo na zewnątrz, no i musi dać jakąś ofertę. No i idea musi być jakaś nowa. No i to jest właśnie ta idea. Idea nie ma śmierci. Mhm. Chrystus, Zbawiciel, nasz Bóg, śmiercią śmierć zwycięża. Ten, który się o tą śmierć otarł, tej śmierci się nie poddał. On jest pierwszym spośród umarłych. On jest tym, kim i ty będziesz. Mhm. No i to jest z jednej strony nadzieja, z drugiej strony taki wewnętrzny spokój. No, do tej pory ludzie głęboko wierzący do śmierci mają stosunek taki bardzo zdystansowany. Nie reagują panicznie, nie reagują nerwowo, nie reagują jakimiś postawami lękowymi. No, w przeciwieństwie do większości. No tej najwyraźniej, mającej problemy ze swoją religijnością, niezależnie od deklaracji, które werbalnie czynią. Często jest chyba też ten motyw, tuż kiedy już się zbliżamy do śmierci, tego odwrócenia, że teraz nagle trzeba uwierzyć, to może jeszcze się ochroni, tak. Przed piekłem, tylko piekła też prawdopodobnie. Nie, piekło jest, tylko tyle, że, a to już w zależności od, że tak powiem, interpretacji teologicznych. No, wschodnia teologia się przychyla do twierdzenia, że piekło jest, ale jest puste. Piekło jest, ale jest puste. Czyli Hitler może być zbawiony. Ja nie do Hitlera wzdycham. Wschodnie teologie mają jeszcze taki wątek zbawienia samego szatana. Już Hitler, to przy nim to mały chłopczyk. I to dopiero budzi oburzenie. Inna sprawa, że szatana to my tak słabo znamy, Hitlera jakby trochę lepiej. W związku z tym dla niektórych Hitler to większa postać niż szatan. No niemniej, zachowując pewien rząd wielkości, świadomość tego, że obracając się w kategoriach właśnie takich religijnych, to dopiero mówienie o tym, że szatan może być zbawiony, ten, który wypowiedział, ten anioł, który wypowiedział posłuszeństwo Bogu, jest absolutną niemożliwością. No cóż, są i tacy, którzy twierdzą, że my tutaj to w żadnym wypadku też nie powinniśmy być zbawieni, bo przecież myśli mamy nieczyste. Myśli, tak, mamy nieczyste i bardzo wiele innych złych rzeczy też robimy. No i ten bilans nam się tutaj jakoś niekoniecznie fajnie układa. I każdy zda tak pi razy drzwi swoje występki i ma świadomość tego, że tych złych jest więcej niż tych dobrych. No, czyli krótko mówiąc, przepadliśmy. A tak bardziej na poważnie, to oczywiście nie byłoby religii i one nie miałyby swoich żadnych funkcji, gdyby nie ta funkcja nadziei, ta funkcja wiary w to, że będzie jednak inaczej, i wiary też w miłość, bo tutaj ten trzeci element jest absolutnie konieczny. Absolutnie konieczny, bez tego nie jesteśmy w stanie żadnej religii zbudować. A jaki stosunek do tych spraw, bo mówiliśmy głównie o chrześcijaństwie, ale są też inne religie, kilka tysięcy ktoś tam kiedyś naliczył, więc w gruncie rzeczy, wyznając jedną, to jest ateistą, bo odrzuca się tak, 2999 innych. Jak inne religie? Nie wiem, jak to zostało policzone, te prawie 3000. Myślę, że to również poszczególne denominacje w poszczególnych głównych nurtach religijnych były liczone. Najbliżej jest tutaj islam, który ma bardzo prostą, logiczną konstrukcję. Chrześcijaństwo ma całe mnóstwo niedomówień, niedopowiedzeń, jakichś takich miejsc, w których nie do końca wiadomo, co autor miał na myśli. Natomiast to jest religia bardzo prosta. To taka religia dla już chcąc zachować polityczną poprawność, nic nie powiem, ale dla wszystkich powiem, którzy lubią proste rozwiązania.
za określone wypełnienie obowiązków życiowych, tak to ogólnie nazwę, czeka nagroda i ta nagroda jest czytelna, namacalna, wręcz taka łatwa do wyobrażenia sobie. Piekło, przepraszam, niebo, czyli ta nagroda niebieska w islamie jest sympatyczna, szczególnie dla mężczyzn, nie wiem, dla kobiet może trochę mniej ta perspektywa jest czytelna, no ale dla nas jest okej. No kara za grzechy też jest bardzo czytelna. Wszystko jest, no jakieś męki piekielne oczywiście mają to tam, już prawdę powiedziawszy, o niebie to czytałem, ale co w piekle? No, nasze wyobrażenie chrześcijańskie piekła się zmieniło na przestrzeni lat. Nie wiem, bardzo możliwe, że w islamie w tym momencie też coś tam jest jakoś troszeczkę może inaczej. Trochę inaczej w sunnickim, trochę inaczej w szyickim. To w tym momencie to się ugryzę trochę za język. Nie jestem pewien. Natomiast no podstawowe funkcje zostają zachowane oczywiście. No podstawowe funkcje oczywiście zostają zachowane. No i ten taki wewnętrzny spokój, że żyję właściwie. I nie muszę się zastanawiać, bo za mnie zadecydowano, za mnie podjęto tą decyzję, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest dobre, co jest złe, jeżeli ja się zachowuję w sposób zgodny z pewnymi normami, które wynikają z jakichś ogólnych zasad, no to jest wszystko w porządku i nie muszę się nad tym zastanawiać. Mhm. No, w znacznie większej trudności są osoby, które w ogóle żadnej religii nie wyznają, bo wtedy muszą same poszukiwać takich zasad. Tak. I na czym je oprzeć wtedy? No mamy trochę kultury za sobą, jakichś wzorców trochę jest. Ale rzeczywiście to jest problem. To jest problem. Już nie będę wspominać o takich momentami absurdalnych twierdzeniach, że ludzie, którzy są poza religijni, są też pozaetyczni. No, to jest to twierdzenie absurdalne. Niemniej bardzo poważni ludzie wypowiadają takie kwestie. Kiedyś Jerzy Wetulani, neurobiolog, powiedział, że etyczność mamy włożoną do mózgu, bo po prostu opłaca się być etycznym, tak, żeby w społeczeństwie wysoko zajść i tak dalej. To najbardziej bezpieczna strategia osiągnięcia celów. No można łamać etykę, ale to nieliczni, tylko psychopaci inteligentni mogą robić, żeby hakować system. Inteligentni dlatego, że jednym blamarzem można wszystko stracić i wtedy zostać wykluczonym ze społeczeństwa, więc... Miałbym wątpliwości, czy ludzie zachodzący bardzo wysoko to są wzory etyki. No właśnie. Ale często psychopaci za to. To się wyrównuje. W polityce sporo ich, nie? No tak, podobno chirurdzy też tak mają. Ale z całym szacunkiem oczywiście do chirurgów. No po prostu... No, oczywiście, tylko że potrzebne są pewne predyspozycje. No i w tym momencie ta pozorna, czy faktyczna ułomność może być w tym momencie po prostu pomocna, bo tutaj trzeba człowiekowi pomóc, a pomaga się poprzez jednak zadawanie bólu często. Także bo operacja się nie udaje i ktoś nie jest odrobinę psychopatą, to może później do końca życia żałować i już nie wykonywać swojej pracy. Musi zachować spokój, musi zachować równowagę myśli, zachować się profesjonalnie po prostu. Ale... Ale tak jeszcze wracając do tej etyki, mamy to w mózgu, a później się dziwimy, dlaczego etycznie postępujemy i dlaczego taką mamy potrzebę. To jest uzasadnione w pewnym sensie biologicznie, ale mózg człowieka tego nie ma, więc dorabia różne teorie, że to z góry na przykład pochodzi ta etyka. To z góry, czyli z kultury. Bo coś czytamy przecież, bo coś oglądamy, bo to jesteśmy kształtowani przecież. I w pewnym momencie, proszę zwrócić uwagę, jak się rozmawia z człowiekiem przypadkowo spotkanym na ulicy, w sytuacji rzeczywiście, być może konieczności jakiejś drobnej pomocy komuś, to przecież nie odgadniemy, czy ten człowiek jest wierzący, czy niewierzący. Nie odgadniemy, chyba że nam powie, ale raczej z reguły tak się na dzień dobry to nie mówi. Dzień dobry, jestem rzymski katolik, tam powiedzmy Janek Kowalski. No nie, tak raczej nie ma. Nie dowiemy się nic na temat jego światopoglądu, czyli jesteśmy niezależni od jakichś tam wyobrażeń tych czy innych religijnych czy pozareligijnych w obrębie tej samej kultury. No i w związku z powyższym tak się zachowujemy.
na dzień dzisiejszy, niezależnie od tego, czy ta kultura jest bardziej nasycona wątkami religijnymi, czy mniej, no ona ma charakter uniwersalny, zarówno dla osób wierzących, jak i dla osób niewierzących. No i wydaje mi się, że te osoby, które no, pozostają poza wierzeniami religijnymi, no jakoś tak na ten moment za bardzo nie muszą się martwić o swoją etyczność, o swoją moralność, ponieważ ona ma po prostu wartości przeciętne dla całego społeczeństwa, tego społeczeństwa, w którym żyją. I znowuż nie jest istotne, czy ono jest bardziej religijne, czy mniej religijne. No po prostu takie jest i już. Także tu konfliktu prawdopodobnie nigdy nie będzie. Tu konfliktu prawdopodobnie nigdy nie będzie. Natomiast co do tej teorii, że to się bardziej opłaca, nikt w tych kategoriach chyba nie myśli tak świadomie, raczej intuicyjnie. To jest raczej kategoria intuicyjna, że ja pomogę tobie, no, w takim przypuszczeniu, że kiedyś ty pomożesz mnie, a jeżeli nawet nie mnie, to pomożesz komuś innemu. Skoro spotkała cię jakaś bezinteresowna pomoc, to przerzucisz gdzieś dalej, a ten ktoś dalej, z kolei jeszcze dalej. W ten sposób taka ogólna suma, no, dobra czy czegoś fajnego będzie się powiększać, no i w sumie będzie nam się po prostu żyło jakoś tak fajniej i lepiej. No a poza tym, no co, no wszyscy jesteśmy tak skonstruowani, że lubimy o sobie myśleć jako o dobrych ludziach. I lubimy to, i lubimy to udowodnić. No najlepiej udowodnić to przy pomocy jakiegoś drobiazgu, gestu. Czasami no, trochę nas to kosztuje jakiegoś wysiłku, no bo, ale potem jaka przyjemność, jakim ja jestem dobrym człowiekiem. Co prawda tak o sobie nie myślimy, bo też zostaliśmy tak wychowani, że tak nie wypada. No ale tak jakaś taka błogość wewnętrzna pozostaje przecież. Ale na pytanie, czy jesteśmy dobrzy, czy źli, to zawsze będzie nie dobry człowiek. Tak. Ciężko stwierdzić o sobie z urzędu, że bardzo złym człowiekiem jestem. No w drugą stronę też. W sumie tak. W drugą stronę też. Gdy tam mówiłem, pochodzi z góry, to może też pochodzić nie tyle z kultury, albo nam może się tak wyobrażać, a od jakiejś istoty transcendencji, istoty superinteligentnej, nadprzyrodzonej, być może będącej twórcą tej symulacji, w której żyjemy. Nick Bostrom, taki szwedzki filozof, taką koncepcję kiedyś przedstawił, że żyjemy w symulacji komputerowej. Tutaj w ogóle ciekawy numer filozofu na ten temat był, czy żyjemy w symulacji. I możemy wyświetlić taki obrazek trzeci, który właśnie tę koncepcję ilustruje. Chodzi o to w tym, że jeżeli jakaś cywilizacja jest w stanie zdigitalizować mózg, wytworzyć świat wirtualny, czyli tu pierwsze założenie, że świadomość jest obliczeniową sprawą w gruncie rzeczy. Później wykreować świat wirtualny z całą złożonością, nie wiem, praw fizyki i tak dalej, i włożyć te mózgi do tego świata wirtualnego, no to tak naprawdę taka cywilizacja może takich symulacji bardzo dużo zrobić. Później te symulacje, tak jak w Minecrafcie trochę jest, prawda? No tych Minecraftów możemy, tych symulacji świata Minecraftowego uruchomić, no, miliony tak naprawdę na świecie, pewnie tyle jest. I w tym świecie Minecrafta też można tworzyć kolejne symulacje, jakieś budować komputery i tak dalej, niektórzy to robią. I teraz jak policzymy, tutaj mamy świat bazowy i tam niżej schodzimy, symulacje bazowej rzeczywistości wytworzone przez jakąś cywilizację. Później w tych symulacjach bazowej w rzeczywistości mogą jakieś inne być istoty, byty, które robią kolejne symulacje. I to może się rozrastać. Oczywiście kolejne założenie, że moc obliczeniowa będzie dostępna, żeby to uruchomić, i że cywilizacja dojdzie do takiego etapu, że będzie mogła takie symulacje uruchamiać w przyszłości. I teraz, no to policzymy te kropki. Ich jest 18. I prawdopodobieństwo, że żyjemy w świecie realnym, tym bazowym, jest tak 1 do 18 w tej sytuacji. Tylko tak naprawdę teoretycznie nie 18, a może być, nie wiem, 18 milionów takich symulacji lub znacznie więcej, więc wtedy prawdopodobieństwo, że żyjemy w symulacji komputerowej, może wynosić nawet 99,9999% i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka, no, hipoteza Bostorma, że żyjemy w takiej symulacji. No, a już było miło, chciałoby się powiedzieć. już było miło, czyli już żeśmy na czymś stanęli, a tu nagle znowu odlatujemy. No okej, okay, taka formuła naszego spotkania. Ciśnie mi się na usta jedno proste pytanie. Żeby mówić o symulacji, najpierw musi się pojawić termin symulacja. Czyli najpierw musi być odpowiedni poziom jakiegoś rozwoju technologicznego, żeby się w ogóle tego typu teorie mogły pojawić.
no tak być może naiwnie to z mojej strony zabrzmi, no ale pozwolę sobie. Po co poszukiwania tego typu? Żeby się dowiedzieć, czy nasza rzeczywistość jest prawdziwa. Czy nie żyjemy w jednym wielkim fałszu? No, zależy z jakiej strony na to patrzeć, ale już w tym momencie ja mimo wszystko próbuję jakoś tak stanąć na nogi, a nie ciągle się bujać na tych takich wątpliwościach. No nie, poważnie, rzeczywiście. Jesteśmy w przestrzeni takich pytań. Niektórzy podróżują po świecie i gliczy poszukują, czyli błędów w tej symulacji, żeby potwierdzić to, że nie jesteśmy w tej bazowej kropce, tylko jakaś cywilizacja nas symuluje. A niektórzy do skrajności nawet chodzą i myślą, że mają wiele żyć i że jak na przykład, nie wiem, z mostu skoczą czy coś takiego, no to nagle się odrodzą, będą miały kolejne życie i to będzie dowód, że to jest tak naprawdę symulacja. Takie są też skrajności. No tak, jak już będziemy ich chodzić po skrajnościach, no to jest ten taki mózgowy efekt déjà vu. Mamy wrażenie, że było już coś, co w tym momencie przeżywamy. A może to pamięć z poprzedniego życia? Poprzedniej symulacji. A tak, czyli jakiś błąd, gdzieś się tam coś styknęło i coś przeskoczyło z jednej do drugiej. No ale myślę, że to niebezpiecznie takie rzeczy mówić, bo ktoś, kto nas w tym momencie słucha, ogląda, może to wziąć trochę za bardzo na poważnie, łącznie z tym skakaniem, nie daj Boże, z mostu czy z czegokolwiek innego. Tym bardziej, że i bez takich rozmów, no to niektórym przychodziły do głowy pomysły, podobne pomysły, niezależnie od tego, czy w tych kombinacjach symulacyjnych był lepszy ktoś, czy gorszy, czy w ogóle miał jakiekolwiek na ten temat pojęcie, czy nie. Po prostu zafascynowany. No, pierwszy etap to panowie, to jesteście za młodzi, ale możecie to wiedzieć po prostu z opowieści. Kiedy się rozkręcały gry komputerowe, tam powiedzmy sobie na latach 90. na większą skalę, no, pojawiały się takie przypadki dzieciaków 12-13-letnich, którzy wchodzili w to tak głęboko i bardzo szybko, że te kolejne życia no, traktowali z gier no, w odniesieniu do siebie na poważnie. No i kończyło się to momentami tragicznie. To tam się delikatny szum podniósł, no potem, tak jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach, potem opadł. No ale temat w jakiś sposób pozostał. No i teraz jest no, podejmowany no, już na trochę bardziej poważnie. No ale ważne wolałbym, żeby ktoś nie robił tego rodzaju eksperymentów. No tak jak, wracając na chwileczkę jeszcze raz do Dostojewskiego, jak jeden z jego bohaterów chciał sprawdzić, znaczy udowodnić sobie, że jest wolny, strzelając sobie w głowę. No trochę chyba nie tędy droga, a właściwie na pewno nie tędy droga, także... Ten pomysł w ogóle też nie jest nowy, bo w filozofii już wcześniej takie pomysły, że to nie jest rzeczywistość, tak, pojawiały biskup Berkeley. Tak, chyba, tak, tak. To nie jest pomysł nowy. Tak. No, jeżeli już tak naprawdę głęboko sięgać, to można się i na Platonie w tym momencie oprzeć. No rzeczywiście nie jest on nowy. No jakoś tam funkcjonuje ta nasza, no znowuż powiem, intuicja. To w tym momencie to nie jest przestrzeń nauki, to jest przestrzeń intuicji, że jest, no tak mówiąc najbardziej obrazowo, coś równoległego. Mhm. Coś równoległego, no ale to... A to, co widzimy, to nie istnieje w rzeczywistości. Dlaczego nie istnieje? Istnieje to i istnieje tamto. Jako że zbliżamy się też powolutku do brzegu, to czy jakieś końcowe, kluczowe pytania tutaj jeszcze padną? Lub przemyślenia? No, może chciałbyś... Chciałbym powiedzieć, że podsumowań nie będzie. Bardzo dobrze. Chciałbym powiedzieć, że podsumowań nie będzie z bardzo prostego powodu. Jakiekolwiek podsumowania i uogólnienia mogą być no, fałszywe z natury i nietrafne. Aha. Myśmy tutaj rzucili parę uwag, rzuciliśmy parę myśli, zwróciliśmy uwagę na pewne no, ciekawostki związane z kwestią ostateczną i niekoniecznie ostateczną, jak się okazuje. No i tak to po prostu myślę, że dobrze by było zostawić. Ku rozmyślaniom innych na ten temat, w dniu dzisiejszym szczególnie. Pytanie, czy kiedyś kres będzie tym rozmyślaniom, bo jest taka możliwość, że one będą zawsze. Myślę, że będą zawsze.
Ale dobrze, dać sobie też takie dobre paliwo i inspiracji trochę do tego, żeby dzisiaj też w tym dniu trochę właśnie wokół tego tematu się pokręcić, a nie tylko powiedzmy wyjść gdzieś na spacer i mieć też jakieś punkty odniesienia. Myślę, że za dzisiaj serdeczne podziękowania dla Petrosa Psylosa za jego kącik naukowy. Dzięki bardzo. Był z nami Roman Danieluk, filozof, dziękuję. Etyk, historyk. Bardzo dziękujemy za te fascynujące rozmowy i jeszcze chcemy wam dać znać, że dzisiaj w kanale sportowym to nie wszystko, bo wieczorem przesłuchanie, czyli cykl Mateusza Borka ze Szpilką. To będzie też przez znajomość obu panów, przez ich historię na pewno fascynująca rozmowa. Mieliśmy już przykład takiego przesłuchania Mateusza Borka wieczorem, czy to znaczy z selekcjonerem Michałem Probierzem, więc dzisiaj wieczorem kontynuacja, także warto przysiąść, jeżeli ktoś jest tematyką zainteresowany, i taki jeden na jeden posłuchać, a my w dzisiejszym KS Poranku już się żegnamy, dziękujemy i życzymy wam dobrego dnia tego 1 listopada. Do usłyszenia. Dzięki bardzo, niech moc nauki będzie z wami. Niech moc nauki będzie z wami.